I święta, święta i się skończyły święta. 27 dzień grudnia. Środa. Nietypowo. Zazwyczaj we wtorek jeśli widzimy, ale we wtorek tym razem wypadło święto Bożego Narodzenia numer dwa. Bo są zawsze dwa. Jest numer jeden i wtedy się je. I numer dwa i wtedy też się je w sumie. Tylko się je, ale już bez takiego przekonania jak w święto numer 1. Bardziej z, takim, z tego myślę, że o... Święta, święta i po świętach. Jutro tak sobie powiemy rano. I dlatego właśnie tutaj jesteśmy. O 8.30. Witam cię serdecznie, Leszek. Cześć, Kuba. Witam serdecznie nasz szanowny czat. Tak, zebraliśmy się w bardzo donośnej sprawie podsumowania roku w polskiej piłce. Zapowiada się długi odcinek. Afer było i różnych dziwnych zdarzeń było naprawdę dużo. Ciebie aż zaskoczyło obecność niektórych. Powiedz, o której zapomniałeś, a ci się przypomniała dzięki... Dzięki przypominaniu sobie, przeglądaniu, robieniu notatek. Eee, muszę przyznać, że generalnie ja dużo pozapominałem, bo to, co mi się najbardziej podoba, to, że znowu okazało się, że rok jest cholernie długi w piłce nożnej. Ja, też że tak, to, to jest, tak. ja tak mówię, co to było w tej dekadzie, w, ty, w tym tysiącleciu te zdarzenia miały miejsce, o których tutaj napisałeś? Bo muszę przyznać, że Leszek wykonał cały research, przejrzał wszystkie ja afery, jakie były w tym roku. Ja wykonałem cały research, ty odwiedziłeś moje koty w dzień pierwszy, w pierwszy dzień świąt, Więc wiesz, to, to, co ja, ja zrobiłem research, to jest nic. Żyją. 21.30, pierwszy dzień świąt, Kuba przyjechał nakarmić moje koty, także research, to nic przy tym. Ale muszę, muszę przyznać, że przyjemnie mi się jechało bardzo, bo już były puste raczej drogi, więc tak jak zazwyczaj do Ciebie jadę godzinę w, w godzinach szczytu, tak to przejechałem 15 minut pach, pach i, no i po bólu. Generalnie wydaje mi się, że taka dosyć zapomniana sytuacja, a moim zdaniem niesłusznie, to jest Tobers. Tobers, który mówi, że w Lechii Gdańsk, że Gdańsk generalnie to jest takie Medelin, Trochę. Trochę Medelin, trochę te, to osiedle w Neapolu, nie pamiętam jak ono się konkretnie nazywa, że no różne rzeczy się tam dzieją, że generalnie jak wychodzisz na ulicę, to już się czujesz jakbyś miał pięć gwiazdek w bo latają nad tą śmigłowce, tu gdzieś czołgi na ulicach, no generalnie kibice rozścieczeni, ty wynikami Lechii Gdańsk. Tobers to wszystko powiedział w wywiadzie, i zbyt rzadko do tego wracamy. Bo są rzeczy, do których wracamy często. Nie wiem, do nas sypanego e, Raczkowskiego na plaży w, e, na Cyprze, wracamy do. E, no, różne są takie running joki, a do tego nie wracamy. I jest mi smutno, że tak szybko zapomnieliśmy o tym, jak Tobers walczył o życie na ulicach Gdańska, na ulicach Trójmiasta tak naprawdę. E, bo trzeba pamiętać, że, że Tobers się poruszał po całym Trójmieście i wszędzie właśnie takie go napotykały trudności. Tak, afera, znaczy sprawa Tobersa jest rzeczywiście jedną z takich, które miały prawo umknąć, no bo jednak było tyle w wpierdoli w tym roku, które zebrała reprezentacja, tyle afer PZPN-u, że skromny Tobers, który, no powiedzmy sobie wprost, ratował życie po każdym treningu i Gdańsk, przemykając ulicami Gdańska, które przypominały najgorsze dzielnice Los Santos ponoć Trevor próbował mu wejść do samochodu Tobers sobie jedzie od nagle wyskakuje Tommy Versetti, a później Trevor Trevor jest w piątce, tak? no tak i jest. oni próbowali zabrać Tobersowi samochód także takie rzeczy się działy ale szczęśliwie Tobersowi nic się nie stało moja taka ulubiona troszeczkę zapomniana sprawa to trochę parafraza trochę nawiązanie do klasyka czyli nagłówku Wisły Kraków nagłówku, który był najlepszym nagłówkiem zeszłego roku Czyli Wisła Kraków ma nowego 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 obrońcę i, i ileś tam milion długo? 43. 43 milion długo. To tu jest Adam Klausz. Adam Klauszek zadłużył się na kilka milionów i zniknął. Tak, tak. I się tam by... jest piękny ten zwrot akcji, który ty wiem, że też Kuba owielbiasz. Trener obecnego klubu Klauska, Paweł Rba, poinformował, że 34-latek nie pojawia się od kilku dni na treningach, nie ma z nim kontaktu. Nie wiem, gdzie jest chłoszek, Czy na chorobowym, czy na plaży w Brazylii. Widziałem go tylko na początku. Od tamtej pory ktoś go, ktoś go szuka, ale to nie jestem ja. Tą drogą pozdrawiam i bodaj, że wtedy chłoszek przerwał milczenie. Tak. swoje kanały komunikacji i powiedział: Nie ma mnie wcale na plaży w Brazylii. Ja nie jestem na plaży w Brazylii. To było piękne. To było piękne, bo naprawdę nie spodziewałem się, że w moim życiu spotka mnie coś tak sympatycznego, jak Adam Chłoszek, dementujący, że jest w Brazylii. Mówię, że nie, to nie tak. Mogę z tego miejsca powiedzieć. Nie mam mnie na kopa I żałowałem bardzo, że to nie był wywiad live gdzieś na YouTubie, bo fajnie było, jakby na przykład w komentarzu na czacie wpisał ten prezes. No dobra, ale to gdzie? Bo chcielibyśmy już się z tobą spotkać i na przykład rozwiązać kontrakt z tobą, albo ściągnąć dzisiaj pieniądze, które nam wisisz. No a niestety, tutaj poprzestał chlażek tylko na... Takiej delikatnej podpowiedzi, że tak nie, że od razu już wszystko jest jasne, tylko nie ma mnie w Brazylii. Szukajcie dalej. Nie, to nie jest tak, że jestem na Kopakabanie. Możecie próbować dalej. Ja zabiorę głos za kilka tygodni i wtedy, wtedy porozmawiamy po o tym, gdzie mnie jeszcze nie ma. Więc fakt, to są dwie rzeczy, które trochę zapomnieliśmy, a które moim zdaniem na to nie zasłużyły, żeby o nich zapomnieć, bo ich lałżek i Tobers to Instant Classic. Tylko źle trafili, źle trafili, bo faktycznie tak jak wspomniałeś, trafili w takie Tornado zdarzeń doniosłych, które zdarzały się na czołówkach przeglądu sportowego nawet, że no trudno było, trudno było ich z tego podziemia, z tego undergroundu tak wyjąć na światło dzienne i faktycznie ustawić w tym miejscu, na które zasługują, czyli na tronie, jeśli chodzi o najbardziej sympatyczne zdarzenia w minionym roku 2023. To ja jeszcze uzupełnię tę historię Kuba konkretnymi cytatami Ach. tobers. Zarówno do naszych treningów, jak i oficjalnych meczów zostały w ostatnich tygodniach oddelegowane specjalne autobusy. Mnie nam, że chodziło mu jakieś opancerzone Rosomaki tak naprawdę przerobione na autobusy. Nad głowami latały nam policyjne helikoptery, a stadion mogliśmy opuszczać jedynie wyjściami ewakuacyjnymi. Dla bezpieczeństwa. Nie zatrzymaliśmy się też nigdzie po drodze, aby nie zostać zatrzymanym przez... Tu jest grupę holiganów, ale wiemy, że chodzi o Tomiego tego i Trevora GTA, Także e, to jest oczywiste. I Adam Chląszek, Słowa o Brazylii naprawdę dużo zmieniły. Wszyscy w to uwierzyli. To pogorszyło sprawę. Uznano, że jestem w Brazylii, że się chowam, a ktoś mnie szuka. Rzeczywistość jest inna. E, podoba mi się, że Chląszek ma w tym momencie w Czechach taką reputację, że jak Trener sobie ewidentnie po prostu rzucił. Nie wiem, gdzie jest Holoszek, może na plaży w Brazylii. To wszyscy, Holoszek się ukrywa. Holoszek gdzieś w Faweli w Rio de Janeiro, gdzieś zbudował sobie taki kopiec. Kopiec sobie zbudował na plaży w Brazylii się w tym kopcu chowa. Zbudował sobie zamek na, na Copacabana i w tym zamku siedzi jak piaskowy grodzianin. Piaskowy goblin. To jest nowy pseudonim piłkarski Adama Chlorka. Piaskowy goblin. Piękne to było, ale piękne, piękne to ja totalnie się nie spodziewałem tego typu rzeczy, bo trzeba też pamiętać, że i Tobers i Chlożek to nie byli tacy zawodnicy, którzy co tydzień dostarczali w wywiadach, mhm. że myślałeś sobie, o ciekawe co te ananasy znowu odwalą. No bo powiedzmy, że są tacy zawodnicy, gdzie faktycznie możesz się spodziewać, że wypowiedź może mieć charakter nieco kuriozalny. Ale tu to było jak grom z jasnego nieba. Nagle wjeżdża Tobers i mówi, że w Lechii Gdańsk to czuł się jak we stanie wojennym co najmniej albo i, albo i lepiej. Więc, więc dobrze, że od tych dwóch wypowiedzi zaczęliśmy. W ogóle w ramach takich technicznych technicznych spraw dzisiaj drogi czacie będziemy z wami dopóki nie opowiemy wszystkiego więc ja mam przygotowaną bardzo dużo mam takie coś o to jest zapas herbaty na najbliższe parę paręnaście Dni albo i dłużej, nie wiadomo ile to potrwa. I sumujemy rok 2023, który jak już ustaliśmy, był nieprawdopodobnie długi, niesłychanie długi. Okazało się, że pewne rzeczy, które się wydarzyły w tym roku, to wydarzyły się już tak dawno, że można było właściwie o nich zapomnieć. Jeśli macie jakieś rzeczy, które chcielibyście nam przypomnieć to oczywiście czytamy czat jesteśmy cały czas z wami bardzo zresztą dziękujemy że wstaliście i się na tym czacie udzielacie widzę że Leszek już nawet odpisuje więc Leszek jeśli możesz zrobić rundkę z czatem to śmiała ja się wykażę na spokojnie dobrze to Daniel Pędziwiat już przypomniał bez piątka na witrynie Buchmachera w Mostarze ten program nie będzie pełny otóż prawda i muszę przyznać Zapomniałem o tym, na tyle, że nie mam tego dodatka, ale Krzysztof Piątek, przypomnijmy, tym, którzy nie wiedzą, tym, którzy śledzili ten rok z doskoku, tym, którzy być może nie są na bieżąco z ostatnimi sukcesami Krzysztofa Piątka, a także punktów bukmerskich w Mostarze. Otóż Kuba Białek odwiedził Mostar przy okazji meczu Legii Warszawa z tamtejszym Zrińskim, i co się okazało? W centrum Mostaru jest punkt bukmerski reklamowany Lionellem Messi, oczywiście w koszulce Barcelony, i Krzysztofem Piątkiem w koszulce Milano. 2023 rok jest w Bośni, w Mostarze. Takie miejsce, w zasadzie dla mnie, tak czarodziejskie jak Narnia. Jak zobaczyć złoty pociąg, tak chciałbym zobaczyć ten, yy, ten punkt buchmacherski. Jest to dla mnie motywacja, żeby wyjść z domu, żeby kiedyś ruszyć gdzieś za granicę, śladami tajemnicy punktu buchmacherskiego. Reklamowanego w 2023 roku zdjęciem Krzycha Piątka w koszulce Milano. To, to wielkie taj... Bogusław Wołoszański, po prostu głosem Bogusława Wołoszańskiego taki reportaż mi się masz. Zgadzam się, bo wydaje mi się, że. Hmm... Że warto zwyczajnie, warto. Warto pielgrzymki organizować. Warto. Zresztą to można by jakoś połączyć, bo pamiętajmy, że do Bośni i tak wszyscy pielgrzymują do Medjugorje. więc tutaj mielibyśmy taki dodatkowy punkt na tej mapie. Jestem, jestem pierwszy do tego, żeby się zapisać na wycieczkę, jeśli ktoś od razu w programie zaznaczy, że tam mamy trzy dni, będziemy oczywiście w Sarajewie, zobaczymy słynne róże Sarajewa, będziemy w Medjugorje. no i oczywiście odwiedzimy też punkt Bukmaerski, w którym Krzysztof Piątek w korzylce. Milanu robi pistolety, bo wiadomo, że to jest gość, że to jest człowiek, do którego warto się odwoływać, bo to jest pik osiągnięć piłki nożnej. Krzysztof Piątek w barwach Milanu po udanej rundzie w serii A. Pamiętajmy, że udana runda w Serie A to jest, to jest więcej niż przyjaźń, więcej niż lojalność. To jest wszystko. Wiesz co, Kuba, jest tutaj taki wniosek formalny Konrada Hornowskiego. Czy będzie jakiś ranking lub punktowanie wydarzeń polskiej piłki z 2023 roku? Myślę, że rankingu nie zrobimy, ale może czy dajmy jakieś punkty za absurd zdarzenia, czy coś takiego, czy, czy nie. Hmm. Możemy, możemy jakoś spróbować umieścić to na skali, bo tak się też złożyło zresztą, że sporo z tych afer, które się wydarzyły, sporo z tych dość niecodziennych zdarzeń dotyczyło podobnych organizacji, tak bym to szeroko ujął. To znaczy, mamy na liście sporo pzp Mamy dosyć ciekawe rzeczy dotyczące śląska Wrocław. Mamy sporo o motorze Lublin. Możemy spróbować w jakiś sposób to uszeregować i wybrać jakiś top e, miejsc, w których warto być zwyczajnie, jeśli chodzi o 2023 rok. Oczywiście Kopa Kabana oraz e, GTA Gdańsk City to są, to są dwie nagrody od publiczności już tak naprawdę na wstępie, a dalej możemy faktycznie się zastanowić, gdzie uszeregować całą całą resztę, bo jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Nie wiem, nie wiem jak, jak to. O, Blacha 1989 XXX, Tierlista. No z Tierlistą by było ciężko, bo tutaj nie mamy tej grafiki pod ręką, ale możemy gdzieś w, w tym kontekście się poruszać, Tierlisty, i sobie potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, to jakbyś zaproponował, to złapię wtedy dokładnie, jak, jak, jak to ma wyglądać odnośnie tych trzech zdarzeń. To, to jak, jak, jak to będzie? Dobra, to róbmy, yy, róbmy tak. Będziemy leczyć sobie po kolei, ale nie chronologicznie, tylko grupami tematycznymi. I na koniec każdej grupy tematycznej sobie umieścimy to gdzieś na skali. Może być tak, jak fan widoku z okna Michała Pola powiedział, jeden kulesza słabo, 10 kuleszów top. Dobra, no, no. czyli 10 kuleszów to jest absolutny top. Jak sobie to wynotujemy, może się okazać, że będzie na przykład 7 zwycięzców w exekpo, ale trudno, to najwyżej tak wtedy wyjdzie. Yy, I już, pentosycowa Sycowa jeszcze podpowiada, alfabetycznie może afery, a jak absyd B jak bimber, C jak cinzin, D jak destylat, E jak etanol, F jak flaszka, J jak gin, G jak gin. Jeszcze jestem y, trochę zaspany i BK jako jednostkę ocen proponuje mołdawskie leje. No pamiętajmy, że Mołdawia się wydarzyła i to się wydarzyła tak naprawdę niby dwukrotnie, a w praktyce to tak jakby się z pięć razy wydarzyła, bo wydarzył się mecz, wydarzyło się to co przed meczem, wydarzyło się to co po meczu i wydarzyły się jeszcze wywiady. I jeszcze szeroko rozumiane konsekwencje. Takie jak na przykład firma Inszury.pl, która w 2023 roku istniała przez jakiś czas, a teraz w 2024 już nie jest to takie oczywiste, jak było jeszcze parę tygodni temu. Ale dobra, bo żeby tutaj się nie zagubić. Mhm. Czyli najpierw ja chciałem zacząć od tego, że rok jest bardzo długi. Szalenie długi jest rok. I jak sobie czytałem twój, twój research, jak czytałem te notatki, które. Które sporządziłeś, to najbardziej mnie, mimo wszystko, zaskoczyło, że to jest cały czas ten sam rok, bo przecież jeszcze się tak naprawdę nie skończył. Mamy jeszcze, jeszcze 4 dni 2023, kiedy byliśmy w takim miejscu, że wrocławskie ZO podnosiło ceny biletów, bo wyszły na jaw ich przelewy w kierunku śląska Wrocław. I wtedy kapibary głodowały, bo trzeba było dokarmiać ekspozyto, który trochę memowiał, jeśli chodzi o e, jego dyspozycję w e, ekstraklasie. E, Śląsk zatrudniał wówczas jakichś czterech trenerów, plus cztery różne sztaby. E, uchodził za symbol patologicznego zarządzania, a gdzieś w międzyczasie, w, między kolejnymi aferami dotyczącymi tego, co się w Śląsku dzieje, Próbował jednego z dziennikarzy na pokład wrzucić. Chodziło oczywiście o Marcina Torza, który wiele spośród różnych patologii we wrocławskich spółkach miejskich ujawniał na łamach Super Expressu. To jest cały czas ten sam rok, bo gdybyśmy mieli teraz omawiać się z Wrocław, to rozpływalibyśmy się nad grom lidera Ekstraklasy, nad Jackiem Magierą, który spaceruje z Mateuszem Żukowskim i przestawia mu w głowie tak, że ten zaczyna dobrze grać w piłkę. Ale to jest ten sam rok. Który rozpoczynał się od tego, że załamywaliśmy ręce. Że Jak to? Jak to ZO 4 miliony? Co jest? Jak ZO miejskie ma fundować klub również miejski, który przepala pieniądze na różne losowe nazwiska, głównie z Hiszpanii, ale nie tylko. I jest symbolem tego, jak bardzo można się zagubić, że ma się jednocześnie na kontraktach Piotra Tworka, Jacka Magiere, Iwana Dziurdziewicza i znowu Jacka Magiere, który powrócił triumfalnie do Wrocławia. To jest cały czas ten sam rok. Zaskoczyło się to, że to jest cały czas ten bardzo, sam rok. Bardzo. Moim zdaniem bardzo się cieszę, że zaczęły, zaczęliśmy w sumie takie rozbebeszanie większych tematów od Śląska Wrocław, bo Śląsk Wrocław jest symbolem tego, jak pojemny w piłce jest rok. Mm. Śląsk Wrocław. Dzięki Śląskowi Wrocław w uniwersum polskiej piłki zameldowali się, byli dyrektorzy Zoo Wrocławskiego, którzy już przebywają gdzieś w Indonezji. I zajmują się takimi bardzo rzadkimi małpkami. I oni mówili, że to jest skandal. Że dlaczego? Dlaczego zoma przelewać, jak tam, jest tyle fajnych zwierząt, a Śląskich? No nie jest taki fajny. Eee, to był też ten, ca cała ta afera z kapibarami. Kapibary, podkreślam, wymyślał, wymyślił Szymon Janczyk w nieistniejącym już programie stan futbolu, eee, że to one głodują. Także to oddajmy też Szymonowi, co Szymonowe. Ale to jest też, pamiętaj, rok, w którym. Eric Exposito słynął z, z jedzenia kebabów. Kiedyś były takie konkursy, że jak zjadłeś metrowego kebsa, to za niego nie płaciłeś. Ja, ja widziałem kiedyś coś takiego, że ktoś usiadł i mój Boże, z metrowy kebab. Jak ja mam to zjeść? Ale jeśli zjesz, to za niego nie płacisz. I Eric Exposito wówczas miał taką reputację nie tylko w polskiej piłce, ale w uniwersum polskich kebabów. No, w Zachodzie nie chcieli go obsługiwać. Mówili, nie, no ten pan to nas zrujnuje przecież. Nie, ja Zaki, pamiętam, zrezygnowali z tej promocji. Była ogólnopolska, tylko tam był, była gwiazdka, że we Wrocławiu nie. We Wrocławiu tak. nie, bo Exposito, po prostu dzień w dzień przychodził ten metr żaru. Oni wpadli w potężne tarapaty finansowe, tak naprawdę. E, mm -hmm. Mieli być zamiast inszury w piramidzie sponsorskiej PZPN-u, ale całe mięso z kebabów im wyżar Exposito, e, A nie na żarty Eric Exposito jeszcze dodatkowo posilał się tym, co miało być dla Capibar. Nie zapominajmy o tym, jak, jak zaczynał się ten rok w wykonaniu najlepszego. Prawdopodobnie teraz zawodnika Eksterkasy, czy jednego z kilku, kilku najlepszych. Zaczynał się od tego, żeby groźby procesowe, że on będzie udowadniał, że wcale nie. Ja to trzeciej nocy kebaba rollo na grubym. To nie był rollo na grubym, to była buła na cienkim. To absolutnie, i to trochę tego mięsa wziąłem mieszanego. To nie tak, że, że zaraz, że metr metr, to ja mam spokojnie, mam na dwie porcje. Jedną miałem przed wyjściem do klubu, a drugą po powrocie z klubu, bo sobie biorę tak właśnie w Zachirze, więc to nie, nie czyńcie ze mnie grubaska, który nie podchodzi profesjonalnie do swoich obowiązków. Tak rozpoczynał rok Śląsk-Wrocław. to I... ten sam Exposito w drugiej części roku Śląsk-Wrocław miał już na tyle mocną pozycję, że nagrał sobie w filmik, jak Exposito karmi kapibary. Brakuje mi tylko, żeby karmił je kepsem, ale to chyba znowu pan dyrektor by się oburzył, żeby jakieś były, że no jak to kapibary kepsem? Choć wszyscy wiemy, że dobrego kepsa to każdy zje. Dlaczego kapibare <grym> mają nie być pozbawione tego kepsowego luksusu? To jest też rok w wykonaniu Kuba Śląska Wrocław, w którym Śląsk odpadł z KKSM Kalisz, a Kaje Quintana zaprezentował trochę taniec. Z, późnego, z późnej części oczepin, trochę rozgrzewkę. No, znaczy nie, no, trudno nazwać to rozgrzewką. On tam chodził gdzieś przy linii, został za to ukarany. Kaję Quintana e, był symbolem takiej motywacji, determinacji i tej waleczności Śląska-Wrocław, e, którą zaszczepił Iwan Djurgiewicz swoim wojownikom. Nieprawdopodobne to było, bo, bo pamiętam, że wtedy jeszcze się zastanawialiśmy nad Iwanem Djurgiewiczem jako trenerem i trochę teza była taka że może nawet Iwan poradziłby sobie trochę inaczej. Ale to jest trener, który lubi wylądować w środku dżungli z nożem trzymanym w zębach. Przedzierać się z maczetą w towarzystwie wyselekcjonowanej grupy komandosów, którzy przeszli ultraciężkie szkolenie gdzieś w dzikich stepach Azji. I takim trenerem lubi być Iwan Diurdiewicz. I ląduje w tej dżungli. Ma ten nóż i obraca się za siebie a tam Kajek Quintana jest u Moniki i dba o to, by jego paznokcie na pewno nie ucierpiały podczas tej wybitnie intensywnej rozgrzewki za linią boczną, kiedy próbował pozorować trucht. To jest coś, co naprawdę zostaje ze mną na dłużej, bo różne rzeczy widziałem na różnych treningach amatorskiej piłki, ale nie tylko, bo czasem z wysokości trybun obserwowałem również treningi profesjonalistów. I tam bywa, że ktoś pozoruje zaangażowanie w jakiś sposób, że robi taki wcisk, ale taki od niechcenia, taki, że o patrzcie, ubrudziłem z spodenki, bo jestem taki, taki jestem zaangażowany w ten trening. Ktoś pozoruje sprint. Natomiast Kai Quintana doprowadził to do absolutnego mistrzostwa, bo pozorował trucht. Wydawać by się mogło, że można, no trucht ani nie jest przesadnie męczący, ani to nie jest jakieś takie wyzwanie techniczne, że no nie jest łatwo wykonać trucht, bo to tak jak tulop przez plecy w gimnastyce. A on pozorował trucht. To tak jakbyś udawał, że jesteś leniwy. Nie tylko był leniwy, ale udawał, że jesteś leniwy. Ja tak bardzo nie chcę mi się wstać z łóżka, że poudaję teraz, że leżę z brzuchem w górze. Taki był Kajek Quintana i taki był ślad Wrocław na początku, bo przecież pamiętajmy, że kto wchodził do tej szatni, to po pierwsze porzucał wszelką nadzieję, a po drugie każdy że jest dużo pracy, również w sferze mentalnej. No, mamy tutaj pewne rzeczy do poprawy. Już nie chcę po raz kolejny odwołać się do Jacka Magiery, który. No, niektóre wypowiedzi miał takie bardzo mało Jacka Magierowe. No, właśnie, właśnie, bo wszyscy poznaliśmy Jacka Magierę w tym roku od zupełnie nowej strony. Dawny Jacek Magiera składał się głównie z książek Szczęście i Fart. W 70% Jacek Magiera składał się z książek Szczęście i Fart, a także z niebywałej troski o młodych yy, zawodników. Są relacje, według której kiedyś młody zawodnik został po prostu nakarmiony piersią przez Jacka Magierę. Yy, trochę to wyglądało tak jak w tym starym żarcie, że prosiaczek wrócił z wojska. Był taki rysowany, że wszyscy znamy prosiaczka z Kubusia Puchatka. Mały, skromny, mhm. troszeczkę niepewny siebie, a później wraca taki prosiaczek z wojska i trochę taki był Jacek Magiera, który na dzień dobry powiedział, że nie chce widzieć Exposito. Na treningu być może dlatego, że Exposito na jakimś pierwszym treningu Jacka Magiery, żeby go przetestować, to albo trenował w dziadku jednocześnie jedząc kepsa, albo specjalnie udawał, że czyta szczęście czy fard do góry nogami. I tej zniewagi Jacek Magiera nie mógł, nie mógł znieść i go wysłał. Ale tak, Jacek Magiera był bardzo mało dyplomatyczny w wielu swoich wypowiedziach w tym roku i to też jest takie odkrycie. Zarazem wciąż to był Jacek Magiera. Który w pełni wierzy wciąż w powrót Keneta z Nahorę. Także yy, to jest wciąż ten sam Jacek, tylko, tylko w nowej wersji. To jest, no to jest jak naprawiony Mustang w więzieniu, troszeczkę, tak? To, to był zawsze Mustang. Jacek Magiera zawsze był Mustangiem, ale teraz jest Mustangiem naprawionym. Ja pierdykam. Tak jak teraz przypominam te wszystkie wypowiedzi Jacka Magiery, nawet jego, jego mowę ciała. Jak widać było, że on dźwiga przepotężny ciężar, że to naprawdę to nie jest lekkie w jego wykonaniu. Jacek Magiera w Śląsku Wrocław, wielki powrót, no ale trudno go nazwać triumfalnym, bo pamiętajmy, że śląsk Wrocław wówczas walczył utrzymanie, i to wcale nie było tak, że szedł od zwycięstwa do zwycięstwa. Właściwie można powiedzieć, wykorzystując twój już można by rzec legendarny właściwie cytat, że on wypełzł nad, nad tą kreskę jak szczur do świetnika, a nie utrzymał się w stylu, w którym naprawdę strzał, fajerwerki i zo specjalnie zorganizowało takie zdarzenie, że wszystkie zwierzęta, lwy, tygrysy, zrobiły taki wielki szpaler, w którym szlipił każdy szcząt z Tak, Tak, to my się utrzymaliśmy właśnie. Za wasze pieniądze tutaj, tak? Lwie Charlie, Lew Charlie, to twoje tak, tak. pieniądze, twoja karma sprawiła, że ja tu Jak, jak król Lwie, się... Kuba. Jacek Magiera podniósł ze skały Erika Exposito i wszystkie zwierzęta oddały hołd po prostu. I tak. tam Rafiki stał w tle. Rafiki jakiś, wiesz, Piotr Jawny. Ja pamiętam, że nawet się zastanawiałem, Wy Ciekawie, czy to taki magiera efekt, czy po prostu Wisła Płock naprawdę bardzo źle zagrała wiosną. Czy to naprawdę nie jest trochę tak, że Śląsku uratował się tym, jak, jak bardzo kiepska była momentami jego konkurencja w walce o to utrzymanie? No, nie byłbym też człowiekiem, który w czerwcu udzieliby powiedział, że słuchajcie, trzeba dać Śląskowi Wrocław medal za to, jakim jest klubem. To jest taki klub. Że Magiera to trener sezonu, bo utrzymał Śląsk. Exposito to napastnik sezonu, bo już nie wpierdziała tyle kebabów, co wpierdziała zimą. A jeśli chodzi o zarządzanie, to w ogóle jest taki, no lepiej nawet niż Girona w Hiszpanii. Albo nie wiem, co jest teraz symbolem dobrego zarządzania. A Nevak, firma newak jest symbolem dobrego zarządzania i sprytnych posunięć taktycznych w kwestiach pociągowych. Do tego zresztą pewnie też jeszcze w którymś momencie wrócimy, ale chciałem dwie rzeczy z czatu dorzucić, jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław, które nam umknęły, no bo trudno, tak. trudno, żeby nam wszystko, żeby nam nic nie umknęło, jeśli chodzi o, o Śląsk-Wrocław, który był tak szerokim tematem. Marcin Smyk pisze ej, były przecież sałatki w Aquaparku od Śląska-Wrocław. Tak, pamiętajmy, Śląsk-Wrocław był na tym etapie, że Marcin Tosz, kibic Śląska, ale też przede wszystkim dziennikarz śledczy Super Expressu, yy, mówił, że rady nadzorcze we Wrocławiu zbierają się po to, żeby raz w miesiącu za grube pieniądze, za grube tysiące złotych ustalić skład sałatki w bankoparku i odbywa się kosztowanie tej sałatki. Yy, to bezpośrednio ze Śląskiem yy, nie było związane, natomiast trochę było, bo pamiętajmy, że w Śląsku też różni ludzie lądowali na różnych posadach i część z nich, no Mówiło się o nich, że to nie jest do końca tak, że dotychczasowy dyrektor spółki zarządzającej miejskimi ściekami, po godzinach, robił kolejne kursy skautingowe. I dlatego właśnie trafił do śląska Wrocław, że znudziło mu się już zarządzanie ściekami, na wyjątkowo dobrym poziomie, i do Śląska trafił dlatego, że ta jego druga noga, ta, ta, to, co robił po godzinach, te kursy skautingowe. No to wreszcie stało się tą dominującą jego cechą. Raczej zdarzało się, że niektórzy sugerowali, że może to są po prostu przechowalnie tego typu, że jest człowiek, który kontrowersyjnie poczynał sobie w jednej miejskiej spółce, to go przerzucamy do śląska Wrocław, żeby był. Takie rzeczy się wydarzały, jeśli chodzi o śląsk Wrocław i stąd też sałatki przypomniane przez Marcina Smyka. I jeszcze drugi, od razu temat, do którego też się możesz odnieść, jeśli chodzi o świąt Wrocław. Marcin Smyk również podrzuca. Iwan Dziurdziewicz powiedział o obsranych zbrojach. Tak, mam ten cytat, bo rzeczywiście, żeby oddać mu sprawiedliwość, trzeba przeczytać całość. Same obzrane zbroje to nie jest dość. Chciałem docenić tu kunszt językowy Iwana Dziurdziewicza, ponieważ to jest oczywiście po porażce z KKS-em Kalisz obsraliśmy zbroję, tak obsranej swojej drużyny jeszcze nie widziałem. Ech. Nic mi nie zdobywa. trzeba cytować, to wystarczy i w zasadzie myślę, że ta wypowiedź powinna dołączyć Kuba do bingo wypowiedzi trenerskich niedługo przed zwolnieniem. Czyli takie mhm. uderzenie pięścią w stół, ale takie już radykalne Uderzenie pięścią w stół, a tak naprawdę tym stołem jest szatnia. Więc Iwan Żurdziewicz to zrobił, i wszyscy wiedzieliśmy, że to jest prawdopodobnie jedna z jego ostatnich konferencji i wątpliwie, wiesz, bo jeśli Iwan Żurdziewicz jest, o czym mówiliśmy często, specjalistą od pracy w takich warunkach, gdzie musi mieć swoich żołnierzy, prawda? To być może jego żołnierze, jego, jego parszywa dwunastka zareagowałaby pozytywnie ale płatki śniegu, za których miał piłkarze Śląska Wrocław, nie reagują pozytywnie na to, że mówisz, że tak obsrani piłkarzy jeszcze nigdy nie widział. To nie no, mogło się udać. A to wszystko jeden rok, to wszystko jeden rok, absolutnie nie, niesamowite, jak wiele w Śląsku Wrocław się zmieniło pod tym kątem. Ja jeszcze tak jak sobie przypominam te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które się we Wrocławiu zdarzyły, to głęboko w sercu trzymam właśnie ten fragment, kiedy Marcin Toż był przymierzany do okay. posady wiceprezesa Śląska-Wrocław. Podbijał stawkę. Ta stawka, mimo że była podbijana, to cały czas była w grze. Ani przez moment władze śląska się z tego nie wycofywały z uwagi na skalę wyzwań, jakie postawił przed nimi Marcin Toż. Bo pamiętajmy, wszystkie konteksty. Może faktycznie to zasługuje na to, żeby trochę, trochę streścić, przybliżyć mm. tym, którzy, którzy nie siedzieli tego. Tego na bieżąco Marcin Tosz, dziennikarz z Super Expressu, który śledził wszystkie patologie w spółkach miejskich, a jednocześnie kibic Śląska-Wrocław, w pewnym momencie otrzymał ofertę tego, by do tego Śląska-Wrocław dołączyć jako wiceprezes głównie do spraw marketingu, trochę też komunikacji i generalnie do spraw tego, żeby klub był nieco lepszy. Można było oczywiście twierdzić, że to dzięki temu, że Marcin Tosz ma genialne kompetencje, jeśli chodzi o zarządzanie marketingiem i komunikacją w klubie, a można było, i tak zrobili niektórzy, zarzucić, że chyba chcą po prostu uciszyć niewygodnego dziennikarza, ludzie z Wrocławia. Tę drugą wersję niejako by potwierdzały ruchy, które wykonano wokół tego zatrudnienia, bo zmieniono specjalnie dla... Marcina klasyfikacje czy te widełki płacowe, jeśli chodzi o to stanowisko, zmieniono wymogi, które były określane jakimś rozporządzeniem specjalnym, że musi mieć kandydat w wykształcenie wyższe. Dla Marcina to, że zrobiono wyjątek i specjalnie go rozpisano, że wcale jednak nie musi mieć kandydata tego wykształcenia wyższego. Ta galopująca licytacja samochód, jeszcze wyższe zarobki zakaz konkurencji, czyli tak naprawdę poduszka w wypadku zwolnienia. To wszystko było spełniane. Tak naprawdę śląsk Wrocław wycofał się Marcin z toż Marcin miał też dostać połowę Wrocławia i rękę księżniczki. To tak. Było. Oraz zaznaczył sobie, że chciałby, żeby we Wrocławiu wytępiono szczury. Bo do tej pory nikt z tego we Wrocławiu nie zażądał i władze nie wiedziały, że trzeba wytępić szczury zwyczajnie. No co, no są szczury, no zwierzątka, no mamy w Zoo zwierzątka, no mamy na ulicach zwierzątka, bo jesteśmy po prostu friendly dla animals i tyle. E, więc Marcin też twardo negocjował, e, i druga strona to wszystko spokojnie spełniała, natomiast wycofała się dopiero w chwili, kiedy kibice zrobili dym, że nie do końca życzą sobie w roli wiceprezesa człowieka, który proponował jeszcze niedawno wyburzenie ich stadionu, na przykład. A była to jedna z wielu różnych teorii Marcinatorza, które padły w mhm. przestrzeni informacyjnej. Tak, to ja tutaj dodam yy, świetny komentarz Szamuraja. Marcin to propozycja <laughs> na zasadzie tobie się kolego, nigdy nic nie podoba, sam zrób, a my ocenimy. I dobra, a ja chciałbym uzupełnić ten wrocławski rok. Oczywiście jedzeniem kamienia strzajnika. To był również rok, w którym jeden z piłkarzy śląska Wrocław na dość popularnym, chyba Twitchowym streamie, jakimś streamie gdzieś nie. Jestem naprawdę zbyt stary, żeby wiedzieć, gdzie się streamuje rzeczy poza YouTubem. Namawiał swoją partnerkę, by nie jadła kamienia z czajnika. Jest to naprawdę piękne, że polska piłka regularnie dostarcza nam tak absurdalnych opowieści. I to nie jest tak, że polską piłkę śledzisz, bo lubisz piłkę. Lubiłeś Monty Pythona, lubiłeś za chwilę dalszy ciąg programu. Lubiłeś komiczny odcinek cykliczny. Lubiłeś, nie wiem, najlepsze odcinki, kiepskich. Lubiłeś te wszystkie rzeczy. Inne rzeczy, nie wiem, stand up jakiś dobry, no to, no to lubisz wtedy polską piłkę, bo tutaj się piłkarze, piłkarze nie strzelają bramek. Podobno strzelają, podobno grają, ale tu piłkarze namawiają swoje partnerki na wizji, żeby one nie jadły kamienia strzelnika. Czego chcieć więcej od życia? Jak ja mam to przetłumaczyć swoim bliskim, że dlatego śledzę polską piłkę. To jest nieprzetłumaczalne zupełnie, ale ja wiem, że to dlatego to jest dla mnie ważne. Tak, ja mogę się tylko pod tym podpisać, bo. No, nie spodziewałem się tego. Zwyczajnie, tak? Są rzeczy, które gdzieś tam sobie antycypujesz. Że no w 2024 to wydaje mi się, że może wybuchnąć nowa afera alkoholowa wokół PZP-u. No sądzę, że w 2024 może być tak, że większość z Beniaminków spadnie z ligi, z ekstraklasy. No i pewne rzeczy antycypujesz, ale nie, nie siedzisz sobie i tak. Wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach jeden z piłkarzy będzie do swojej partnerki na streamie wołał, żeby. Nie jadła kamienia, że ustalali, że nie jest kamienia, że to przecież już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie: nie jest kamienia, a ty jesz kamień. No to, to są rzeczy, których nie wyantycypujesz. Nawet jeśli jesteś Nostradamusem albo jakimś innym medium, to nie da się, nie da się. Zwyczajnie to, to tak nie działa, że jesteś w stanie to, to wykminić. Jeszcze tutaj jest Robert Musk, który dorzuca do tego poprzedniego tematu wokół Śląska. Okej, okay, ale później tłumaczenie to, że o tym, że to prowokacja, to żart jakiś, przestraszył się reakcji kibiców, którzy od lat zarzucają mu sezonowość kibicowania. Yy, otóż, jeśli dobrze pamiętam, to raczej było to tak, że Śląsk przestraszył się reakcji kibiców i Śląsk yy, no, trochę się wycofał z, tego, z tej propozycji, natomiast też nie do końca, bo Marcin też ujawnił, że kiedy już było jasne dla niego i dla władz Śląska Wrocław, że jego zatrudnienie będzie wizerunkowym problemem, to Marcin też otrzymał inną ofertę z innej spółki miejskiej, że tam może sobie spokojnie robić to, co miał robić w śląsku Wrocław. I Marcin też tłumaczył nawet w licznych wywiadach, m.in. dla kanału sportowego oraz dla weszłości, jeśli dobrze pamiętam, że zdziwił się, ale jak mam w innej spółce robić to, co chciałem robić dla Śląska, jak ta inna spółka nie zajmuje się graniem w piłkę i stosunkami z kibicami, a ty właśnie tym miałem się zajmować w śląsku Wrocław. I wówczas Marcin też stwierdził, że to już jest przesada. Że rozumiałby, gdyby ktoś go zatrudnił w spółce miejskiej, jaką jest Śląską Wrocław, ale nie do końca rozumie, że ktoś chce tego zatrudnić w spółce miejskiej, jaką jest inna spółka, nie będąca śląskiem Wrocław. I w efekcie e, obie strony tak naprawdę wycofały się z tej oferty, no i zrobił się siwy dym. No bo trochę to wyglądało tak, jakby śląsk próbował. Niewygodne pióro Połamać i uciszyć. To zresztą po części się w sumie udało, również za sprawą błędu, jaki popełnił sam Marcin Tosz, który się napalił na tą posadę, ale nie mam zamiaru go oceniać. Tam był bo... chyba jakiś samochód jeszcze zaproponowany, służbowy. Tukaj, tuk -tukan. tukan. coś takiego było. A właśnie, jakby to był tukan, to ja mnie, może zło po prostu. Będziecie cię woził tukan. nasz tukan. Już latał na tukanie nasz Tutaj jest nasz człowiek w Zoo, on się zajmuje tresurą zwierząt. Jeśli wolisz się przesiąść na kapibary, to nie ma problemu, tylko kapibara jest wolniejsza trochę, dlatego, dlatego proponujemy ci kana. No, tak to wyglądało, jeśli chodzi o śląsk Wrocław. Tak, w... ja też bym tutaj postawił kropkę przy śląsku Wrocław i gdzieś <laughs> dalej i może bym teraz zaproponował coś mniejszego, jakiś mniejszy taki temacik. Taki żebyśmy szybko sobie... po takim wiesz Dużym daniu po takim no, barszczyku yy, z krokietami, no, żeby teraz zjeść, nie wiem, kawałek śledzia albo coś takiego, coś małego, przekąskę, zakąskę. Co Dobrze, tym, ale. Mam, mam to... dobry wybór, mam do, dobry pomysł. Yy, to ja pozwolę ci go yy. zrealizować. Natomiast umawialiśmy się, że ocenimy w skali od jednego do 10 kuleszów. Yy, wszystko, to, co się Całokształt tego roku, 10 kuleszów. Dziesięć kuleszów dajesz. No, no daj spokój. No zobacz, ile tutaj było odnóg. Nie dałbym 10 kuleszów za samo daj kamienia. Nie dałbym 10 za samo jedzenie kapibar. Przepraszam, za jedzenie kebabów o smaku kapibar. Ale to wszystko jak razem zbierzesz, no to jest deszka. Dobrze, dobrze. To jest, to... Wszystko. jest serial Netflixa, dwa sezony. Ja ja dam 9 kuleszów, ale tylko dlatego, że chciałbym, żeby dziesiątka była jak w CD action. Okay. Że to jest takie, wiesz, że tu trzajacka jeszcze za to chodzi, wydzwonić. Jak wszyscy dadzą. Okej, okay, że dobra, to się nadaje na 10, to dajemy 10. Czyli tak Śląsk 9JO 10LM. W notatkach poczyniłem taki zapis. I teraz jeszcze usuwam wszystkie tematy związane z Wrocławiem, a ty możesz zabić kolejny mniejszy temat w takim razie. Ale ja się zgadzam z tobą. Zostańmy przy 9, jak przy 10 z Także też daję 9 w takim okładzie. Dobra, to dam ci 9 plus, żebyś był łaskawszy ode mnie, jeśli chodzi o ten. To teraz tak zwane jak tu słusznie zauważą na czacie, aktywne dziś bardzo, Marcin Smyk, czekadełko i tym czekadełkiem afera familiadowa Legii do Warszawa. <grym> dobre to było. To, dobre, to był to rok, było, w którym Legia Warszawa wystawiła swoją drużynę w familiadzie, e, bodajże na święta Wielkiej Nocy. Miało być sympatycznie, miało być wesoło, ale później Paweł Wszołek pojawił się i miał pewne problemy z odpowiedziami jakimikolwiek. Ja poszukam, bo weszło chyba nawet streściło przebieg <coughs> tego występu. Tak. Sytuacja wyglądała w taki sposób, że trochę była jak w tych takich komediach, pomyłek, gdzie z pozoru nie sytuacja, nagle okazuje się, że Stany Zjednoczone wywołują wojnę z Chinami. Mhm. To tutaj też tak było, że z pozoru tak. no idziesz do familialnej, na specjalny odcinek, będzie fajnie, śmiesznie, zabawnie. A finalnie Karol Strasburger zabiera głos w obronie honoru i czci kultowego programu dla wszystkich Polaków. Jak tylko skończył Adaś Małysz skakać, albo odwrotnie, nie pamiętam, czy najpierw Adaś Małysz skakał, a potem była familiana, czy odwrotnie, bo te niedziele to były bardzo dawno temu, więc już ich tak dobrze nie pamiętam. Ale musiał Karol Strasburger zabrać głos. Wielki aktor, wielki prowadzący, wielka osobowość medialna musiała stanąć w obronie. Reputacji familiady. Tam, 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 ta, tam, ta, tam. I rzepka. I wszyscy ciągną rzepkę. Dobro narodowe, a Paweł Szek wziął i podeptał. Wziął i podeptał dobro narodowe. Masz konkretne cytaty? Mam. No to jest. pierwsza. Roślina, która kojarzy się z Wielką Nocą? Z Wielkanocą? No nie jest jakieś bardzo trudne pytanie, ale jest zdradzieckie i złośliwe. Ciekawe, jakie były najbardziej punktowane odpowiedzi ankietowane. Ja bym powiedział, no. że bazie. Tak, też mi się kojarzą w bazie, ale na pewno nie były to tulipany, w które strzelił Paweł Wrzchołek, któremu Wielkanoc kojarzy się z tulipanami. Drugie pytanie: blok, w którym nie da się zamieszkać. Wrzchołek przy okazji narady podpowiedział, że siatkarski. Całkiem niezły strzał, ale po prostu niecelny. Nie było takiego, e, pyta, takiej odpowiedzi. Runda trzecia: szczególny dzień tygodnia od końcówki Karnagału do Wielkanocy, włącznie Wielka Środa Utrata. Runda czwarta. Tradycyjny polski ser ceniony w kraju i za granicą. Wszołek przy pulpicie nie wciska guzika, ale drużyna koszykarzy oddaje piłkarzom Legii to pytanie, sądząc, że oni nie znają się na serach. I to prawda, nie znają się na serach. Tobiasz próbował ugrać tę partię bursztynem, więc nie za bardzo się udało. I runda piąta, myślę, że najbardziej historyczna, najbardziej znana. O czym na pewno nie zapomni dziecko, rysując zająca, Paweł Szołek, może jajko albo marchewka, to mnie zastanawia, niech będzie to jajko. No. No nie były to odpowiedzi takie, które pozwalają na wejście do hell of fame, jeśli chodzi o pamiadę. Natomiast i tak, ma był, był ciekawszy. Prawda, bo Paweł spodziewaliśmy się, że to był koniec, że ok, Paweł Przełek wystąpił w Familiadzie, myślał, że częścią składową Wielkanocnego Zająca jest marchewka albo jajko, później się okazało, że nie jest yy, i później widać było, że to w nim głęboko się działo. Ta Familiadowa porażka zaczęła zataczać kolejne, yy, no, przeskakiwać kolejne legele, lewele, kolejne płaszczyzny. Kuba, na pewno chcesz opowiedzieć, co się zdarzyło potem. Paweł Wszołek wziął i powiedział, że to jest wszystko mistyfikacja, oszustwo i naciągactwo. Że Karol Strasburger sprzedaje garnki tak naprawdę. Idzie uczciwy człowiek do familiady, Strasburger tu jakieś pytanie zada, a na koniec bierze i sprzedaje garnki ludziom. Albo te specjalne masażery do pleców za 15 tysięcy złotych. I że trzeba podpisywać różne papiery. Generalnie Wszołek powiedział, że to wszystko wiecie. Tam. Ja udzieliłem setek dobrych odpowiedzi. Tylko to tak wzięli i pomontowali. Tak długo mnie pytali, aż mnie przyłapali. I z tym zającem to było tak, że było pytanie o zająca. Ja mówię uszy, y, szare łapki, y, uśmiech, ząbki. Y, jak podałem te wszystkie odpowiedzi najwyżej ankietowanych, znaczy ten najwyżej punktowany przez ankietowanych, to dopiero sobie zażartowałem, że jajko też ma wiel wielkanocny królik. Ha, ha! A oni wzięli i wymontowali i zmanipulowali i wyszedłem no, na człowieka, który nie jest najlepszy w wiedzy ogólnej. A wcale takim kimś nie jestem, bo jestem doskonały w wiedzy ogólnej, tylko ten przebrzydły z burger wziął i mnie zmanipulował, i powycinał, i realizatorsko to zrobił tak, że, że wyszło, wyszło jak wyszło. Tak mniej więcej Paweł Wszołek powiedział, e, zapytany o to, jak mu się podobało we Familiadzie, jakby się ustosunkował do tego, że nie został idolem całej Polski, że to nie jest tak, że Andrzej Dragan rzucił z robotę, bo stwierdził, że chciałby kiedyś mieć taki poziom wiedzy ogólnej jak Paweł Szczołek. E, no i wydawać by się mogło, że Wszołek zarzucający Familiadzie oszustwo to już jest koniec tej, tej sprawy. Ale to nie był koniec tej sprawy. Tak, bo mam, mam wypowiedź jakby, co? Rzeczywiście. Jak to słusznie ujął Paweł Paczul, to były tak zwane pretensje Wszołkowe. Paweł apelował. Żądamy opublikowania reżyserskiej wersji Familiady z uwzględnieniem wszystkich odpowiedzi Pawła Wszołka. Ponownego mhm. podliczenia punktów pod okiem niezależnej komisji. Z uwzględnieniem poprawnych odpowiedzi Pawła Szałka. I na to wszystko czekaliśmy, naprawdę, na sprawiedliwość. Sam fakt, kiedy o jakimś piłkarzu pisze plotek, to już pokazuje zupełnie inny zasięg, zasięg tematyczny. I rzeczywiście Karol Strasburger do pretensji frszałkowych odniósł się na plotek.pl, gdzie stwierdził. Sportowcy powinni nauczyć się przegrywać z uśmiechem i radością, bezkonfliktowo. Powiedziałbym, że to dość niesympatyczna. I przykra sytuacja. Ten piłkarz grał w odcinku charytatywnym, nie walczył o pieniądze dla siebie, więc dziwię się jego rozżaleniu. Nie potrafi się bawić i śmiać. Ze swojej strony mogę zapewnić, że program nie jest ustawiony. Nie jest nawet wyreżyserowany. Nie ma nawet reżysera na etacie u nas. <laughs> nie można kilka razy nagrywać jednej odpowiedzi. No oni mają po prostu play, <laughs> czy rekord i wyłączają. Jak możemy zdradzić, Familiada jest nagrywana na te... Stare kamery, które obsługiwały wesela w latach 90., i tak jest nagrywana familiada. Jeżeli coś się powtarza, to jedynie ze względów technicznych, gdy dźwięk padnie. I tutaj mówi na koniec: Karol Strasburger z przytykiem Nie piłka zła, nie kolega źle podał i tak dalej. Coś nie wychodzi, trzeba się uśmiechnąć, złapać dystans i grać z nadzieją na kolejną szansę. No myślę, że tutaj jednak punkt dla Karola Strasburgera co po fakcie przyznał też sam Paweł Wszołek, no bo ciężko wyreżyserować program, który nie ma reżysera. No, muszę przyznać, że faktycznie tutaj, mimo wielu zwycięstw, jakie odniosła Legia w tym sezonie, no tu jednak porażka, tu tak. jednak porażka. Jednak w starciu z rzeczywistością, no rzeczywistość okazała się silniejsza. To jest zawsze duży problem. Ja też mam, też mam z tym problem. Myślę, że każdy momentami ma takie, takie chwile, kiedy idzie na starcie z rzeczywistością. I rzeczywistość wygrywa. Rzeczywistość to jest bardzo niewdzięczny rywal, który potrafi, potrafi odrobić nawet bardzo wysoki wynik. Już nastukałeś z tych punktów, już przekonałeś całą, całą rodzinę, że to nie tak. Że rzeczywistość nie jest taka, że wpierdziłem wszystkie pierogi, ale potem rzeczywistość się melduje i ton, to ton. On. Spójrzcie, jak mu tutaj sos ścieka po koszuli. I dupa. I rzeczywistość jest, jest zwycięska. Eee, tak było z Pawłem Szokiem. Tak było z Familiadą. Eee, Trzy kulesze moim zdaniem. Trzy kulesze? Dałbym, powiem ci, pięć, bo to jest jednak Strasburger, to jest ogólnopolska scena i sam fakt, że piłkarz do tego stopnia czuje się oburzony tym co zrobiła z jego życiem familiada i Karol Strasburger, no to to jest coś niesamowitego. To jest to piękno absurdu, tak? Przegrać zawsze można, wygrać nie. Ale zrobić aferę wokół własnego występu świątecznego w familiadzie. To już, jest, to już jest właśnie poziom polskiej piłki i to uwielbiam. Dobry rok, owocny rok. Przekonaliśmy mnie, przekonaliśmy. Mnie. Dodaję jeden punkt. Ja daję w takim razie notę 4, ty 5 w familiadzie. To jest druga z rzeczy, które I się. Też pytam, czat, jaki punkt byście dali, jaka punktacja dla afery familiadowej, dla pretensji w dla konfliktu między Pawłem Wszołkiem, a nieistniejącym reżyserem Familiady? Powinni sobie coś wyjaśnić na osobności. No możliwe. O, Szamuraj. Nie no, ale co to za pomysł? Od prawie 30 lat nikt nie zdradził, że Familiada to warsa, dopiero w szołek się wysprzęglił. Tak, to też, <grym> też jest ważne. Tyle było tych dodatkowych odcinków, nie? I w ogóle ile, ile ludzi, takich zwykłych ludzi wzięło w tym udział, że to naprawdę trudno rzucić kamieniem i nie trafić w kogoś, kto nie był w Familiadzie, bo przecież tych odcinków było kilkanaście tysięcy prawdopodobnie. Karol Strasburger nie wychodził ze studia przez 24 lata. I nikt Nikt nie złamał Umerty, nikt nie złamał tej zmowy milczenia. Wszyscy twardo. Tak, super program, tak, dobre pytania, fajne odpowiedzi, super. Karol Strasburger top. I dopiero wyszedł i demaskator. Zdjął tę całą łudę, którą pokolenia Polaków budowały. Pokolenia Polaków pracowały nad tym, żeby zbrodnia Strasburger był bezkarny. I dopiero Paweł Szłek, ostatni sprawiedliwy, wszedł jak szereg do tego miasta. Tak słuchajcie, to jest wszystko ustawione. Jest wszystko ustawione. Reżyser podpowiada że powiedział, że jajał ma zając wielkanocny. No to, to właśnie tak wygląda ta wasza familia. Mhm. E, więc, więc to prawda. E, Teba jaka jest skala? Od 1 do 10 kuleszów jest skala. Afer. E, no, widzę, że tutaj mhm. rozstrzał jest duży. Tomek Pachla 4, Bryku 7, Benny 3W 4, Marcin Smyk uczciwa 6, fan widoku z okna Michała Pola 5, za strasburgera. Tak, bo to, to jest ważne tutaj, to podnosi mhm. notę. Tak, Że tak. nagle pojawia się ktoś, kogoś nie spodziewałeś w środowisku polskiej piłki. A tak, możesz teraz, burger, nie wiem, w meczu gwiazd politycy kontradziennikarze coś te okolicy. A nie, tu wychodzi i mówi Paweł jak niech się nauczy przegrywać. Ho, 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 ha, i odjeżdża z powrotem w stronę studia, gdzie nagrywa kolejne odcinki. Czy Kuba, jakiś oh. nowy temat, tym razem coś większego? Dobrze. E, pa, wykreślę jeszcze tylko. E... Pawła Wszołka z Notatek. No i tak, co tu większego możemy mieć? Bo wiadomo, że PZPN trzeba zostawić na później, zdecydowanie. Mm -hmm. Ale interesujący może być temat hmm. <laughs> Wisła-Kraków, całokształt? Czy coś, coś większego? Jest lech Gdańsk, ewentualnie. To możemy też... Lechia Gdańsk może, bo nie, nie wiem czy Wisła Kraków aż tak śledziłem. Mi się kojarzy przede wszystkim Wisła z tymi barażami, tak? Co było takie? Tak, było też pożegnanie Jakuba Oszykowskiego, był e, Wiśnicz Gate, no trochę tego. Okej, okay, okej, okay. no, to tego było, ale dobra, Lechia Lechia jest, okay. Okay. Lechia jest chronologicznie wcześniej, więc y, może to być Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk, która w tym sezonie też przeżyła wszystko. To jest trochę śląsk Wrocław. Sprawdziłem. Aurebois, tylko nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, bo w ostatnim odcinku się zastanawiałem, jakie jest to francuskie takie, że na odwrót i to jest właśnie Aurebois chyba. rozumiem. I tego no. chciałem użyć w ostatnim odcinku, ale nie wiedziałem jak I, i teraz potem jak się skończył, to, to od razu to wrzuciłem i sobie przeczytałem, jak się tego mówi. Shamuraj pisze, że oreuwar. Ore Nie, no oreuwar to jest przecież do widzenia, tak mi się wydaje, czy tam do zobaczenia. Paruwar. O, będę tak czytał. Adam o zaprownał paruwar. Więc Lech jak trochę trochę zwraca w paruwar, bo Śląsk zaczynał rok jako Sodoma albo Gomora. śląsk zaczynał rok jako plansza z Folota, a kończył jako lider ekstraklasy noszony na rękach Jacek Magiera. Pamiętajmy słynna przeróbka Sztucznej inteligencji, chociaż sztuczna inteligencja się nie opracowała bo jedyne co dodała, to stęcze. Bo Jacek Magiera w puszczy, karmiący sarnę gdzieś obok tutaj jakieś łosie, tutaj jakiś niedźwiedź przytulający Jacka Magierę, obok Mateusz Żukowski prowadzony za rękę przez Jacka Magierę na tym słynnym spacerze. Tak, tak wygląda się nas Wrocław na koniec roku. Lech Jagdańsk, no trochę inaczej, trochę inaczej to wszystko przebiegało. Bo Lechia Gdańsk zaczęła od chwili, gdzie Ziemowit Deptua, prezes Ziemowit Deptua, Ziemowit Deptua, który miał też imię Zbigniew, ale utrwaliłoby mi się Ziemowit bardziej, bo chyba on sam też tak wolał, mówił, że to nie jest tak, że Lechia spada z ligi. Mamy co prawda 100 punktów straty do bezpiecznego miejsca, a my się nie poddajemy. My się poddajemy. Bo my jesteśmy Tam do... chyba padło takie ładne stwierdzenie toż po tym, jak pan Ziemowit pojawił się w polskiej piłce i udzielał wywiadu Kanal Plusowi, że spadek, ale no nie mówmy o spadku. Dlaczego mówić o spadku? Po co? Po co tak krakać chyba? No gdzieś w tym kierunku i to jest zdana opowieść, że jak tak mówisz, to na pewno spadniesz. Przerabiali to w Koronie Kielce. Nie, nie, nie mówmy o spadku. Jesteśmy na ostatnim miejscu, mamy fatalny skład ósmego trenera w tym sezonie i generalnie wszyscy są lepsi od nas, ale nie mówmy o spadku. Jak nie chcesz mówić o spadku, nie chcesz mówić o porażkach, to porażka będzie mówić o tobie. To jest jak z otchłanią, którą zerwasz. Tak, natomiast pamiętajmy, że to był to, był zaledwie, to było preludium, to był zaledwie wstęp tak. do tego, co się w Gdańsku tak naprawdę wzięło i wydarzyło, bo Lechia Gdańsk przeżyła tak naprawdę w tym roku no ze trzy takie naprawdę duże rzeczy. Pierwsza duża rzecz, jaką Lechia Gdańsk przeżyła w tym roku, to jest oczywiście ten sportowy spadek, czyli, czyli zmiana ligi z Ekstraklasy na pierwszą, co się wydarzyło zresztą też w bardzo ciekawy sposób, bo trzeba pamiętać, że Lechia Gdańsk otworzyła portal do pierwszej ligi. Tak. Pamiętam twój, twój tweet, gdzie kibice Lech Gdańsk, no nie do końca zadowoleni z dokonań piłkarzy z Gdańska. Odpalili bardzo dużo pirotechniki, i ona ułożyła się w taki wielki portal, do którego cały bursztynowy stadion wszedł i się zmaterializował już w niższej lidze. E, tak to wyglądało. Tak wyglądało to pożegnanie Lechi i Gdańsk z ekstraklasą. E, to było chyba Gdańsk... pożegnanie Lechi z ekstraklasą, ale takie zaślubiny Lechi z pierwszą nią. Tak. Tak, tak zdecydowanie można to określić, z uwagi na to, że było to zwyczajnie efektowne wizualnie. Tak trzeba, trzeba to wprost, wprost nakreślić. No i to jest, to jest pierwsze duże wydarzenie, które się, się stało w Lechia Gdańsk. Natomiast Lechia Gdańsk też zmieniła właściciela, i Lechia Gdańsk również, poza tym, że zmieniła właściciela, to zmieniła troszeczkę. Podejście do budowy kady, bo było, była taka sytuacja, że Lechia Gdańsk odwołała mecz towarzyski, bo nie miała piłkarzy. Mhm. To się wydarzyło w tym roku w Lechii Gdańsk. Lechia Gdańsk miała zaplanowany sparing, ale niestety do tego sparingu nie przystąpiła. I choć na początku, bo tutaj też trzeba pamiętać, że ewoluowało to trochę, że na początku Lechia Gdańsk robiła trochę dobrą minę do złej gry. Nie, nie, słuchajcie, wiecie co, bo my nie zagramy tego sparingu, bo wiecie, bo, bo mamy po prostu inne plany, inne plany mamy, dlatego nie zagramy sparingu. Potem już trener nowy, zresztą trener Szymon Grabowski powiedział, że no tak, odwołaliśmy sparing, bo nie mieliśmy kim grać, bo kadra liczyła się do osób i dołączeni do tego byli juniorzy z rezerw, ale rezerwy przecież zlikwidowaliśmy, więc... I tam bursze. było to zdjęcie w przeglądzie sportowym, prawda, że przegląd sportowy tworzył skarb kibica pierwszej ligi, tak? Tak i musiał dać stare zdjęcie. Dlatego, że Lechia Gdańsk no nie mogła nowego zafundować zdjęcia, bo zwyczajnie nie było tyle Mogę zawodników. dać zdjęcie na przykład Sokoła Wędrownego <coughs> albo coś podobnego. Tak po prostu, że słuchajcie, Lechia nie zdołała zebrać drużyny do momentu naszego wydania naszego skarbotnica, to nie czujemy się w obowiązku umieszczać zdjęcia. Gdańsk, dajemy zdjęcie tego to Sokoła Wędrownego. Sytuacja wygląda tak, że mecz z Olimpią miał się odbyć dwa tygodnie przed rozpoczęciem ligowych zmagań w pierwszej lidze. To nie, jest duży, to nie jest dużo czasu, dwa tygodnie. Dużo czasu to jest rok, faktycznie. Dwa tygodnie to nie jest dużo czasu, ale Jakdańsk na dwa tygodnie przed ligą odwołała sparring, bo miała 13 piłkarzy plus bramkarza. 13 piłkarzy z pola wówczas, wówczas trenowało. No, oczywiście, takie. Rzeczy, jak nie wiem, klub, który wysyła Gacie, Flavio Paiszao, to nawet nie ma co, czy, co wspominać, bo sytuacja wyglądała tak, że jeśli chodzi o pierwsze półrocze, to Alechia Gdańsk po prostu zrobiła sobie taki challenge, co jest popularne na TikToku, żeby jak najczęściej kompromitować się w oczach piłkarskiej Polski. Jak już się kompromitowała tak doszczętnie, że na boisku dramat. Jeśli chodzi o trenera, zatrudnili trenera z Chlorakasu. Zacznij o Do trenera. trenera dojdziemy. Trener to osobny tutaj wątek, także spokojnie, jak najbardziej. Adam Mandziara, właściciel, człowiek numer jeden w Lechii Gdańsk, porozumiewał się ze światem za pomocą instagramowych zdjęć. No, no. Wrzucał instagramowe zdjęcie i w opisie pisał, o słuchajcie, Lechia, to tam, tam, tam. I kibice śledzili. Naprawdę, kibice Lechii Gdańsk, duży klub, duże miasto, wielkie tradycje. Musieli odświeżać Instagrama, żeby dowiedzieć się, czy klub istnieje. Tak, o, dobrze, nie, słuchajcie. I od razu na swoich wewnętrznych grupach Whatsappowych, facebookowych, słuchajcie, Adam Mandziara wrzucił posta, istnieje jak Gdańsk, dalej, do boju. I wszyscy się wtedy bardzo mocno mocno cieszyli. E, ja y, otworzyłem sobie generalnie nagłówki e, związane z Lechią Gdańskim. Bardzo są barwne. Pajszao. To był najgorszy rok w moim życiu. <grym> nalepa, czuję wstyd. <grym> I, I to można tak tak cały czas rzucać tym, bo, bo po prostu w Lechii Gdańsk była nędza, nędza totalna. Nędza takiego rodzaju, że ja byłem aż, aż w szoku, że, że można do takiego stopnia doprowadzić klub. Odsunięty Duszan Kuciak. Mam, tu, mam, że... na spokojnie Kuba, na spokojnie, żeby tutaj się nie rozpędzić i pominąć ważnych rzeczy. Odsunięty Duszan Kuciak po jednej z wypowiedzi, po wypowiedzi z Pogonią szczeci. I wtedy ukazało się, że Lechia starała się wpisać klasyki wszędzie, gdzie tylko mogła. Jest długa tradycja oświadczeń w polskiej piłce, i Lechia również załapała się. Opublikowała wtedy słynno już oświadczenie w sprawie Kuciakowej, gdzie no, została wyjaśniona sprawa raz na zawsze, ponieważ w tym oświadczeniu czytamy. W związku z tą sytuacją, piłkarz odbył bardzo długą rozmowę z prezesem Zbigniewem Ziemowitem Deptuą. Kropka koniec oświadczenia. To jest ostateczna kara, jaka istnieje najwyraźniej, nawet nie tyle w Lech Gdańsk. Na Pomorzu. Tu Długa rozmowa z panem Ziemowitem Deptułą. Kropka. Dziękuję bardzo. Zabrzmiało to. Powiem ci szczerze, to, to jak dostać śledzia w gazecie? Trochę. Rybę w gazecie. Nie? To coś takiego. I drugi klasyk. Myślę, że kurczę, to naprawdę nie powinno, nie powinno, trzeba ocalić od zapomnienia. Pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Odparłem sobie zdjęcia. Uśmiechnięta osoba, zaangażowana. Nie jestem sobie w stanie połączyć tego zdjęcia z wypowiedzią na temat Lechy Gdańsk. Pani Aleksandra Dulkiewicz, podczas spotkania z uczniami w jednej z gdańskich szkół, została zapytana o Lechi Gdańsk. I ta uśmiechnięta, pracowita kobieta mówi: A co? Mam im Lańsko dać? Myślicie, że mam tam do szatni wpaść? Co z tą Lechią? Czemu tam nikt nie gra? Dlaczego nie mają ciągu do bramkę? Jest to przykre, kiedy e, polska piłka, kiedy Lech Gdańsk zasmucała e, ludzi, ludzi na Pomorzu, bo na pewno nie tylko pani Aleksandra miała taką e, refleksję. E, to, jest, to jest dobre, że to przypomniałeś. Ja, ja z kolei znalazłem jeszcze e, felieton Radosława Kałżnego, który też ładnie i barwnie powiedział. Jeżeli spadek lechi okaże się faktem, jedynym zainteresowanym stanem finansów lechi może być komornik. Też urocze. To tylko komornik jeszcze będzie interesował tym, co się dzieje w lechi. Ale zanim, zanim dalej będziemy sobie tutaj o Lechy rozmawiać, Filip Już przydał nam 10 zł w charakterze Donatu, dostałem na święta najlepszy prezent żona w ciąży. Filip, wielkie gratulacje w takim razie. I trzymamy, trzymamy kciuki za nowego członka uniwersum. Żeby. Jak, żeby przyszedł zdrowy na świat. I, i raz, jeszcze, raz jeszcze graty. No i co? I możemy dalej do Lechi się odwołać. Więc tak, najpierw może organizacyjnie, jak to wyglądało. Organizacyjnie wygląda to tak, że z Lechią piłkarze rozstawali się, rozwiązując kontrakty z winy klubu, rozstawali się w atmosferze bardzo dużych zaległości no generalnie jeśli chodzi o Lechię Gdańsk tutaj mam na myśli całe pierwsze półrocze oczywiście, no to to był dramat to był jeden wielki galopujący dramat drużyna juniorów, która nie dała no, 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 została po prostu rozesłana po Polsce, no bo nie było co z nimi zrobić z celiotki, z tego co pamiętam spadli rezerwy, rezerwy zostały rozwiązane, więc tak naprawdę wielu zawodników Lech Gdańsk stanęło przed wyborem, czy Robić w życiu nic, czy opuścić Lech Gdańsk? Bo zwyczajnie w Lech yy, ślepa uliczka. Już w rąk, track, już dalej nie, nie można było w żaden sposób pojechać, bo zwyczajnie nie, nie było takiej możliwości. Rzadko się tak zdarza, żeby klub piłkarski doprowadził do tego, że cała sterta juniorów zwyczajnie nie ma, nie, nie ma co ze sobą zrobić, bo, bo nie ma dla nich jakiejkolwiek dalszej ścieżki. Zaległości wobec ochrony, zaległości wobec firm cateringowych no to można powiedzieć, że, pff, że to, to już taki, taki totalnie poboczny, e, poboczny temat, e, absolutnie. E, zwalnianie trenerów i tak dalej, no to też można podciągnąć pod organizację, choć do tego jeszcze przejdziemy do polityki kadrowej Lechi Gdańsk. No i oczywiście e, bezustanna rotacja na stanowisku rzecznika prasowego i nie tylko. E, demaskatorski artykuł Pawła Paczula o sposobie zarządzania Pawła Żelema. Traktuj ludzi jak szmaty, to jest tytuł. I pamiętna sytuacja przywołana, chyba nie w tym konkretnym artykule, ale przez jednego z dziennikarzy z Górnego Śląska, mhm. kiedy Paweł Żelem oszczędzał długopisy, e, bo, bo zwyczajnie wypada oszczędzać, oszczędzać długopisy. Czy mogły przybić piątkę z tym nowym prezesem Podbeskidzia, który zakazał odpalać światło swoim pracownikom? Bo jest światło do 16 przecież. To co będą świecić i marnować prąd? Tak dodajmy, że Adam Mandziara skakał po stanowiskach. Bardziej niż że częściej niż trenerzy w Lech Gdańsk to się zmieniały tylko stanowiska Adama Mandziary w Lech Gdańsk, który był doradcą z rządu prezesem był członkiem rady sympatykiem tego, klubu, sympatykiem. Był z adminem konta instagramowego Adam Mandziara. To była funkcja, która była najbardziej odpowiedzialna, bo admin Instagramowego konta Adam Mandziara to tak naprawdę numer jeden, jeśli chodzi o relacje z kibicami. Więc nie jest łatwo. Nie jest łatwo w ogóle łączyć funkcję na przykład nie wiem, prezesa czy właśnie przewodniczącego rady nadzorczej oraz admina Instagramowego konta Adama Mandziary. Jestem zresztą ciekawy, kto teraz jest adminem Instagramowego konta Adama Mandziary, kiedy już Adam Mandziara w i nie ma zbyt wiele do powiedzenia. No ale, no, ale tak jest jeśli chodzi o Lechę Gdańsk i, i zarządzanie w, w Lech Gdańsk. A zarządzanie to była tylko wisienka na torcie tak naprawdę. Tych wszystkich innych rzeczy, które się w Lechi wydarzyły. Jaki mini temat chciałbyś poruszyć, jeśli chodzi o Lechę? Bo ja mam znaczy, parę. Ja, ja tylko jeden mam jeszcze taki, bo też <coughs> u Pana, pana, pana Badia. Mhm. Chlorakas. Nie, pana Badia z Chlorakasu, ponieważ Pan Badia Specjalista od spadków, specjalista od porażek powinien być bardzo ceniony na rynku transferowym. Jest potrzeba, jest potrzeba kozła ofiarnego. Od dawna to powtarzam. Powtarzam: powinni być prezesi, którzy przyjmują funkcję bycia kozłem ofiarnym. Powinni być trenerzy, piłkarze, których całą rolą jest wyjście i powiedzenie: tak, to moja wina. I Dawid Badia doskonale się do tego nadawał, choć nie do końca chyba sobie zdawał sprawę, że w takiej funkcji zostaje. Zatrudniany, natomiast sam wybór trenera, bo możemy mówić, że pan Badia być może nie do końca poradził sobie z tym wyzwaniem i granie przepięknej piłeczki Tiki Taka Barcelona ze szczytowego momentu Guardioli, w momencie, gdy gra o utrzymanie, to nie, jest, to nie jest najlepszy plan. W dziejach brat Pitt z Klunejem. tego nie wymyślali Walshens 11 i chyba mieli ku temu powód. Ale no to ktoś zdecydował się na wybór tak niesamowity jego CV i tą osobą był pan Adam Mandziara, gdzie bodajże wtedy prowadził ich Kaczmarek i to nie było tak, że nie ma żadnego powodu, żeby nie wierzyć w utrzymanie. Tak naprawdę Marcin Kaczmarek pracując dosyć krótko w tym sezonie, to i tak zdobył z lwią część tych punktów Lechii Gdańsk, więc była wiara, była szansa, że z nim to jeszcze można było pociągnąć. I nagle zostaje wyciągnięty pan Hiszpan z Cypru. Hmm. Pan Hiszpan z Cypru, który dodajemy, że zyskał przydomek matematyk. Po tym jak, jak wszystko ładnie ładnie wyliczał, 9 finałów mu zostało, czyli tam siedem finałów, potem już było 5 finałów. No bardzo dużo finałów miał w pewnym momencie. Wszystkie przegrał. No nie, poza jednym z Legion zwycięstwo po golu Gajosa z, z Gdyni. Gajos w Gdyni był i strzelił z, z, z wysokości gdyni e, bramkę na 1 do 0. E, wiesz co, co mnie jest z, z takich mini tematów wokół lech i jeszcze bardziej. U pana A... Badini były te jednak złote myśli, prawda? Że mamy siedem finałów. Jeśli masz, ma, masz cytat, czy nie masz? Mm. To, to pozwól. opiera swój y, optymizm na matematyce. To było to. Nadzieję opieram na matematyce. Siedem finałów. A później Lechia spadła chyba 3 czy 4 kolejki przed końcem, i okazało się, że to jednak nie było siedem finałów. No to jest straszne, jak może człowieka matematyka rozczarować. To jest jak zdrada. Królowa zdrada. Ja nauki. się nie boję tego słowa. Yy, bo pan, pan Badia, generalnie pamiętajmy, że mimo wszystko on się nie poddał do końca. Mhm. I do, jeszcze był ten wywiad u tymka Kobieli, tymka Kobiela, tak. gdzie też. No, taki słowny ping-pong, ale zachował pogodę ducha i optymizm pan, pan Badia. Eee... <grystanie> Łukasz Lebioda. pan Badia na transfer ma bez pracy od marca. No, <grystanie> no nie zapracował sobie na szansę w mocniejszym klubie eksterkasy, swoją przygodą w Lechii Gdańsk. Ale do czego, do czego ja chciałem nawiązać? Chyba, że masz jeszcze z Badia jakieś cytaty konkretne. Wiesz co, no tylko to było. To, co nawiązałeś do pana, mm. do Tymka Kobieli, ale to chyba nie będzie aż tak głęboko w to wchodzić. Skupmy Dla... się na takich większych, większych rzeczach. No to właśnie. To teraz tak. Jakub Kauziński, to był piłkarz Lechigdańsk. Mm -hmm. Piłkarz Lechigdańsk, któremu wygasał w czerwcu kontrakt. I piłkarz który powiedział, że sorry, ale tu jest burdello bum-bum. Z burdello bum-bum. Ja nie mam zamiaru dłużej trwać w tym klubie. Zwłaszcza, że mnie traktujecie tak, jak mnie traktujecie. Nie będę z Wami przedłużał kontraktu. Lech Gdańsk oczywiście jak przystało na duży klub. Generalnie każdy polski klub jest dużym klubem i każdy polski klub zachowuje się jak duży klub w takiej sytuacji. Nie tak jak taki duży klub, który jak Borussia Dortmund do końca gra Robertem Lewandowskim mimo że wie, że ten przechodzi do Bayernu. Nie zachowuje się jak duży klub, który nie pozwala sobie w kaszę dmuchać. I Lech Gdańsk powiedział: hola hola, Kauziński, mistrzu. Teraz to ty się powąchasz murawę dopiero jak wiesz co, jak założymy rezerwy, a nie planujemy zakładać rezerwy. Mhm. Jakub Kauziński nie pojechał na owoc przygotowawczy z Drużyną. Twardo, pięścią w stół. Nie będzie Kauziński nam plus wasz. Kauziński to niech najpierw się nauczy tutaj, nie wiem, cokolwiek. Chodzić po mieście niech się nauczy, a dopiero potem niech przychodzi do nas i, i próbuje tutaj cokolwiek wywalczyć. Wisła Poznań, 29 stycznia. Poza kadrem Kauziński. 4 lutego górnik zabrze, poza kadrą Kauziński. No, z widzewem w lutym już na ławce. Z koroną też. No, z radomiakiem już na wojsku. 25 lutego. I potem potem grywał, no, końcówkę grał praktycznie po 90 minut w każdym meczu. Jakub Kauziński, który noga jego tu nie postanie. Póki ja jestem, to tu o nie będzie. Lech Gdańsk która miała piłkarza całkiem niezłego generalnie, jeśli chodzi o Jakuba Kauziński. Ja Ci nawet dodam, Kuba, że Kałziński aktualnie gra w tej lidze tureckiej. Ostatnie dwa mecze całe, także no, to pokazuje, że nie, jest, nie był jakiś najgorszy i tam było chyba nawet co, że trenerzy mówili, że chętnie by na niego postawili, ale nie mogą. No, nie no, to dramatyczne naprawdę, bo biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji była Lech Gdańsk i Lech Gdańsk swojego prawdopodobnie no, jeśli chodzi o, o walory piłkarskie młodzieżowca, który no, najwięcej dawał chyba, jeśli, jeśli chodzi o Gdańszczan, który mógł się przydać, nie wysyła go na obóz, butuje go, trzyma go gdzieś poza kadrą, ale w sumie wiecie co, jest już bardzo słabo w tabeli. Więc właściwie choć Kauziński bez obozu, będziesz grał. No jak Gdańsk 2023, naprawdę. Ja byłem, byłem zaszokowany, jak to, jak to śledziłem. E, żal mi było tak naprawdę e, mojego imiennika z Gdańska bo też wydawało mi się, że dla niego to nie jest do końca wygodna sytuacja, pamiętajmy, że to człowiek urodzony w Gdańsku, który, który z Lechią był związany nie tylko, nie tylko kontraktem, wygasającym, bo wygasającym ale jednak kontraktem, no ale też podejrzewam, że Lechie traktował jako swój klub wychowany, który przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia w Lech Gdańsk no rozstający się z klubem w takich okolicznościach, gdzie zresztą no jeśli, nie wiem, jeśli zapytać Kibic Lechii Gdańsk w styczniu, słuchaj, musisz decydować teraz, albo Mandziara, albo Kauziński. Wybieraj, wybieraj, bo inaczej nie ma innej możliwości. No to nie jestem przekonany, że każdy kibic Lechii powiedział, oczywiście, że Adam Mandziara. Jak mam śledzić losy mojego klubu bez instagramowego konta Adam Mandziary? Kauziński dziś jest, jutro go nie ma, a Mandziara będzie wieczny. Mhm. Więc tym bardziej ten spór był, był głupi zwyczajnie, tym bardziej mhm. ten spór był irracjonalny i tym lepiej się stało, że ostatecznie został ten spór mhm. przez piłkarza wygrany. Hubert Jurkiewicz, niesamowite to jest. Mieli wcześniej konkretne zaplecze z Elliot i dwoma klubami satelickimi, jakimi były Chojniczanka i Bytowia. Ładnie to za orali chyba merytoryczna puenta i tyle o Lech Gdańsku, ba? No, generalnie też bym chciał tak powiedzieć, ale jest jeszcze kwestia sprzedaży Lech Gdańsk. Nie wiem, czy chcesz do tego wracać, bo Lechia Gdańsk została sprzedana, no, Paulo, No Ale dobra, to, bo to... Nie no, że... Możemy, możemy, tylko też zaczynam patrzeć na ten... nie no Siedzimy dzisiaj, ile, 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 ile fabryka dała, nie? O 13 jest jakiś jest program Studio Remonta, bo Musimy się wyrobić. No, ale dobra, czas jest. Nie, Paolo Urfer. Tak. Ja tylko dodam komentarz bryku. E, bryku wspomniał, jak powiedzieliśmy e, po spadku Lechi, nawiązując do artykułu coś dziwnego spadło na północ od Budgoszczy. Tam Ładne. Wtedy był jakiś, jakiś ten. Tak, ale no to Paolo Urfer jeszcze, tak. Znaczy, tu generalnie ta, ta druga połowa roku jest prostsza do omówienia. No bo bo... na razie, tu wiesz, tam nic się, nie. widzimy nic złego, żeby się działo aż tak strasznie, tak? Przyszli jacyś też nieźli piłkarze, oni grają w pierwszej widze, nie wygląda to, że Lechia jest jakimś. Ja wiem tyle, że Lechia nie jest liderem, tak? Ale przy wszystkich wątpliwościach wokół Paolo Erfera też zastrzegaliśmy, że no to trzeba poczekać, tak? Co się dalej stanie. na razie się niewiele dzieje aż takiego strasznego. Tak, przede wszystkim zapowiedziałeś jak gdyby kroki prawne wobec Szymona Jadczaka. A Szymon Jadczak, który akurat wtedy miał dwa artykuły takie kontrowersyjne, powiedzmy, o ile z Kevina Komara się wycofał, przeprosił i w pewien sposób posypał głowę popiołem, o tyle Lech odpowiedział, że dobra, słuchajcie, ja podtrzymuję wszystko, co napisałem w swoim artykule dotyczącym powiązań Lech i Gdańsk z no, rosyjskimi pieniędzmi. Ale to, do czego chciałem nawiązać, bo tutaj ani się to nie wyjaśniło w taką stronę, że. Że Szymon Jadczak temat pociągnął, ani tym bardziej nie wyjaśnił się w taką stronę, że prezes Lechy Gdańsk Szymona no. postawił przed niezawisłym sądem i go zwyczajnie zniszczył argumentacją. Ja chciałem nawiązać do tego, jak wyglądało to półrocze, bo było tak. Lechia trenuje 13 piłkarzy i kupuje nagle Luisa Fernandeza, do którego się czai pół ekstra i to ta górna no. połówka ekstraklasy I to, tak się rozpoczęło to drugie półrocze dla Lechy Gdańsk. Szymon Grabowski jako trener a o mam a o mam, no ale, ale wiedziałem na co się pisze liczę, że jeszcze, jeszcze ktoś dojedzie i potem Lechia Gdańsk, pach, 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 pach 50 transferów, większość z Walmiery? Walmiery chyba, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, czyli klubu, który w teorii mógłby być patronackim dla Lechii Gdańsk, bo przecież gra w europejskich pucharach, ale w praktyce jest satelickim dla pierwszoligowej Lech Gdańsk to też warto podkreślać, że Lechia Gdańsk stała się klubem patronackim dla zespołu występującego w europejskich pucharach. Mhm. Bardzo jestem zadowolony z takiego obrotu spraw, zwłaszcza, że nawet interesujący zawodnicy do, do tej Lechii ostatecznie, ostatecznie trafili. Widać to też, też w ligowej tabeli. Ale sam, sam sposób, w jaki to wszystko się nawarstwiało, w jaki sposób ta Lechia wyszła z wirażu, no to, to jest coś absolutnie bardzo godnego uwagi dwa tygodnie przed ligą, odwołany sparing z uwagi na zbyt małą liczbę zawodników i do, tego, do tej grupki ludzi, niedużej nie grupki ludzi, do tego kółka brydżowego złożonego z czterech, z czterech osób wchodzi Luis Fernandez, niekwestionowana gwiazda tak naprawdę ligi w barwach Wisły Kraków, no a potem, potem już cała cały tabun Aha. zawodników. Piękna historia. Tak. Absolutnie coś wspaniałego. Mam taki szybki strzał w takim układzie, na zasadzie no. zakon. A jeszcze Lech, jak punktacja, tak? A ja tutaj oczywiście dodaję jeden punkt za Tobersa, uh -huh. bo pamiętajmy, że, uh -huh. że to jest coś, co już mówiliśmy na początku, ale, ale warto, warto o tym pamiętać. Więc ja daję mocne 8. Tutaj naprawdę działo się wszystko: Kauziński, Tobers, spadek, rosyjskie uh -huh. powiązania, Zbigniew Ziemowicz-Deptuła. Nie mówmy o spadku bo on jest dopiero za 15 dni, więc na razie jeszcze nie zaprzątajmy sobie głowy takimi rzeczami. Wielki matematyk z Florakasu. Dużo się działo. Łukasz Smolarów w roli dyrektora sportowego Lechidańsk. No naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy. Brakuje mi sukcesu, wiesz? Tak jak w Śląsku, Wrocław były te wszystkie absurdy, ale też taki awers tej złej monety, taki dobry. A w Lechi, no tak, po prostu dużo się działo rzeczywiście, ale ta przygoda śląska-wrocław stawiam wyżej. Dlatego w Lechi daję jakieś takie 7. 7. Dobra, ok. Lechia Gdańsk, spory temat, dużo się w niej działo. Mhm. Nawet trochę czy wyrzuty sumienia, że tak, tak rzadko do Gdańska zaglądaliśmy, bo faktycznie no było tego sporo. Było tego, tego sporo, dużo się. Dużo się rzeczy, rzeczy wydarzyło. Kevin Blackwell, nowym dyrektorem technicznym. No te, tego też nie omawialiśmy, bo, bo oczywiście to, to jest pierwsza liga, do której zaglądamy rzadziej, no ale gościu, który ma w CV Leeds czy Sheffield, więc też, też warto, warto wspomnieć, jak ta Lechia z wirażu tak naprawdę wyszła. Dobrze, to ja mam teraz, Kuba, yy, myślę, że coś, co też zrobiło nam jeden z dni, jeden z <laughs> Konferencję Marka Szczerbowskiego pożegnalną w GKS-Katowice. Mm. No, to są delicje. To są delicje. E, Marek Szczerbowski był prezesem GKS-Katowice i postanowił odejść z wykopem. Konferencja prasowa, transmitowana na YouTube. Trwała chyba ze dwie godziny. Miała mnóstwo slajdów, ale przede wszystkim miała charyzmę Marka Szczerbowskiego. Marek Szczerbowski na pożegnanie swojej kadencji pożegnał się, rozdając czekoladki Merci. <laughs> Mam nadzieję, że każdy mógł wybrać, którą chciał, bo zawsze jest ta Marcepanowa, tak. I po tym, gdyby sam rozdawał te czekoladki, to wiedzielibyśmy, kim najbardziej gardzi, taka prawda? Dając tę Marcepanową, ale chyba rozdawał całe. Jest to naprawdę, kto nie widział, polecam zobaczyć na konferencji, jak on statecznie, spokojnie rozpakowuje to mersji z tej folijki, owijki. No, w tym jest taka metafora końca, właśnie, tak. Pamiętajmy, że Marek Szczerbowski wziął i wyjął trąbkę. Tak. Wziął i wyjął trąbkę i tak schronnie powiedział, że zawsze chciałem się nauczyć. Na grać na trąbce. Na trąbce. Może teraz będę Aha. grał. Tak chciał wzbudzić chyba troszeczkę takie, takie melancholijny nastrój na tej konferencji. tak Trochę uderzyć w takie nostalgiczne, żeby ludzie tak powiedzieli nie Marku, graj nam dalej jako prezes. Nie marny talentu swego na trąbkę. A on tak, tak, skromnie powiedział. W ogóle sam fakt, jak wyglądała ta rezygnacja. Konferencja sumująca, 4 lata działalności w czerwcu i zapowiedź twarda. 25 sierpnia odchodzę. To za dwa miesiące, ale wtedy odchodzę, bo ja chcę być równe 4 lata w klubie. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. To, to że dzisiaj już rozdajesz Mersi. to, że dzisiaj już pokazujesz mhm. trąbkę, a odchodzisz za dwa miesiące. No właściwie już jest tam bez różnicy, no tak naprawdę, co będziemy się tutaj. Tym, tym zajmować. Oczywiście Marek Czerbowski jeszcze pozwolił sobie na jedną konferencję prasową wejść i podkreślił: całkowicie się odcinam. Nie będę nawet próbował niczego doradzać. Nie może być tak, żeby ktoś pomyślał, że nadal rządzę GKS-em z drugiego rzędu. Dziś jestem tu, ostatni dzień. Wszystko, co będzie od jutra, to już nowa historia. Być może mogłem zrobić więcej, ale niczego nie żałuję. Tak powiedział. Marek Szczerbowski w końcówce sierpnia. No, dotknęli kibice przede wszystkim GKS-u Katowice. Trzeba powiedzieć to wprost, którzy bardzo mocno z Markiem Szczerbowskim walczyli. Polecam serdecznie, można wpisać na Twitterze Szczerbowski i będzie taki, takie highlightsy, takie top tej konferencji. Jest tam intensywne witanie kogoś, to, to Kuwetą na dokumenty. Pogota tak. na dokumenty jeszcze się w tym roku pojawi. Powitał tą kuwetą. Także być może konferencja Marka Szczerbowskiego rzucała nowe światło na zdarzenia w Lublinie, do których jeszcze dojdziemy, ale rzeczywiście, no i to wyjęcie trąby e, i granie na niej, chyba nawet nie, chyba nawet nie granie, wyjęcie i mówienie, że chciałbym na niej grać, to rzeczywiście było coś pięknego. Leciała muzyka z wabanku, były memy, było absolutnie wszystko na tej konferencji. Coś, coś wspaniałego. Dziękujemy Piotrowi Koszęckiemu, który nam. Podrzucił tę konferencję Marka Szczerbowskiego w stosownym czasie. Tak. Teraz zobaczyłem, że jeszcze jest Twoja nitka tak. z Markiem Szczerbowskim. No naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre. To było. No i faktycznie. A, kibice przestali oczywiście bojkotować. No. Nie, chyba tyle o Marku Szczerbowskim tak patrzę, Tak, że... tak, nie, to, to nie ma co, to jest, to jest przekąska, Kuba. I teraz jestem ciekaw, jaki duży temat chciałbyś znowu rzucić na ten nasz weselny stół. Przeczytałem jeszcze pod twoim, twoim wycinkiem z konferencji ładny komentarz dotyczący Marka Szerbowskiego i tego, w jakim stylu tę konferencję prowadził. Przepraszam, co to jest? <noise> Podobnie miałem wrażenie, jak oglądałem tak. konferencję Marka, że... przepraszam, co to jest? <noise> Bardzo mi się to spodobało. A, tutaj ten... A nie, tego nawet nie oceniam, bo to pierdoła. Tak, tak, nie, tak. Nie będziemy tutaj kuleszów wyciągać. Kuleszowie są na na ważne, na ważne rzeczy. Eee, patrzę, no nie wiem, czy to już jest czas na motor Lublin, cały kształt? Może być motor Lublin, dlaczego nie? To myślę, że możesz, możesz zajawić temat, a ja wyciszę nawet mikrofon i się wykaszę tak porządnie. Motor Lublin. Jest taki klub i pracuje w nim Portugalczyk Gonzalo Fejo, najbardziej zapracowany człowiek świata, najbardziej zaangażowany człowiek świata, który chciał czynić samo dobro, ale pewnego brzydkiego dnia prezes Paweł Tomczyk pod jego nieobecność wczołgał się do jego kantorka i postanowił wleść na sufit. Nie wiadomo, jak długo Paweł Tomczyk wisiał na suficie w całkowitej tajemnicy, w całkowitej ciszy, na suficie kantorku Gonzalo Fejo, ale kiedy po jednym z meczów Gonzalo Fejo dla zabawy, dla własnej osobistej frajdy podrzucił sobie kuwetkę na dokumenty w swoim własnym osobistym kantorku i trafił łuk brwiowy wiszącego nie wiadomo jak długo, przylepionego jak człowiek pająk do sufitu Pawła Tomczyka zrobiła się niesłusznie. Afera na całą Polskę. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne co się wydarzyło w motorze Lublin, bo pamiętajmy, że zajawiłeś pierwszą część. Tak. Zajwiłeś prezesa Pawła Tomczyka, przechadzającego się, przylepiając swoje kończyny do sufitu w gabinecie, w którym Konsafaj mm -hmm. otrzymał swoje dokumenty w kuwetce. Yy, ale jeśli ktoś sobie pomyślał, tak, bo ja byłem na przykład człowiekiem, który tak sobie pomyślał, kurde blade, trudno będzie przebić rzut kuwetą ługu brwiowy prezesa przez trenera. Chyba to jest już taki pik, jeśli chodzi o to, co może mnie w motorze Lublin zaskoczyć. Pan Wątróbka to jest taki keeper. Taki keeper jest pan Wątróbka. Tak, to jest piękne, bo w jaki sposób Zbigniew Jakubas postanowił wygasić tę aferę? Organizując konferencję, która była trochę takim kurczakiem rozmaitości zamówionym w Chińczyku. Wiesz, że tam są ścinki ze wszystkiego i one się pojawiły i to było smaczne. Zagadać, zagadać, to jest no, najlepsze, zagadać zwyczajnie, to jest, yy, znany patent ze szkoły podstawowej nie tylko, że tak no słuchaj, no powiedz mi, tam, y, jak jest to prawo Newtona, to co byś powiedział? Newton? Newton to jest też stacja kolejowa, wiedziała pani, że jest taka stacja kolejowa i yy, nie wiem czy pani wie, ale kolejarze z Newton to zakładali Manchester United. To właśnie oni, ich związek zawodowy Zaczynę, Ale nie, nie, Kuba, pytałem o. Ale proszę pani, po co ten pośpiech? Wkrótce pani wyjaśnię wszystkie zagadnienia fizyczne, które chce pani wiedzieć, ale chciałem jeszcze nawiązać do tego, jak randkowałem na ulicach Lublina. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, ale tak, tak. Byłem w Lublinie, randkowaliśmy sobie tutaj. Spacery, pięknym miastem. Spalarnia z śmieci? To jest temat, którego nie chciałbym poruszać. To jest temat, którego nie chciałbym poruszać. Podobnie jak awarie pociągów firmy Newak. To są rzeczy, siedem rzeczy, o które nie pytaj Zbigniewa Jakubasa. Znaczy, Natomiast jeśli, tak? jeśli chcesz siedem rzeczy, o które warto spytać Zbigniewa Jakubasa, to też ci mogę powiedzieć. Warto spytać pana Zbigniewa Jakubasa, na przykład o panią Izunię. jak sobie radzi. Dobrze Pani, sobie radzi. Pani Izunia była chyba. <laughs> znaczy każdy, kto śledzi uważnie polską piłkę Kuba, ma swój ulubiony fragment yy, konferencji Zbigniewa Jakubasa. Taka tak. jest prawda. To jest film, który oglądaliśmy, który śledziliśmy podczas nagrania i który z miejsca został klasykiem. Zapraszam, szanowny czat, jaki fragment, czy pan Wątróbka, czy y, odprowadzanie wody do Bystrzycy, które nagle pojawiło się znikąd na tym firmamencie y, jakubasowym, polsko-piłkarskim, błysnęło i wciąż nie do końca wiem, o co tam chodziło. Czy o spalarnie śmieci, ale dla mnie pani Izunia, gdzie, gdzie jak Jakubas, mówiąc to wszystko, co mówi, nagle mówi pani Izunia o chyba dyrektorce, szefowej tego wszystkiego, tam członkini zarządu. Ona tak na niego patrzy, tak. Serio, serio, to, to, to jest poważna konferencja. Ona, o, te osoby, które siedziały obok Fejo, bo, bo ty jesteś z kolei, ja wiem, wiem, że twoim, twoim ulubionym fragmentem jest to, w jaki sposób siedział Fejo przez całą tę konferencję. Tak, tak tak, uwielbiam to. Fejo Klasowy urwis, który już wie, już wie, że przyszedł ojciec, a ojciec jest dziadny. Ojciec jest dziany już do szkoły i powiedział, że skończy już te wpłaty na komitet rodzicielski. Jeśli ktoś tutaj mojego małego Gonzolusia zacznie cię wierzyć. I Gonzaloś, tak, mogę napierdalać wszystkich, taki jestem, bo mam dziadnego starego. I tak siedział Gonzalo Fajo, który no musiał przez chwilę przyjąć zbolałą minę, ale generalnie to tylko przez chwilę, bo tak jak Zbigniew Jakubas mówił. Oczywiście Gonzalo bardzo żałuje tego, co robi. No. Stary, ale gadasz. No i spokój. Wcale nie żałuję, bo on jest głupi. Tak mniej więcej, Gonzalo Fejo, jeśli chodzi o body language, się zachował na tej konferencji. Uwielbiałem to absolutnie każda minuta spędzona z Gonzalo Fejo, który Powinno być Gonçalo Fejo -cam na całą tak. tę konferencję. Zdecydowanie. Bardzo mi się to, to podobało ale widzę, że tutaj czat też, też bardzo ważne rzeczy zauważył. FTIMSPG Izunia, przewodnicząca Rady Nadzorczej. Tak. Ktoś mu powie, że pani Izunia takie, no, takie bardzo dobrotliwe sformułowanie, takie no, nieprzystające może do powagi stanowiska, jakim jest przewodnicząca Rady Nadzorczej. Konferencji. Ale nie dla pana Zbigniewa. Nie dla pana Zbysia. <laughs> Pan Zbysiu spokojnie może panią Izunię określać panią Izunią. Beka i to jest, to jest interesujące, bo to pokazuje, jaka jest skala tej konferencji Zbigniewa Jakubasa, jaki jest przestrzał tematyczny, ale też przestrzał, hmm. jeśli chodzi o styl. Bo Beka pisze, że to jest cytat. Ja nie jestem pewny, czy to jest cytat. Możliwe, że to jest zmyślone. Zalewa nas nie tylko woda, ale i krew. I ja nie wiem, czy Zbigniew Jakubas to powiedział. Czy wymyślił to Beka na czacie, który taki cytat zamieścił? Chciałem jeszcze uzupełnić twoją refleksję <laughs> na temat zachowania FEO. Bo trzeba powiedzieć, że posypał go popiołem. Na koniec wziął i przeczytał z kartki, wydukał kilka słów. To było najbardziej przekonujące przeprosiny w historii. Przeprosin wziął i przeczytał monotonnym głosem, gdzie treść to nie tylko słowa, ale tonacja głosu. I ty wiedziałeś, że od każdym, każdym tonem, każdym sposobem wymawiania tych słów przeprosin, anuluje te przeprosiny i ma to wszystko w dupie. Tak. To, to, było, to było absolutnie coś, coś niebywałego, bo tam chyba nawet nie padło słowo przepraszam prezesa Topczyka. Tam Było tak, że no, nie byłem wzorem, a powinienem być wzorem w ogóle. No ale właśnie daj tam mi spokój. Chciałem już się bardzo zająć piłką nożną, bo to jest to, co lubię, a tłumaczyć się nie lubię. No. I tyle. Tak mniej więcej Gnosła ja z tą kartką zatańcował tam na miejscu. Szybkie takie strzały z konkretnych wypowiedzi Jakubasa. Dobrze? No. Tak? Ze trzy wybiorę. Jest konkretny kontekst tych, tego randkowania w Lublinie i chciałbym, żeby on wybrzmiał. Ja nie pracuję dla pieniędzy. Wystarczy mi tyle, ile mam. To, co robię, robię dla Lublina za to, że przez 20 lat deptałem tutaj po ulicach i chodziłem na randki. To o to chodzi, że to jest odwdzięczenie się Lublinowi za możliwość randkowania. Pogoń zbudowała podobny e, balon za publiczne pieniądze, a tutaj powstał za moje osobiste. Balon jest wysypany ekologicznym korkiem, a nie ze zmielonych opon, żeby dzieci i młodzież, które grają i trenują, a może mają jakieś uczulenia, miały jak najlepsze warunki. Zmielony korek. Tak, to było. To było właśnie właśnie to. Coś pięknego, coś pięknego. Ale to wciąż było, to był taki fajerwerk, to był szczyt, to był pik spraw, spraw motoru lublinowych, ale było ich jeszcze wiele kolejnych. I powiedz, Kuba... Ale to poczekaj, poczekaj, było... no, no, no. z konferencji ja też mam jedno the best. Dobrze. To nie jest tak, że prezes Zbigniew Jakubas nie dostrzega, że z jego Urwisem Gonzalo coś jest nie w porządku. Bo trzeba przyznać, że jeśli chodzi o same czyny, które Zbigniew Jakubas wykonał wokół tamtej sytuacji, no to można było stwierdzić, że trochę to lekceważy. Że trochę sobie mówi, no, dobra, okej, okay. Paweł Tomczyk na sorze, z rozbitą bywam, no źle stanął. Źle trzeba było się nie kłaść na suficie. Mhm. E, że jakieś tam nie wiem, niesnaski z Panią Rzecznik, czy z innymi pracownikami klubu, no okej, okay. Gonzalo taki po prostu jest i, i go nie zmienimy. Ale nie. Pan Jakubas pochylił się z troską, jak ten ojciec. Pochylił się z troską. Gonzalo Twoje pracuje 20 godzin dziennie. Mhm. E, ja mu czasem mówię: Gonzalo, ty już weź, odpocznij, a on swoje. I bywa taki rozdrażniony, no taki trochę, trochę nerwowy, no, no ale trudno mu się dziwić, bo on jest przepracowany, bo on naprawdę bardzo dużo dużo tutaj wkłada energii, siły, czasu. Pracocholik, pracocholik. I czasem reaguje w taki nieprzewidywalny sposób. No, ale właściwie powinniśmy się pochylić nad tym, jaki on jest biedny, że tak, tak dużo pracuje, że jest taki zmęczony. Właściwie powinniśmy mu współczyć. Powinniśmy mu współczuć, bo ja mówię, Gonzalo, ty weź zajmij się domem trochę, a on nie, a on nie, a on swoje, on swoje normalnie cały czas do roboty, do roboty, do roboty. No i trzeba przyznać, że to jest bardzo dla mnie taka wiarygodna linia obrony. Bo jak jestem zmęczony, to jestem zły. Jakbym, jakbym był zmęczony po 20 godzinach pracy i bym mi chodził po prezes, to też bym go strącił kuwetą. No zwyczajnie. Chodzić po suficie prezes po 20 godzinach Twojej pracy, no to go strącasz kuwetą i tyle. I tak to wyglądało. A oczywiście, była też odprowadzenie wody do bystrzycy. Tak, nie tak. zapomnijmy o tym. I jeśli chodzi o rzeczy, które też wpadły w oko wszystkim, wszystkim ludziom no to było właśnie to, że nie padło słowo przepraszam w skierowane wprost do prezesa. Czyli można było wysnąć, że nie za bardzo tego żałuje Gonsalvo. A powiedz z kolejnych zdarzeń w Motorze Lublin, które wydarzyły się w kolejnych miesiącach, które jak najbardziej, bo tam co czas się działo coś. Przedłużenie kontraktu z Przedłużenie kontraktu, dobrze. To było, było dla, mnie, dla mnie coś niesamowitego. Z tego względu, że... To trochę pokazywało, że Zbigniew Jakubas niby taki troskliwy ale też się boi, też się boi swojego salo. Bo sytuacja wygląda tak, ktoś, ktoś mógł tego nie śledzić, więc streszczy więc na szybko, że 30 chyba czerwca wgasał kontrakt Donskalfajo z motorem Lubin. Mhm. E, no, motor awansował do pierwszej ligi, e, awansował po, po świetnych, tak naprawdę. Barażach po kapitalnym, kapitalnej pogoni, bo kiedy Gonzalo Feo przejmował motor, to tak naprawdę ten znajdował się w strefie spadkowej i bliżej mu było do zmiany ligi na trzecią niż, niż na pierwszą. Gonzalo Feo najpierw ścigał te baraże, potem je dogonił, potem z szóstego miejsca zrobił awans do pierwszej ligi i wydawać by się mogło, że no po prostu teraz nadszedł czas gigantycznej podwyżki i powierzenia mu misji utrzymania motorów pierwszej lidze, czy też powalczania o coś więcej na zapleczu Ekstraklasy. Natomiast zwlekano z podpisaniem tego kontraktu i o 23.30 ostatniego dnia Gonzalo Feo otrzymał tajemniczego maila, który mógł sugerować, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony. Więc Gonzalo Feo, jak to on, spokojnie usiadł, naparzył sobie herbaty i rozesłał wiadomości między m.in. do swoich współpracowników, m.in. do zawodników, że no jest trochę przyps, bo jest 23.30, jutro mamy rano trening, a ja nie wiem, czy mam go prowadzić, bo klub nie do końca chce ze mną kontrakt przedłużać. Eee, otrzymałem maila, który jest dosyć jednoznaczny, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu. Trudno podejrzewać, że Portugalczyk, Gonzalo Fejo, który dość swobodnie mówił po polsku, no coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o to przedłużenie kontraktu. Więc eee, dokładnie 23.32 eee, pisaliśmy o tym między m.in. na na gol.pl ten mail padł i faktycznie Krzysztof Marciniak między innymi z Kanal Plusu tak powiedział tam prokurentka Zbigniewa Jakubasa zakomunikowała, że kontrakt nie zostanie przedłużony i podobało mi się znowu, to jest sytuacja, która jest ciekawa, trener, który robi bezprecedensowy sukces tak naprawdę, wprowadza Motor Lublin do pierwszej ligi, co nie udało się kilku innym kozakom zatrudnianym w motorze, bo pamiętajmy, że tam tamta karuzela trenerska była celnie rozchuśtana, on do tego dokonuje i nie przedłużają z nim kontraktu. Tak na tyle mają go dość, że nie chcą z nim przedłużyć kontraktu. I mówię sobie, kurde, nie no, grubo, grubo. Jednak, jednak przesunięta ta kara za atak na Pawła Tomczyka, ale jest. Natomiast mhm. co się okazuje? Gonzalo Fejo mówi, no, trochę mi się to nie podoba. I wszyscy, o, o, o Fejo się rozsierdził. Fejo się rozsierdził. Sam se podpiszę ze sobą, jak będę chciał, bo ja jestem Gonzalo Fejo, syn dyrektora szkoły. I okazało się, że Zbigniew Jakubas się dowiedział, co? Wyście nie przedłużyli z nim kontraktu? Natychmiast przygotować mu kontrakt jak najszybciej. No i okazuje się, że Gonzalvo, oczywiście w motorze Lublin, pozostał. Kontrakt został przedłużony. Zbigniew Jakubas zabrał głos, mówi spokojnie, nie, nie, to nie było tak. To ten się nie mail... ten mail wysłał. Się wysłał mail, bo wiecie, jak to jest czasem na Gmailu. Klikniesz coś i wyśledzi się, że nie przedłużamy kontraktu z traderem. No i, i, i to była nieporozumienie, taki czeski błąd. Chciałem powiedzieć: Podaj mi sól. Powiedziałem: Mamy Cię dość, nie chcemy już Cię więcej w motorze Lublin. Tu Kuba pisze: Adam: O, przedłuż umowę z Gonzalo Feo. Jeden rok, dwa lata. Dożywotnio, ostrożnie. Także rzeczywiście, może po prostu ktoś myślał, że to jakiś span, że to jakiś nigeryjski książę czy coś podobnego, i to tak poszło. Eee, pewne zamieszanie z tymi mailami, no to się zdarzy. A Adam, o, ładnie ładnie nawiązał. Klara mu coś kliknęła, o, tak jak tak. wtedy kiedyś. Klara kiedy... mu coś kliknęła, to też jest, jest absolutnie świetne. Kiedy Robert Lewandowski podał dalej filmik, chyba Nalnym Tuskiem, tak mi się wydaje. Podobał mi się też beztroska, jaką Motor Lublin rzucił tweeta. Po sprawdzeniu wszystkich kropek i przecinków w mowie, możemy z dumą ogłosić, że trener Gonzalo Feo zostaje na kolejny sezon z motorem. To był tweet Motoru Lublin. To ja chciałem, mój ulubiony fragment, jeszcze taki motorowy z tego roku, i to jest sprawa zamkniętego sklepu. Motor Lublin awansował do pierwszej ligi po dość długim czasie. To jest duże wydarzenie, które można również zmonetyzować. Myślę, że kibice chętnie przyjdą do sklepu klubowego, kupią szalik, kupią koszulkę, kupią kubek, kupią cokolwiek. Niestety, sklep Motor Lublin był zamknięty i Zbigniew Jakubas na konferencji prasowej znowu postanowił ugasić pożar. Postanowił wyjaśnić, zamknąć sprawę. Zbigniew Jakubas. Miliarder, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Człowiek, który zbudował wiele bardzo szanowanych firm, a także Newak. Eee, Zbigniew Jakubas? Trochę cierpliwości. To, że sklep był zamknięty, cztery osoby pracowały w sklepie. W czerwcu wzięły klucze i zniknęły. Taka jest niestety prawda. Co możesz poradzić na to, gdy znikają ludzie? Były klucze, ale ci ludzie je wzięli i ci ludzie zniknęli. To trzeba poszukiwać wszyscy jako środowisko, jako społeczeństwo piłkarskie. Powinniśmy ich poszukiwać. Nie, pięk, piękne to było, masz miliardy, mm -hmm. masz setki ludzi pod sobą, i no sklepnie działa, było klucze tam były i nie wiadomo, u kogo są teraz, czy są u walka, czy są u grażyny. Ale mnie się podobało, bo to jest jedna z tych, z tych sytuacji, gdzie tekst nie do końca oddaje klimat tego, co tam się działo. Bo ja pamiętam dokładnie, jak Zbigniew jak Was to mówił. I na szczęście bardzo się jeszcze Gold24.pl dał bardzo dokładny zapis całej wypowiedzi. Nie, że jakieś tam stwierdził Zbigniew Jakubas, tylko jest dokładny zapis. No, słuchajcie, od tego się zaczęło. Jak ktoś się zaczyna powiedzieć: od... No, słuchajcie, to już wiesz, że będzie grubo. A jeśli robi to jeden z najbogatszych Polaków, to wiesz, że będzie mhm. bardzo grubo. No słuchajcie. Cztery osoby pracowały w sklepie. I tutaj bardzo ważne są pauzy. Ja wiem, że wiem, że to przeczytałeś, ale, ale chciałem, żeby to wybrzmiało w odpowiedni sposób. W czerwcu opuściły sklep, wzięły klucze i zniknęły. Zbigniew was naprawdę, to było dla mnie absolutny top. Zbigniew was był szczerze zaskoczony, był taki zrezygnowany, był zdumiony i zniknęły. I patrzysz na najbogatszego Polaka, któremu zniknęły cztery osoby z kluczami do sklepu. No ja pierdziele. To, to, się, to się dzieje w polskiej piłce. Wielki życia cud. Dzieje się non stop, jeśli chodzi o, o polską piłkę. No, natomiast przypomniał nam jeszcze czat. Jedną, jedną rzecz ważną. Niestety, ja to wyparłem po prostu z pamięci. A warto, żeby, żeby jednak to, to wspomnieć, że przy wszystkich takich, no w sumie śmiesznych, sympatycznych, rzeczach, które Zbigniew Jakubas powiedział, no był też cytat z konferencji. Sama pani dobrze wie, że czasami w małżeństwie dochodzi do jakiejś eskalacji, agresji, więc to była wypowiedź, która no była smutna. Marcin Knapik ją, ją przypomniał na naszym czacie. Więc, więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o wypowiedzi, wypowiedzi Zbigniewa Kubasa mhm. wokół motoru Lublin. Kurde, sporo tego było faktycznie, bo, bo tak teraz patrzę, że jeszcze było kręcenie bączków. Yy, ale, ale pan Zbigniew Jakubas powiedział, że chyba redaktorowi bączek w spodniach się udzielił. Jeden zdaje bogactwo, no nie? No, no. Bączek. Wysoka półka, wysoka półka. Żadnych bączków nie kęcił, Mamy to nagrane na kamerach. Zawodnik podjeżdża, autobus robiąc manewr niedozwolony, obciera go. Z tego się robi aferę, jakoby trener wyszedł i awanturował się. Nie, zaraz się spalnik zaczynał. Mówi Zbigniew Jakubas, tłumacząc Gonzalo Fejo jak wiadomo, 70% działalności Zbigniewa Jakubasa to tłumaczenie Gonzalo Fejo, a pozostałe 25% to reperowanie pociągów, które się zepsuły w firmie Newak. Bo pamiętajmy, że są różne szanowane firmy Zbigniewa Jakubasa i firma Newak. Nie wiem, czy coś jeszcze? Nie, nie, nie chyba, chyba starczy. No, hmm. Dużo się działo, ale wynotowaliśmy to, co dla nas najciekawsze. Ja bym tutaj zostawił Motor Lublin. Był jeszcze wywiad z Goncalo Fejo, były różne afery, które u ich zarania wydawały się aferami, później mieliśmy drugie dno, ósme dno. No motor Lublin był trochę taką matrioszką momentami, więc też to moglibyśmy 5 godzin sam motor podsumować. Tak. No, był też ten kierownik w Motorze Lublin, który, tak. który miał być wyrzucony, potem w sumie nie. Różnie to było interpretowany, był zrelegowany do rezerw Sebastian Rudol, chyba z tego zapamiętam, potem przywrócony. No dużo rzeczy, dużo rzeczy faktycznie się wydarzyło w tym motorze Lublin. No i na koniec finiszował Zbigniew Kubas, który stwierdził, że dość z tymi wulgaryzmami na stadionie. Trzeba wypierdolić wulgaryzmy ze stadionów. Jak kibice motor będą przeklinać, to bilety będą droższe o 5 za, za każdym razem. No, gdybym miał antycypować na 2024, wydaje mi się, że się będzie powoli ukręcał Zbigniew Jakubas z polskiej piłki, będzie szukał pretekstu do tego, żeby się z polskiej piłki zawinąć, ale może, może antycypuje źle, może po prostu mu zależy na tym, żeby faktycznie nie było wulgaryzmów na stadionie, a nie żeby sobie stworzyć podkładkę do tego, by zwyczajnie Lublin opuścić. Ile kuleszów dla, dla motoru? Kurde, nie, no, 9 się należy jak psu zupa, tak mi się wydaje. Dobrze, to zostawiamy 9. Yy, Jeszcze i był sukces też, prawda? No tak. to jest kłamanie, tak, tak. że nie samą porażką i samymi aferami człowiek żyje, ale był sukces na dodanie takiej drugiego smaku. Tak, yy, potwierdzam. W ogóle, bo pewnie, pewnie o tym nie wiesz, ja zresztą też mhm. też nie wiedziałem, ale nie dlatego, że nie śledzę, tylko dlatego, że śledzę tak z doskoku bardziej. Sytuacja w pierwszej jest bardzo, bardzo, bardzo wyrównana, dlatego, dlatego to nie brzmi tak, jak powinno, ale motor Lublin jest trzeci. Motor Lublin ustępuje miejsca w ligowej tabeli, tylko GKS-owi tychy i Arce Gdynia, więc tutaj jeszcze nie wiadomo, czy Gonsalo to nam się nie zamelduje za moment na antenie Kanal Plus. Nie jest to wcale scenariusz nierealny, zwłaszcza, że dla Gonsalo szóste miejsce barażowe to też jest biorące, bo w dużych meczach Gonzalo Foyo sobie zwyczajnie radzi wraz ze swoimi podopiecznymi. Tam są minimalne różnice, faktycznie, jeśli chodzi o szczyt tabeli, ale warto to podkreślać, że ten sukces sportowy cały czas w motorze mhm. ludzi był zwyczajnie. Kuba, mam tutaj teraz przekąskę, o którą mhm. apelował już fani z widoku, z widoku z okna Michała Pola i Adam O. Jest to pokój schadzek w Otwocku. W Otwocku to jest. Artykuł śledczy Jarka Kolińskiego. I to jest taki, wiesz, czasami pochylasz się nad tym tematem i nie masz pojęcia, gdzie dobry. Zawsze cię coś zaskoczy. Ale widzę Jarka Kolińskiego z przeglądu sportowego Jonetu, który mówi, kurde, zajmę się tym Otwockiem. Taki zaniedbane miejsce, zaniedbany klub, a stamtąd dużo talentów, ma tu powstać ten duży ośrodek. Ciekawy temat. Bum, po trzech dniach masz tę tablicę korko korkową zapełnioną tutaj, budynek. Kupki od kawy, tak wieżyczka wygląda. Tak, to i on tak siedzi I oczywiście w centralnym miejscu jest pokój Schadzek w Otwocku. Z tego co pamiętam, bardzo wartościowa była przede wszystkim twoja analiza tego miejsca, ponieważ Jarek jako prawdziwy, jako autor no, artykułu roku, a przynajmniej top 3 artykułów sportowych roku zamieścił zdjęcie pokoju Schadzek i co tam widzimy? Widzimy tam, że no to nie jest taki zwykły pokój schadzek, żeby gdzieś tak rzeczywiście było to takie wyłącznie miejsce, rzadko uczęszczane, e, żeby nie rzucało się w oczy, ale jest serduszko ze światełek. Są piękne światełka, niektóre nawet świecą. To nie jest tak, że wszystkie tam są powyłączane te lampki. Niektóre świecą jest serduszko z nich ułożone. Także wygląda to absolutnie pięknie. Ja tutaj. Przeczytam fragment artykułu Jarka. Jednym z budynków, które przejęło miasto, jest położony obok siedziby klubu stary robotniczy hotel z siłownią, w której trenowali ciężarowcy i lekkoatleci. Kiedy przedstawiciele magistratu weszli na teren nieruchomości, nie mogli dostać się do jednego z pomieszczeń. Wyważono więc drzwi i oczom samorządowców ukazał się niecodzienny widok. W jednym pokoiku były różowe ściany i zasłony, łóżko małżeńskie, safe w rogu a na ścianie wisiały lampeczki w kształcie serca. Naprzeciwko znajdował się wytapetowany pokój, przypominający poczekalnię. Do tego mała toaleta z kryształkami na ścianach. Skojarzenie mogło być tylko jedno, a nie chce każdy kojarzy jak chce. Czerwone firanki, tak piękne, rzeczywiście elegancki, elegancki pokój. Tak solidne takie krzesełka w stylu PRL 78 rok. Bardzo, bardzo gustowne miejsce, ewidentnie. Ja muszę przyznać, że uważam, że to dzięki temu pokojowi schadzek następnie rząd obiecał wielkie Claire Fontaine, polskie w Otwocku. Mm -hmm. Gdzie jak gdzie? Ale no, w miejscu, gdzie jest serduszko z lampeczek, w miejscu, gdzie jest safe w rogu, gdzie jest gustowna zasłonka, no to jest praktycznie gotowy, gotowy obiekt. Tu zostaje tylko obudować to boiskami, ach, obudować ach. to wszystkimi tam technologiami i tak dalej. Ale no już wiele zrobiono, wiele zrobiono. więc ja Jest już radę... to jądro, to co najważniejsze. Miłość. Dusza. Jest miłość. Jak budujesz coś i budujesz bez miłości, to co z tego jest później? Jakieś baraki jakieś. A tu Też... budowa z miłością. Ja tak uważam. Tu Biblia się kłania. Biblia się kłania. Budowanie na piasku to, to jest, no, no to zaraz padnie, zaraz padnie. Wiatr zawieje, dmuchnie, i po wszystkim na skalę. Na skalę. I to właśnie tą skałą jest pokój schadzek w Otwocku, który mam nadzieję, że pełną parą zacznie pracować, właśnie kiedy nasze klerfon tę powstanie. Choć jest znak zapytania, bo zmieniła się rządy i nie wiadomo, czy to wszystko, co obiecał Mateusz Morawiecki, czy Donald tu zrealizuje, bo tego było sporo. To, to było... może to zaraz poruszymy w takim układzie. <laughs> Okej, okay, tylko wyciszę mikrofon i to możesz zajawić. Eee, słuchaj, Łukasz S o tym serduszku ze światełek. To było bijące serce polskiej piłki. Absolutnie. Yy, tak może ono wyglądać. Więc Mateusz Morawiecki w roku wyborczym, premier Polski, obiecał wszystko. Nie wiem, czy obiecał wszystko wszystkim grupom społecznym, bo tak tego nie śledzę, ale wiem, że śledzę środowisko piłkarskie i środowisku piłkarskiemu obiecał wszystko. Obiecał stadion Ruchowi Chorzów, obiecał stadion Rakałowi Częstochowa. Podobała mi się ta konferencja prasowa, w której przedstawiciele miasta Katowice, miasta Opole i jeszcze jakiegoś jednego miasta powiedzieli, że no halo, skoro budują stadion Ruchowi Chorzów, to my chcemy też u siebie stadiony zbudowane przez rząd, a my już w Opolu mamy stadion, to chcemy Aquapark. Ja pierdykam. To było piękne. To było piękne, bo to był pik. To był pik, dlatego, że Mateusz Marawiecki, jak wchodził do środowiska piłkarskiego, to już czasem to się kończyło różnie. Była afera premiowa, do której wrócimy. Afera premiowa w sumie ubiegły rok, ale, ale jej, jej reperkusje to, to jest, to jest jeszcze, jeszcze 2023. Natomiast była afera premiowa. Był Mateusz Marawiecki, który w Białym Stoku mówił, że dzięki tym tutaj boiskom ma nadzieję, że następny Leo Messi to będzie w Jagiellonii grał. A nie w Barcelonie. Więc były już takie sygnały, że słuchaj Mateusz, może to nie jest teren dla Ciebie, może pozostań gdzieś bardziej przy jakichś bankach albo nie wiem, pomnikach, może piłka nożna to nie jest, nie jest to. Ale Mateusz Mrawiecki nie słuchał. Ruch Chorzów zasługuje na Stany Śląskie. Nawet jest takie powiedzonko, że w zdrowym ciele w zdrowy duch i że ruch to podstawa. I właśnie ruch to podstawa i ruch to musi mieć stadion śląski. Ja na to dam 100 milionów, bo mam. I to, tak działał Mateusz Morawiecki na finiszu kampanii wyborczej. Bardzo mi się to podobało. Żałuję bardzo, że nie będzie teraz tej realizacji i tymi samymi rękołam, bo ja sobie wyobrażam, że, że nowy rząd to wszystko zrealizuje. Co Mateusz Morawiecki obiecał, Ale to on będzie już przycinał wstęgi. A ja, ja jestem, jestem złakniony jednak, żeby to Mateusz Mrawiecki te wstęgi przecinał. A powiedz mi, Kuba, czy jesteś w stanie mi przypomnieć ten moment, kiedy cała polska polityka toczyła się wokół ruchu chorzów. Tak. Wszystkie tak, tak. opcje polityczne w kraju próbowały zabiegać o kibiców ruchu chorzów, bo pamiętam, że tam była jakaś żonglerka w domu, jakieś. Ciekawe rzeczy się działy, jakbyś mógł to przypomnieć. Tak, bo pamiętajmy, że to, że Mateusz Morawiecki momentami dosyć lekko składał deklaracje ufundowania różnych rzeczy, to nie znaczy, że druga siła polityczna nie dostrzegała wielkiego potencjału, jaki i w kibicach ruchu chorzów. Donald Tusk odwiedził kibica ruchu chorzów. Na wspólne oglądanie meczu. Żonglował w przedpokoju, w piłko. bo umie. Brakuje tylko, żeby wiesz, podczas tej żonglerki, no, stłukł kryształ, który ten kibic dostał jako ślubny prezent. Ale bardzo mi się wydawało, bo to, to tutaj mieliśmy, jak w soczewce, tak mhm. trudny świat polityki. Trudny świat polityki. Jednak czasem do skoku to ci się wydaje, że wszystko jest takie proste, że no, wydaje król, dekret już jest zrobione. Kibic ruchu Chorzu, którego odwiedził Donald Tusk nie poprzestał na tym, że odwiedził go na spotkaniu z Donaldem Tuskiem w Chorzowie, pojechał za nim dalej. I na różnych konferencjach Donalda Tuska pytał, panie, jest ten stadion? Już czy jeszcze nie. W końcu go wypraszali już totalnie. <tryk> Co źle, źle wróży stadionowi ruchu Chorzów, że wypraszany był pan kibic ruchu Chorzów, który tak ładnie ugościł obecnego premiera, wówczas jeszcze szefa opozycyjnej partii. No piękne, piękna historia naprawdę, jak wszyscy umizgi do ruchu chorzów wykonywali i przyjemnie się to obserwowało, naprawdę. Ciekawe w ogóle, czy faktycznie jak wejdziemy w jakieś badania fokusowe, to dojdziemy do tego, jak wiele musiał ruch chorzów zrobić, żeby nic się w jego sytuacji nie zmieniło. Był słynny program Stadion Plus, który Ty podsumowałeś tym, pamiętam to doskonale, żeby zbudować trybuny na granicach, cała Polska jednym wielkim stadionem i tak należało yy, zrobić, a miasta, które też chciały, to oczywiście Sosnowiec, Katowice i Opole, no i Sosnowiec ma stadion, ale uznam, że skoro tam budują ty, w tym Chorzowie, to my chcemy okłapać i to mi się podobało, bardzo mi się podobało, że, że w taki sposób do tego podeszli. Czy coś jeszcze o programie Stadion Plus i o tym, że o ruchu chorzy? Adam o przypomina, że od Rakowa się zaczęło i od stadionu Rakowa, że tam też, tam też były duże, duże obietnice. Ale nie, to chyba, chyba wszystko, jeśli chodzi o te konkretne związki infrastruktury ze światem polityki, bo będziemy jeszcze poruszać związki świata polityki z PZPN-em, bo to też dosyć, dosyć spory temat, mimo, mimo wszystko. Tak, może PZPN zostawimy na po drugiej godzinie, jak już. Tak. To tak sądzisz, nie? Na razie jeszcze, jeszcze zróbmy inne rzeczy. To co, może ja teraz wyciągnę coś, coś mniejszego. Eee, smaczną na te... zakąskę. Mam, mam bardzo fajną, smaczną zakąskę. No to dawaj. Przemysław Cechesz o swoich tweetach. To nie moje tweety. <laughs> dobre to było, dobre to było. <laughs> Muszę przyznać. Jeden z lepszych, lepszych nagłówków. Przemysław Cechesz generalnie na Twitterze zajmował się Poezją, gołymi babami i obrażaniem mniejszości. Ale muszę przyznać, że rzadko jestem z siebie zadowolony, ale z tego streszczenia działalności Przemysława Cecherza na Twitterze jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo to faktycznie tym się Przemysław Cecherz zajmował. Zakończył działalność przeprosinami. Wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób poczuły się skrzywdzone lub porażone moimi pisami, gorąco przepraszam, udzielił wywiadu portalowi Miasto.pl, gdzie wyjaśnił, jak to, wygląda, jak to było z tymi tweetami. Tak, tak, to było coś, coś niesamowitego. Z jednej strony Przemysław w no, lajkował na przykład o tyle turnieju, wielka gra, że to bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. A z drugiej strony Przemysław Cecherz. Pisał też inne rzeczy. Zaraz znajdę zresztą, bo chyba weszło. Robiło taki, taki top. E e e znaczy no, było tak? Tak, Klan w tweetach Przemysła Cecherza. Wystrzelanie się. Stara skóra robi się nieliastyczna i obwisła. Później już nie mogę czytać. Kolejny tweet Przemysłowa cecherza. Nie mogę czytać. Kolejny, no nie mogę czytać. Uważaj, bo nie lubią. Dalej nie mogę czytać. Niedouczona idiotka. Pisze o kimś Przemysław Cechesz. Potem nie mogę już czytać. Tu jest coś o zboczeńcach. No, no, pięknie i trzy, trzy wymioty. Tak. No. Przemysław cecherz, Dzieła zebrane. I najbardziej mi się rzeczywiście podobało to, że przetykał to wierszami. Przetykał to poezją. Jakimś ładnym obrazem. Jakąś refleksją natury ogólnej. Pokazując, jak dwoistną istotę ma człowiek. Zawsze, zawsze masz sobie więcej niż jednego, jedną twarz. Wspaniała nauka. Dobranoc, ale ja wolę wtulić się w moją ukochaną niż w pościel. To Przemysława Cecherz na, na Twitterze również. Pięknie. Jest piękna kobieta, jest przepiękna kobieta, to są komentarze Przemysława Cecherza pod różnymi losowymi zdjęciami. Ja bardzo lubię poniedziałki. Zawsze o. można postanowić hmm. coś zacząć. Nowe pomysły, projekty cele. Może jest tak dlatego, że uwielbiam to, co robię". Napisał Przemysław Cecherz też na Twitterze, więc to nie zawsze było tak, że tylko obrażał mniejszości. Czasem też pisał sympatyczne rzeczy. No właśnie, myślę, że dzięki tym <kluzny> troszeczkę, w opinii niektórych tweetom, dostaliśmy też wiele mądrości i takich naprawdę, wiesz, tweetów przemysłowa Cecherza, które zmieniają nas, zmieniają nas w lepszych ludzi. Bo ktoś powie, że jest dużo tweetów przemysłowa cecherza, które nie nadają się do cytowania, ale jest też tweet Przemysłowa cecherza. Mam w ogrodzie rodzinkę jeży. Lubią się z naszymi kotami. zrobiłbym na przekór top 10 sympatycznych tweetów Przemysłowa Cecherza. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tak. Ja też uważam. O, tutaj uśmiechnięte buźki przy prezesie Koźmińskim. No, dużo, dużo, dużo różnych fajnych tweetów. Generalnie jeśli, jeśli chcecie, to sobie odświeżcie. Artykuł weszło tam, możecie zwyczajnie przeczytać to, co Przemysław Teherz napisał, niesympatycznego. A sympatyczne rzeczy cały czas są, bo, bo nie wszystkie tweety usunął. Nie wszystek nie umrę. Adam O. Bóg cycek ksenofobia to też zakres tematyczny dosyć, dosyć celny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło u Przemysława Cecherza. Dobra. Dobrze, co to jest? chyba tyle, jeśli chodzi o Przemysłowa Cecherza, o swoich tweetach. To nie moje tweety. Powiedz Kuba, jaki duży temat rozbebeszamy jako ostatni <grym> chyba przed yy, pewnie godziną dobrą z pzpn -em? Tak, bo, bo chyba z dużych, z dużych to będzie tyle. E, tak patrzę w ogóle, czy jest jakiś taki, taki duży temat pokroju Lechii, Śląska i, i wszystkich pozostałości, nie wiem, czy dużym tematem nie jest Robert Lewandowski jako znaczy, bohater. Nie wiem, czy. No, znaczy, Z dużych na pewno jest Robert Lewandowski, na pewno jest odejście papszuna, prawda? Mo, może nie są one aż takie aferalne, ale to są duże wydarzenia. Ale jak najbardziej myślę, że. Robert Lewandowski, chyba zrobimy jakoś w styczniu chyba osobny program w ogóle o Robercie, tak mi się wydaje. To możliwe, nie? Yy, no, no tak, to dzisiaj możemy, dzisiaj możemy chyba zacząć od tego żeby zwyczajnie o wymienić te takie najbardziej głośne sprawy wokół, wokół Roberta Lewandowskiego, Dobrze. bo było ich parę. Tak mhm. patrzę, że ten blok tematyczny cały, to bym zrobił tak. Skorupski kontra Lewandowski, Lewandowski kontra kwejk, Lewandowski wywiad w meczykach 11 i jeszcze coś było i to chyba, chyba głównie, głównie tyle. Co ty na to? No, tak, tak. Tylko mówię, dobrze, żebyśmy tego nie omawiali jakoś tak, bo zróbmy sobie, myślę, że Robert Lewandowski i to w jakim jest aktualnym miejscu, jak to słusznie ująłeś w felietonie, jednym ze swoich Feretonów, że żyjemy już powoli w czasach post-Lewandowskiego, to zasługuje na osobne, na osobne potraktowanie takim dwugodzinnym nawet programem. Tak. No to, to rachciach, bo faktycznie Ośmiało. też nie mogę się już doczekać PZPN-u. Robert Lewandowski generalnie w tym roku po raz pierwszy chyba zetknął się z tak głębokimi problemami sportowymi. Ja na sekundę wyjdę wstawić sobie wodę, dobrze? Dobrze. To ja w tym czasie streszczę. Wszystko wiesz, Robert Lewandowski, bo to twój rówieśnik. W ogóle już teraz mogę zjawić, że dzisiaj w tekście jak co środę będzie o Grzegorzu Krychowiaku, który jest moim rówieśnikiem z kolei. Będzie podsumowanie jego kariery, gdzie będę mówił twarde sądy o tym, że to jest fajna kariera, udana kariera. I nie dlatego, że jest udana piłkarsko, choć to też, ale dlatego, że Krychak przede wszystkim był zgodny z własnym sumieniem. Jeśli jego sumienie podpowiadało mu, że lepiej grzać, o ławę na, w trybunach, nawet nie ławę, tylko trybuny na Paris Saint-Germain, oglądając z pierwszego rzędu, jak sobie radzi Neymar. I tak mu sumienie podpowiadało, że lepiej jest nie grać, ale żyć w przepotężnym luksusie w Paryżu. I tak postąpił, bo bardzo późno odszedł do WBA. To dobrze, bo trzeba słuchać własnego wewnętrznego głosu i trzeba sobie postępować zgodnie z własnymi zasadami, a nie tylko z oczekiwaniami zewnątrz. Dobra, streściłem to, ale miałem o, o Robercie Lewandowskim. Robert Lewandowski w tym roku po raz pierwszy spotkał się z tak głębokimi problemami sportowymi, bo do tej pory zwyczajnie takich problemów nie miewał, ale co gorsza, nie radził sobie z tym. To nie było tak, że Robert Lewandowski, który na boisku radzi sobie kiepsko, mówi: Słuchajcie, radzę sobie na boisku kiepsko, ale za to niosą mnie teraz moi koledzy. To oni dzierżą mnie na plecach. Nie, Robert Lewandowski poszedł w zupełnie innym kierunku i zaczął, niestety, tak jak na boisku zaczęło mu iść słabo, tak w wywiadach zaczęło mu iść jeszcze gorzej. Przede wszystkim dlatego, że przestał się gryźć w język, i okazało się, że ten uładzony. Nieco ugrzeczniony, zbudowany tak naprawdę przez sztab PR-owców wizerunek Roberta Lewandowskiego wiecznej Szwajcarii. To jest wizerunek, za którym zatęsknimy, kiedy Robert Lewandowski zacznie wyjaśniać. Bo Robert Lewandowski zaczął wyjaśniać między innymi aferę premiową, czy Łukasza Skorupskiego, który wyjaśnił aferę premiową. I to były rzeczy złe, zwyczajnie, obiektywnie, bo kiedy Robert Lewandowski mówił, że nie chcę już tego rozgrzebywać, na przykład, w wywiadzie dla Mateusza Świętyckiego, to wypadało zapytać, a kiedy rozgrzebywałeś, drogi kapitanie? Kiedy mówi, nie chcę już do tego po raz kolejny wracać, to wypadałoby zapytać, a kiedy w ogóle zabrałeś na ten temat głos? Kiedy w ogóle się e, ośmieliłeś cokolwiek o tym powiedzieć? Bo niestety wyglądało to trochę tak, jak to jest jedyny komentarz, jaki mam w tym temacie. Robert, ale jaki komentarz? Nie ma żadnych pytań i opuszczenie sali konferencyjnej. E, nie wiem co ciebie najbardziej oburzyło, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego w tym roku? Nie, nie tyle oburzyło, bo jakiejś opinii o nim jako o wybitnym kapitanie po prostu nie mam, ale zaskoczyło mnie to, że w pewnym momencie zaczęły się pojawiać wywiady z, z osobami z dworu Roberta Lewandowskiego, jakiś prawnik, ale to też taki niegłówny. To zaczynało wyglądać trochę jak proces, że próbujesz się do kogoś dostać i docierasz tylko do trzecich drzwi przed nim i tam jest jakiś jego asystent i on mówi, że on w sumie już jest po pracy, ale może powiedzieć trzy słowa. I to pokazywało taką, taką oblężoną twierdzę, że Robert jest gdzieś daleko na wzgórzu i wokół niego jest ten dwór i on chyba chce pomóc Robertowi, ale samym swoim istnieniem i budowaniem tych kolejnych murów nie pomaga. Na pewno bardzo dziwne było wytoczenie wojny Kwejkowi. Znowu tutaj nawiązuję do tego, czy Robert wiedział. Nie ma dowodów, że Robert nie wiedział. 10 milionów złotych za to, że Robert wiedział o, o tym, że jego ludzie wywołali wojnę z Kwejkiem. No bo obrażać się na mamy, no, no jak to może być zinterpretowane? To jest takie coś, co by zrobił Kulesza. Co by dzisiejszy PZP mógł zrobić? Zacząć wojować z Kwejkiem, z demotywatorami. Pamiętam ten komentarz. Niektórzy ludzie dzięki temu, że Robert wywołał Kuba wojnę z Kwejkiem. Dowiedzieli się, że Kwejk jeszcze istnieje. I to no. ja, ja też mówię: Co? Jeszcze są ludzie, którzy wchodzą na Kwejka? Niesamowite, to naprawdę bardzo miłe. Super. To jest niesamowite pod tym kątem, że to dotyczyło współpracy z Osi, gdzie Robert Lewandowski mówił, że po prostu dobieg końca kontrakt i to my żeśmy nie chcieli przedłużać. Tak. A ludzie przedstawiali to trochę tak, że to iga świątek jest na wznoszącej, a Robert Lewandowski na tej schodzącej ja rozumiem, że panią o wizerunek, ale zapachniał tutaj takim no kurde, mam 35 lat prawie, bardzo dużo. Kurde bele, trochę mnie boli, że ludzie już nie traktują mnie jako idola, tylko się ze mnie śmieją. A niestety powodów do tego uśmiechu było dość, dość sporo. Ta wojna z kwajkiem to jest, to jest jedna sprawa, no ale druga sprawa to jest to, w jaki sposób Robert Lewandowski zarządzał kryzysami związanymi z trenerami. Bo też tego troszeczkę było ze Aha. strony Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, że trochę pewnie mu się nagromadziło e, też tego, co gdzieś narastało, tak jak sprawa Cezarego Kucharskiego, gdzie e, no, dosyć dużo trzeba zrobić, e, dosyć dużo nienawi znaczy nienawiść to duże słowo, dosyć dużo niechęci u kibiców trzeba rozniecić swoimi innymi działaniami, żeby ktoś uznał, że to czas, żeby posłuchać, co Cezary Kucharski ma tak. do powiedzenia. Bo gdyby te wszystkie rzeczy działy się 5 lat temu i ktoś by zapytał Cezarego Kucharskiego, to przeczytałyby to trzy osoby i prawdopodobnie byłby to wywiad zrobiony przez Jaska Kmiecika. Natomiast teraz Cezarego Kucharskiego pytają dziennikarze z ekstraklasy i Cezary Kucharski mówi tak, Robert Lewandowski straszna świnia, generalnie. I harczy jak świnia, robi tak, kum kum. I ludzie mówią: no, może coś w tym jest, może faktycznie Cezary Kucharski ma tu rację, e, więc w, taki, w takim momencie wizerunkowym Robert Lewandowski się znalazł w tym, e, w tym roku i to, co, to, co moją uwagę przykuło, że kiedy mam do wyboru Łukasza Skorupskiego, Łukasza Olkowicza wzbogaconego mm. jeszcze o taki pewien background, który zrobił mnie Szymon Jadczak, bo Szymon Jadczak powiedział o aferze premiowej bardzo dużo, e, również w naszym poranku, gdzie wprost wypalił, że piłkarze, jego zdaniem, to jest najbardziej tchórzliwa grupa z jaką on się zetknął, a zetknął się między innymi ze świadkami koronnymi, którzy tchórzliwie uciekli za, za parawan artykułu 60, więc Szymon Jadczak ma pełne prawo, żeby, żeby w taki sposób oceniać i być w tym wiarygodny. No i tak dosyć ostro powiedział o, o piłkarzach reprezentacji Polski, więc mając to wszystko do dyspozycji, te wszystkie źródła, no kurde, Łukasz Skorupski wypada bardziej wiarygodnie. Nawet jeśli potem Wojciech Szczęsny czy nie wiem Grzegorz Krchowiak mówią, że no, wszyscy oczywiście zgadzamy się z kapitanem. No, to co, to co najbardziej bolesne, to było to, że de facto Robert Lewandowski, niechcący, bo niechcący, potwierdził słowa Łukasza Skorupskiego, gdzie Łukasz Skorupski mówił, że był kwas dotyczący tego, jak ten podział miał wyglądać, a Robert Lewandowski powiedział: załatwiliśmy to w dwie minuty. Ja, Wojtek Grzesie, Kamil, załatwiliśmy to w dwie minuty. A to, że Skorupski miał pretensje potem przez cztery dni, no to to już jest, jest osobny aspekt, czyli, yy, czyli no de facto tak to właśnie wyglądało od wewnątrz, prawdopodobnie, bo boję się procesów. Czy masz coś do dodania? Nie, myślę, że spokojnie sobie nagramy Roberta szerzej. Zasługuje na to, na takie podsumowanie. A to były takie fajerwerki tej, e, tego roku w wykonaniu Roberta i Kuba. Czy jeszcze jedna przekąska, a później przechodzimy do grubasów, czyli pewnie do reprezentacji Polski i do pzpn no i do Fernando Santosa? Bo to są trzy takie, trzy asy w talii, których jeszcze nie użyliśmy. Tak, myślę, że to, ta trójka to pewnie będzie jeden duży, godzinny, godzinny temat, więc może teraz odfajkujmy te wszystkie, które trzeba poruszyć przed nimi. Przed, tak? No to jeszcze że... najpierw przekąs, bo tam jeszcze są duże tematy. Jest Lech Poznań, jest Papszum, więc yy, reprezentacja całkowicie na koniec, tak? No, chyba tak, tak mi się Dobra. wydaje. To ja chciałbym jeszcze teraz przekąseczka. Przekąska. Zacznę czytać po prostu. I ty będziesz wiedział. Ba... Jestem ciekaw, po ilu słowach będziesz wiedział, do czego piję i co to jest. Będę. No, jestem ciekaw, to jest konkurs. Na całe życie wytłumaczył mi to mój dziadek. Pokazał, co to jest rodzina. Bo denerwowałem się, że muszę siedzieć z siostrą czy braćmi. Bardzo prosta sprawa. Wziąłem mnie na łąkę. Masz wnuku. Dwa źdźbła trawy, urwałem zadowolony. Masz wnuku 3 źdźbła trawy, znów urwałem, znów zadowolony. Masz wnuku, ała, 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 ała. Masz wnuku dziesięć bełtrawy, rwałem, rwałem, nie udało się. Widzisz wnuku, jak jest nas dziesięciu razem, to zawsze sobie damy radę. Myślę, że reprezentanci Polski by się nie zgodzili, bo byli w jedenastu w Mołdawii i im się nie udało. Ale mądrości Henryka Kuli, również myślę, że to jest taki rok Henryka Kuli. Henryk Kula wszedł do mainstreamu. Trzeba przyznać, że był śląskim baronem, wiceprezesem, ale nie mówiło się o nim szerzej. Ten rok medialnie Henryk Kula poziom coś pomiędzy Hotel Paradise z gwiazdami, a to, byciem sędzią w, w x -factorze. Muszę przyznać, że Henryk Kula trochę efekt kuli śnieżnej. Zaczęło się niepozornie. Zaczął się niepozornie. Od Baron. Jeden z Baronów. Jest ich w Polsce... <grym> 16 plus ci mini baronowie baroniki no to, to podejrzewam, że byłoby ich kilkudziesięciu każdy ma jakiś tam wpływ na PZPN, no to taki Henryk Kula mhm. Janek Mazurek trochę nam go wyjął, wyjął go nam na światło dzienne pokazał, że to jest Henryk Kula, on nie lubi trotuarów, tak. nie lubi chodników, bardzo go to boli, ała, 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 mówi jak ktoś daje pieniądze publiczne znaczy nie, jak, jak publiczne pieniądze są kierowane na kluby sportowe i ktoś ma pretensje to wtedy jest ała, ała, więc Henryk Kula wtedy już nam się pojawił na tej wielkiej scenie. Natomiast pamiętajmy, jak kończył rok Henryk Kula. Henryk Kula kończył rok w hotelu z kadrowiczami. Henryk Kula kończył rok jako ten, który stanowi pewien rodzaj pomostu między wszystkimi, a wszystkimi. Henryk Kula, jeśli... No to on, słuchajcie, jest trochę taki kryzys wizerunkowy, więc dobrze, jak cyknę sobie fotkę, gdzie jestem w tle Roberta Lewandowskiego w kurtce PZPN-u. Bo jestem Henryk Kula. Jestem baronem śląskiego. W związku Piłki Nożnej i tam rządzę, a widzicie, widzicie, jak sobie radzą szląskie kluby. Fantastycznie sobie radzą. Więc ja byłem w szoku, jak, jak urósł Henryk Kola na przestrzeni tych 12 miesięcy. Tak, to jest absolutnie dzisiaj postać pierwsza planowa, jak przystało na wiceprezesa. Natomiast muszę muszę z wywiadu, myślę, że jednego, znaczy było wiele dobrych wywiadów i lubię też takie wywiady, które no chwytają za serce, tak? Bodajże wywiad z namianem bracikiem był taki. Natomiast jeśli chodzi o taką kwintesencję absurdu polskiej piłki, to wywiad Janka Mazurka na weszło z Henrykiem Kulą, wygrał ten konkurs. Pytanie o: e, kluby zaskakująco często podłączone są pod miejskie respiratory. A przecież Śląsk e, no, ma swoje problemy w innych sektorach niż pozycje w tabelach piłkarskich. I Henryk Kula z absolutnym klasykiem. Nie mam problemu z tym, że miasta wykładają pieniądze na sport, mam już dosyć tych trotuarów chodników, betonowych parków rozrywki metalowych siłowni, z których dzieci nigdy nie korzystały, nie korzystają i nie będą korzystać. Więcej dzieci na boiskach, mniej dzieci w gabinetach lekarskich, a co jest droższe? Teraz jest dać 2 miliony na boisko, czy kiedyś wydawać setki milionów na leki i operacje, które nie pomagają, bo coraz więcej osób nie rusza się, nie dba o swoje zdrowie i później nie koruje. Nie trzeba było za uszy wciągać z podwórka do domu. Nawet o 11 mama mnie wyciągała z łóżka, bo ze zmęczenia zapomniałem się umyć. A teraz za uszy od komputera, że drzwi otworzył, świeżego powietrza zaznał. Tu mamy problem. No to jest po prostu kwintesencja tego wywiadu, moim zdaniem. Wszystko się zgadza. Przypomniał fan widoku z okna Michała Pola: Urodziłem się jako Henryk Kula i umrę jako Henryk Kula. To też jest absolutny klasyk, jeśli chodzi o, o ten wywiad. Ja będę śledził Henryka Kule. coraz, coraz no dokładniej będę Henryka Kule śledził, bo wydaje mi się, że jego pozycja urosła na tyle, że trzeba go rozpatrywać w charakterze tego, który może być rozgrywającym, jeśli chodzi o PZPN. Zwłaszcza jeśli PZPN będzie tą organizacją, która nie otrzyma żadnych wpływów z tytułu awansu na Mistrzostwa Europy w 2024 roku. A to scenariusz dość prawdopodobny, tak bym to określił i spuentował. Co dalej? Duże tematy teraz i przekąski. To powiedz, jaki duży temat, nie będący reprezentacją Polski, Santosem i PZPN-em, chciałbyś teraz poruszyć? No, możemy chyba generalnie raków omówić, bo wydaje mi się, że mimo, że to spory temat, to on nie będzie aż tak bardzo yy, rozwlekły. On nie jest jakiś taki humorystyczny bardzo, prawda? Poza oczywiście zrobieniem Rossiego. bo raków, raków dał nam. Co dał nam raków w tym roku? Dał nam Marka Papszuna, który raz dziennie. Jest łączony z różnymi klubami z różnych dyscyplin sportowych. Wczoraj przeczytałem na zmyślone Zmyślonewywiady.pl yy, rozmowę z dziennikarzem z San Antonio Sports. I jednak Greg Pokpowicz, jego misja musi dobiec z końca w końcu, żeby, żeby Marek Patrzą to wziął. I myślę, że Łęban Jamę Marek Patrzą wspaniale wprowadzi. To na razie są tylko takie pogłoski, ale no cóż, myślę, że w każdej pogłosce jest ziarno prawdy. Trochę Marek Patrzą tak. To łączenie go z absolutnie każdym kto klubem, który aktualnie nie ma jakiejkolwiek funkcji obsadzonej, trochę godzi w jego reputacji. Tak. Natomiast ja bym chciał wrócić do Twojego pytania. Co nam dał Raków? Bo no. Mietczyński sportowo, nawet nie, nie Mietrzyński, zwykły Mietrzyński jest z nami na czacie. Aha. Raków dał nam Raków Pierdziaków. <laughs> piździaków nawet chyba. Nie był tak, tym... Raków Piździaków, to Kowal dał nam. Ale pośrednio też i Raków. <laughs> to jest dwa. A ja chciałem jeszcze dodać, co nam dał Raków w tym roku? Nic! Dlatego możemy go krytykować w końcu, bo jak dawał nam w poprzednich latach laptopy, myszki i inny sprzęt, to można było tylko mówić dobrze o Rakowie. Ale w tym roku ja od Rakowa nic nie dostałem, więc mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć, że to nie jest klub, który mi zaimponował w ostatnich miesiącach bardzo mocno, bo spodziewałem się od niego więcej. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia wokół Rakowa w tym roku Liga Mistrzów w Sosnowcu. hymn UEFA Champions League na stadionie w Sosnowcu. Pięknie obitym drewnem, tak dookoła jest taka kolumnada z drewna, nie wiem jak to określić profesjonalnie, ale na elewacji jest to element bardzo ważny. Murawa, która pamięta jeszcze czasy, kiedy po ziemi chodziły dinozaury, chociaż teraz już została wymieniona. I tam właśnie 22 herosów z Kopenhagi oraz z Rakowa, którzy wysłuchują słynnej kaszanki. To jest to, co nam dał raku w tym roku. Ja jestem z tego zadowolony. Władysław Orłowski yy, yy, yy. przypomina dokładną składnię kowalizy. Raków, śmaków czy inny pierdziaków? Myślę, że to jest niedoceniane. Niedoceniane ta cała forma. Tu jest grym, tu jest poszukiwanie właściwego słowa. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie yy, Władysławie. Ja chciałem jeszcze odnotować: no, oczywiście, Liga Mistrzów w Sosnowcu, że ten hymn tam zabrzmiał, to jest wielka rzecz. No ale ten za talento, to że zostały, może raków nie anonsował, może, może się skompromitował, może, może Sony Kittel chyba jednak nie zostanie nowym reprezentantem Polski, ale to, że 32-letni Włoch o nazwisku Rossi spełnił marzenie o zagranie w Pucharach, to, że Gasperini gdyby miał na ławce tresowanego szopa, to by go wpuścił, bo mógł i ten szop by pewnie strzelił gola. No to to są rzeczy, które zostają z nami na zawsze. Trzeba docenić, że Raków dał nam wyjątkowo egzotyczny Eurofpierdol, Bo Eurowierdol z juniorami Atalanty, z sami Atalanty. Jeden dosłownie, do, mleko pod nosem, ale to, to dosłownie miał po prostu jeszcze niebytarte I ten Rosji zrobić komuś Rossiego. Może Lech przegrał ze Spartakiem Trnawa, z Mikowiciem, puszczają czy moczko, za chwilę tego dojdziemy, ale Raków dał nam nowy zwrot, zrobić komuś Rossiego. Ośmieszyć go tak, że wpuszczasz ósmego ramkarza, żeby spełnił marzenie. To jest naprawdę coś, co, co zostanie z nami na dłużej. Eee, ja sobie tak myślę generalnie, jeśli chodzi o tę przygodę pucharową, że to był najbardziej wyrafinowany możliwy cios, jaki można było zadać w miękkie podbrzusze polskiego kibica. Bo tam była nadzieja. Wystarczyło przegrać jak ludzie. Jak to ujął chyba eee, tak. Radek? Mateusz Miga. Mateusz Miga. Wystarczyło przegrać jak ludzie. Wystarczyło. Przegra... Wystarczyło zelczyć zwycięską porażkę. Wydawać by się mogło, że polski futbol, a może ogólnie my jako, jako naród, jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o takie zwycięskie porażki. Że no, moralne takie zwycięstwa, czyli porażki, ale takie, gdzie my w sumie to się czujemy zwycięstami, że to jest coś, co jest z nami na co dzień. A Raków nawet tego nie dopiął. I nie dopiął tego nawet w starciu z ludźmi, którzy pierwszy raz widzieli. Urawę dorosłą, bo do tej pory mierzyli się głównie na boiskach Primawery, w rozgrywkach z Krzatów Atalanty. Dzieci jeszcze grają w takich specjalnych, fikuśnych czapeczkach krasnali. I te, tego typu zawodnicy weszli i e, smutna puenta, bo raz, że Rossi, a dwa, że pamiętajmy, wszedł gościu z numerem 1674 i wszedł i zrobił asystę i sztab Atalanty. Mój Boże. My żeśmy go wpuścili, bo chcieliśmy zrobić rekord najmłodszego hmm. zawodnika, a on wziął i asystę zrobił. No to, było, to było coś absolutnie niesamowitego. A pamiętajmy, że działo się to w akompaniamencie błysków z Flash flashscora po kolejnych golach Sportingu w meczu hmm. ze Szturmem, gdzie Sporting zagrał totalnie. Pamiętajmy, przez 40 sekund Raków miała awans. Wielki sukces polskiej piłki dzięki Rakowowi. Oczywiście były dobre rzeczy. Raków zdobył Mistrzostwo Polski. Raków sprawił, że jak górban górbanów, Musiał zostać zamknięty w betonowym bunkrze, żeby tam się rozjuszył do woli, dopóki będzie mógł wrócić do społeczeństwa. I ja, ja to bardzo szanuję, że utarliśmy nosa w końcu Karabachowi. Natomiast no, zostanę po prostu z natomiast. To jest moja puenta dotycząca Rakowa. Słowo natomiast jest moim zdaniem podsumowaniem roku w Rakowie Częstochowa, roku historycznym dla Rakowa, roku mistrzostwa, roku budowy nowego stadionu przez premiera Morawieckiego, ale też roku. Rossiego. No, wydaje mi się, że ten. Wydaje mi się, że ta nieudana końcówka bardziej nam zostaje w pamięci, bo jest zwyczajnie świeższa. Trudniej jest się tak. pewnie odnieść do tego, co się działo na początku roku, zwyczajnie, czy, czy, czy na początku przygody pocharowej, bo pamięć nam już płata figle w tym wieku. No, ale no, nie wymarzymy z pamięci Rossiego i nic się z tym, z tym nie zrobi, jak Atalanta zrobiła Rakowowi Rossiego. Marek Papszun odszedł z Rakowa. Tak. Dawid Szwarga go zastąpił. Marek Papszun w międzyczasie bardzo wiele programów telewizyjnych pociągnął. W bardzo wielu artykułach zagościł. Natomiast jest bezrobotny cały czas. Czeka na ofertę z Rakowa, który będzie już znudzony Dawidem Szwargą. Nie wiem, co jeszcze wokół Rakowa? Kolejnej jakiejś nowej plotki, chyba najświeższa, to Szachtar. Czemu nie? Ja, tak. Dobrze, Kuba. To teraz klasycznie zakąseczka, Chciałbym, żebyś oprowadził mnie i naszych widzów po tej zakąsce, bo jesteś jej absolutnym koneserem. To tak jak ja miał opowiadać energetyka. No po prostu mi nie wypada. Jest to zakąska nasypany Raczkowski. Ach, jajaj, to było teraz? To było w tym roku? No, no ja, ja myślałem, że to już dawniej. Eee, no. Kwiecień. No tak. Afera z udziałem Pawła Raczkowskiego. To było w kwietniu. Kwiecień 23. No ja pierdykam. Paweł Raczkowski w tym roku. Co za historia. Ja już zdążyłem naprawdę zapomnieć. Znaczy nie, zapomnieć nie zdążyłem, ale zdążyłem pomyśleć, że dobra, nie, już nie będę używał tego określenia. Ale, ale pamiętajmy. Nasypany Paweł Raczkowski miał tańczyć zorbę na greckiej plaży. Tak przedstawili to kibice jednego z greckich klubów. Kiedy Paweł Raczkowski przyleciał sędziować mecz tamtejszej Ekstraklasy, to o tyle interesujące, że w Grecji sędziowie bywają traktowani w sposób o taki równy Bogom. Naprawdę, jeśli miałbym to jakoś zestawić, zawód sędziego w Grecji wiąże się z takim prestiżem, jak bycie Bogiem z mitologii greckiej na Olimpie. Tak. Mianowicie, zdarza się tak, że ktoś podłoży pod ciebie bombę i wysadzi. Różne pomniki bóstw bywały obalane w historii religii i różne piekarnie należące do sędziów były wysadzane, jeśli chodzi o historię sędziowania w Grecji. Więc generalnie zarzuty są zazwyczaj dwa. Jeden zarzut formowany wobec greckich sędziów jest on formowany przez fanów m.in. pana Tneikosu czy Ajeku, to że sędziowie sprzyjają Olimpiakosowi. Drugi zarzut wobec sędziów jest taki, i to jest wysuwany zarzut przez działaczy Olimpiakosu przede wszystkim, że działacze działają na szkodę Olimpiakosu i na korzyść wszystkich Aha. innych w ligowej stawce. Dlatego też Grecja, mądry kraj, kraj filozofów, kraj, w którym wszystko powstało, co warte uwagi, poza tym, co powstało w Rzymie, stwierdził dobra, udamy się do zagranicznych fachowców. Jako szefów sędziów zatrudnia się tam zagraniczne wielkie nazwiska i czasem do sędziowania hitów sprowadza się sędziów z zagranicy. I jednym z tych sędziów z zagranicy miał być Paweł Raczkowski, który przyleciał i został opluty. <laughs> Został opluty i uderzony przez fana, tak powiedział Paweł Raczkowski. Doszło do Szamotaniny. No i do dziś tak naprawdę nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło w Grecji. Wiemy tylko tyle, że doszło do stycji z kibicami pana Nikosu. Niektórzy zarzucali, że Paweł Raczkowski jest nasypany, że generalnie jest agresywny i że przyjechał tylko po to, żeby skręcić ukochany klub tych kibiców. No Paweł Raczkowski się oczywiście bronił. Że to jakaś piramidalna bzdura. Ostatecznie nie doszło do tego, że Paweł Raczkowski miał sędziować mecz w Grecji. Ostatecznie on tego meczu nie poprowadził, wrócił do Polski. No i co? Mnie go szkoda trochę, jeśli chodzi o całą sytuację, ale przynajmniej pozostawił nam coś dużego. Pozostawił nam ten zwrot, czyli X, tańcz nasypany, ludowy taniec na plaży gdzieś tam. po Paweł się Tak jest nasypany Jakub Olkiewicz tańczący Kujawiaka na plaży w Gdyni. To miało miejsce, to miał miejsce. Ja wróciłem do domu na Bałtach, odtańczyłem zorbę. No, tak wygląda z Pawłem Raczkowskim sytuacja. Jestem absolutnie zaszokowany, że to było w tym roku. Mhm, mh. <coughs> Jak najbardziej. To co Kuba, przejdźmy teraz do Lecha Poznań, który również miał rok pełen przygód. I też jest takim symbolem tego, że no nie może być tak, że idzie tylko dobrze. I jak idzie dobrze, to będzie szło źle. To też... I Lech Poznań to, co jest najistotniejsze. Bo Lech Poznań, no, jednak, historia polskiej piłki, tak? to jest ćwierćfinał europejskiego Pucharu, w którym nawet od niedawna jest war. I w którym nawet kluby z topowych lig czasami wystawiają. Skład zbliżony do tego, który mają na ławce rezerwowych w swoim rodzimych rozgrywkach. Więc ligę konferencji szanujmy. Ona ma chym. To już jest dużo. Jak coś ma chym, to trzeba to szanować. Proste. Więc taka jest sytuacja. No chyba, że jest to chym pewnego kraju. To wtedy nie trzeba. Ale już zostawię to, bo, bo tak. Dobra, no, jest to Rosja. Więc tak, jeśli chodzi. O, e, o ligę konferencji Lech Poznań. Bo to napisała się historia, ale no, później to, co powiełeś, brakło gardy spokojnej. Sorry, ale uciszałem Flafiego, dlatego wyłączyłem mikrofon. I nie słyszałem, co mówisz, bo naprawdę głośno szczekał. Brakło Lechowi gardy spokojnej po tym ćwierćfinale, po tych sukcesach i po tym wszystkim. Troszeczkę to omawialiśmy w podsumowaniu jesieni, więc skupiając się na jakichś takich lechowych absurdach z tego roku, to bym wyciągnął chyba przesuwanie tych meczów w lidze, bo hola, hola, ekstraklaso. My mamy ważne pucharowe mecze z Dnipro za chwilę o Ligę Konferencji Europy, więc musimy tutaj zrobić sobie dużo przestrzeni, dużo miejsca, no i później nie, nie grali w ogóle z tym Dnipro, bo odparli, odpadli z panem Martinem Mikowiciem. I żeby było śmieszniej, chyba po tych dwóch tygodniach przerwy z uwagi na przełożony mecz, ten ligowy mecz też przegrali. Tak. I to jest kolejny przykład tego, jak długi jest rok. Jak, jak wiele może się na, na przestrzeni tych miesięcy obrócić o, o 180 stopni. I jak wiele rzeczy... Może się przytrafić tutaj nawet nie na przestrzeni roku, ale na, na przestrzeni zdecydowanie mniejszej. Bo ja tak sobie najbardziej, jeśli chodzi o tę przygodę, przygodę Pucharową Lecha yy, i w ogóle cały rok w yy, wykonaniu Lecha, no to jednak wspominam i zestawiam po pierwsze mecz z Fiorentiną i Vincenzo Italiano. Pamiętajmy, Vincenzo Italiano, jeśli chodzi o polską piłkę, to jest postać szczególna, bo jest to no, główny niemilec. Człowiek, który zniszczył talenty wielu tysiącom piłkarzy z Polski. Bos w grze. Przyciąga <laughs> ich do swoich klubów i niszczy. Nie wystawia, daje ciężkie treningi, ciemięży, no po prostu niszczy nasze talenty Vincenzo Italiano. I ten Vincenzo Italiano wystawił na rewanżowy mecz z Lechem Poznań bardzo mocną ekipę. To był, przypomnijmy, ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. I grają tam Jowicz, gra Bonaventura, Milenkowicz, którego nawet kojarzę, gra Biragi, którego też kojarzę, Z ławki wchodzi, innymi Artur Cabral, wchodzi Aleksa Terzic i inne nazwiska, które normalni fani piłki znają, mnie. Ale to są ludzie, którzy w Serie A coś znaczą. To są ludzie, którzy w tamtej lidze konferencji grali świetnie. I Lech Poznań sprawia, że Vincenzo Italiano się poci. Bo Lech Poznań ze sprawą Afonso Sozy, strzela na 1-0. Potem Krzychu Weldę 2-0. Artur Sobiech 3-0. Po 70 minutach Lech Poznań, historyczna remontada. W pierwszym meczu 4-1, w drugim jest już 3-0 dla Lecha Poznań. I to jest Lech Poznań, który pisze historię Pucharową, która będzie wspominana przez lata. Gdzieś tam na trybunach jest koziołek namalowany przez Kawu. Lechowi udaje się wszystko, tak naprawdę. Oczywiście, ostatecznie odpada po golu. W drugiej minucie doliczonego czasu. Ostatecznie odpada po tym, jak, jak wcześniej Ricardo Sotyl strzelił na, na 3-1, i wiadomo było, że już będzie bardzo ciężko Lechowi o, o zdobycie czwartej bramki. Ale no, mimo wszystko, co to jest za historia? Co to jest za bezprecedensowy sukces? Bezprecedensowy, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o drugą połowę, yy, no, o czasy post legi w lidze mistrzów, to polskie kluby z Pucharami się zwyczajnie nie, nie znosiły i teraz Lech robi coś takiego, a chwilę później w tych samych rozgrywkach odpada z Martynem Mikowiczem puszczającym oczko do chłopca od podawania piłek, odpada z Erikiem Danielem, odpada z Romanem Prochaszką i odpada z całą resztą piłkarzy, którzy nawet w Ekstraklasie byli żwirem. Coś niesamowitego. I ostatecznie puenta roku John Van Den Brom, człowiek wynoszony pod niebiosa, który przed chwilą wygrał z Fiorentiną, wygrał z Realem, traci robotę. <laughs> A za niego Mariusz Rumak. A za niego Mariusz Rumak, to jest ważne. A Golizadech, który już, już. Ja naprawdę jestem ciekaw tego Pucharu Azji, w którym on wystartuje. Cóż to będzie za forma? Pół roku odpoczywał. Głodny futbolu. Kiedyś była taka zasada wśród polskich trenerów, że latem tylko treningi bez piłki. Musisz czuć głód piłki, się zacznie liga. To będzie chodziło. I tak samo jest z Golizadechem. Także Bartek Salamon, możemy tu od razu przy Lechu poruszyć, czy osobno. Nie no, nie, razem, razem. Razem, dobrze. Eee... Bartek Salamon. Kurczę, ale to jest takie Santosowe, nie? Jak Fernando Santos. Ty to wtedy. No, kurczę, ciężko idzie z tą Polską. Myślałem, że będzie łatwiej. Ale słuchajcie, mam przynajmniej stoperka. Jest gość, który będzie to trzymał. Wygrzebałem generała. Siła. Jest siła, yy, jest <kluw> zadanie, jest wszystko. To jest mój nowy lider obrony. I ktoś przychodzi powiedzieć Fernando Santosowi, że ten chłopina biedny jest jednak zawieszony. Niesamowity plot twist to był, zwłaszcza że pamiętajmy, że już wtedy Fernando Santos miał chyba za sobą mecz z Lechem Gdańsk na stadionie, gdzie opatulony kocem wyglądał tak jakby naprawdę bardzo żałował przyjazdu do Polski. Bardzo żałował, że kiedykolwiek odebrał telefon od kogokolwiek związanego z, z Polską. Więc tak, ta sytuacja z Bartoszem Samuelem, zresztą przedłużająca się tak naprawdę, bo też w pewnym momencie się wydawało, że kurde, może właściwie może to jednak nie będzie tak źle, a potem no, finalnie kara okazała się krótsza niż, niż można było się spodziewać. Finalnie nawet niektórzy wysnuli wniosek, że chyba dali mu taką karę, żeby nie wyglądało głupio, że kara jest niższa od tego, co faktycznie odfajkował, no ale to był rok stracony w wykonaniu Bartosza Salamona, rok, który zupełnie inaczej mógł wyglądać, rok, który mu się przytrafił w chwili, kiedy już właśnie był na tej górce. I razem zresztą z Lechem Poznań. No, teraz jestem ciekawy, jak będzie wyglądał pod Mariuszem Rumakiem, to też jest dosyć ciekawy. Będzie wyglądał doskonale jak wszyscy pod Mariuszem Rumakiem, Kuba. No, albo na Mariuszu Rumaku zmierzając do Europy. Pamiętajmy słynne hasło na rumaku do Europy, które w Lechu podnoszono wielokrotnie. To co? Przekąska i chyba Fernando Santos, skoro został wywołany. Co myślisz? Dobry pomysł. Tak patrzę tutaj jeszcze na listę tych tematów, ale chyba, chyba w Lechu już żaden się nie przytrafił. Ciekawe. To do przekąski też chciałbym, żebyś ty opowiedział, bo jest to Jan z firmy Blackbeard. Za swoje budowałem, za swoje wyburzam. Czyli między innymi Jan Budowa stadionu w Sandecji, budowa stadionu w Polsce zwykle polega na tym, że ludzie przychodzą Przyjeżdżają maszyny, ci ludzie operują tymi maszynami i budują ten stadion. I on prędzej czy później powstaje. Czasem są obsuwy, ale to jest tyle, jeśli chodzi o przygody związane z budową tego stadionu. Może jakieś przepychanki z finansowaniem, ale to tyle. Jeśli chodzi o budowę stadionu Sandecji, to po pierwsze, on miał być gotowy jakieś 8 lat temu i prezes, i przepraszam, prezydent Sandeci Nowy sąd, rozdał krzesełka rozdał krzesełka starego stadionu, bo przecież już nowy stadion powstanie i będzie na nim grała Sandecja wiosną w Ekstraklasie. No Sandecja, zdradzę, spoiler, nie zagrała wiosną ekstraklasową, tylko grała w niecieczy przy minus 40 stopniach za głębim Lubin. Natomiast to, co zapamiętamy z tego roku, to pan Jan Kos, robiący piekący kiełbaski na ognisku przy stadionie, to jest pan Jankos, wyburzający stadion, który jeszcze nie został zbudowany. I to jest rzeczywiście Nowa Lika, ale muszę przyznać, Kuba, że najbardziej ciekawi mnie jednak to ognisko. Co dokładnie chciał Jankos przekazać światu, robiąc, piekąc kiełbaski na ognisku tuż obok stadionu Sandacji Nowy San, że ten stadion istnieje? O co chodzi? Właśnie, najbardziej takie oczywiste rozwiązanie, ale chyba zbyt oczywiste, jakie mi się nasuwa, to jest to, że chciał pokazać, wszystko pod kontrolą. Plus, Jesteśmy na tyle przed terminami, że moi pracownicy mogą sobie pozwolić na grill, a ja wraz z nimi. Wiecie, te przebrzydłe mordy pismacze piszą, że o, bo się nie wyrobią. A zobaczcie, my się ze wszystkim wyrobimy. Oto nabijam tutaj kiełbaskę na tego kika, wsadzam go do ognia, bo mam luz, bo jestem Jan Kos. I wiem, Czego mogę oczekiwać od swojej firmy? Wiem, czego mogę oczekiwać od swoich pracowników. Mogę oczekiwać od nich dobrze wykonanej roboty, dobrze zbudowanej, a następnie wyburzonej ściany. Bo za Oficjalne odbywa... wyburzenie. To jest o tyle niecodzienna sytuacja, tak naprawdę, z Janem Kosem, w ogóle z całym Nowym Soczem, że tam naprawdę to momentami przypominało scenę z filmu sensacyjnego, bo opisywali to lokalni dziennikarze. Podjechał furgon który zastawił widzom wejście, po to by nie mogli zobaczyć, co dzieje się na placu budowy. Kiedy wścibscy gapiowie i tak próbowali zajrzeć, co tam się dzieje, robotnicy zaniechali robót. Stwierdzili, że nie będą tego robić teraz. Poczekają, aż się rozejdzie ten tłumek, który zebrał się. Patrzeć, jak Sandecja Nowy sądz wyburza stadion, który właśnie buduje. Sytuacja ma smutny pilot. Bo y, idealnie to na czacie y, mhm. ujął, już mówię kto, idealnie to na czacie ujął jeden z naszych użytkowników, który napisał bardzo y, mądre słowa dotyczące Jana Kosa na stadionie. YetiMan29, zastał stadion niezbudowany i tak go zostawił. <głosy> <głosy> Sandecja Nowy Sącz nie ma stadionu, który pamiętajmy, miała mieć w okresie, kiedy grała na wygnaniu w niecie w ekstraklasie, Sandecja Nowy Sącz jest w drugiej lidze. Sandecja Nowy Sącz ma gigantyczne problemy organizacyjne, o których ostatnio mówiliśmy bardzo długo w jednym z naszych odcinków programu Tetrycy. No ale przede wszystkim Sandecja Nowy Sącz strasznie zmemowiała po tym, jak Jan Kos zrobił performance happening z budowy stadionu i jego performance happening zakończył się tym, że miasto zerwało umowę z nim, a on zerwał umowę z miastem, bo pamiętajmy, że tu jeszcze czeka nas bardzo widowiskowy proces, kiedy obie strony będą sobie zarzucać niedotrzymanie warunków umowy. Piękna historia. I tu zarazem odsyłamy do reportażu Kuby Białka o Sandecji i Nowym Sączu jako takim, tylko ostrożnie jest zaskakująca duża, duże ilości składowego lasów w tym artykule. Nie sądziłem, że wśród polityków ee, sande, wśród polityków nowo, nowosądeckich jest tak dużo przepychania się, kto jest go lasem, kto gdzie pokazał, no mówiąc wprost, gołą dupę i taki jest poziom dyskusji politycznej w Nowym Sączu. Czy chcesz coś Kuba przeczytać, tak? E, tak, jeden komentarz, to akurat nie dotyczący eksperty Golas, bo pamiętajmy, że eksperty Golas to jest bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o nowosądecką e, politykę. Łukasz Lebioda, albo po prostu masz już wyjebany, bo wiesz, że nie zdążysz, to przynajmniej dobrze zjesz. Tak, to jest druga, druga teoria dotycząca tego, skąd wzięło się ognisko z kiełbaskami na stadionie Sandecino-Wysącz. Znaczy, przepraszam, na stadionie. Na budowie stadionu Sandecino-Wysącz, budowie, która aktualnie stanęła pod znakiem zapytania. Bo Jankos i firma Bleybert się zawinęli z tego placu budowy. Co? Chyba tyle. Pod... Chyba tyle. To co? Fernando Santos? <śmiech> <śmiech> Nie wyobrażam sobie. Jak długi musi być rok, skoro wchodziłem w niego z myślą, że mamy dobrego selekcjonera. Mhm. Kurde bele, że to może, 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 kto wie, może, ale to będzie jakoś wyglądać, bo Fernando Santos przyjeżdżał do nas jako ratownik, jako gościu, który wzniesie nasz futbol na inny poziom, który wytrąci tym pożal się Boże piłkarzynom z rąk, Argumenty dotyczące tego, że coś ten trener taki nie halo. Bo pamiętajmy, że za zatrudnienie Fernando Santosa, jego ściągnięcie przez Cezarego Kulesze do PZPN-u, to był trochę ruch, który miał totalnie zamknąć mordy wszystkim. Mhm. To jest bardzo takie nieeleganckie określenie. Ale to nie chodziło o to, żeby uciszyć krytykę. Uciszyć krytykę to możesz jak, nie wiem, jak wybudujesz stadion, kiedy zapowiadajesz, że budujesz stadion w nowym Sączu, To wtedy uciszysz krytykę. To był ruch na zamknięcie, murd. Mhm. Bo zwyczajnie wszyscy. I mam tutaj na myśli naprawdę wszystkich: kibice, dziennikarze, ok, eksperci, ale też piłkarze. przyzwyczaili się już do kręcenia nosem. O, Jerzy Brzęczyk. a on to jest taki, wiecie, jaki? Jest polski ten Jerzy Brzęczek. Co? Czesław Michniewicz, a on to tylko by bronił, a w ogóle by nie atakował. I narzekanie na, na to, jak wyglądają stosunki, jak wygląda, jak wygląda sztab, stało się tradycją, elementem tradycji. Więc Cezary Kulesza uciął to wszystko w zarodku, ściągnął gościa, który wchodzi, mówi, proszę, to jest pan Felipe Santos. Możecie się na niego spojrzeć, jak wygląda. On jest mistrzem Europy. Dziękuję bardzo. I to był ruch, który wiem, że dosyć często do tego się odnoszę, ale, ale wypada to przypomnieć Raymond Domenek, były selekcjoner reprezentacji Francji, o tym opowiadał że trener technokrata musi każdego dnia kupować tych piłkarzy, tu mam super trening, tu mam super taktykę, tu mam super rozpiskę, żongluję tutaj, karmi wężem lwa, robi różne dziwne rzeczy po to, żeby zdobyć autorytet a potem jego następcą, trenera technokraty jest Laurent Blanc Dzień dobry, jestem mistrzem świata 98, to jest mój I piłkarze, jak w obrazek wpatrzeni. I trochę tak było tutaj. To proszę, to jest Felipe Santos, mistrz Europy. Zamyka mordy, bo to jest, bo to jest on. Bo, bo mm. zobaczcie, bo tu masz Cristiano Ronaldo zdjęcie. Tak, niektórzy myśleli, że Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski. Tymczasem, <kłysy> ja się do konkretnych dokumentów. i. Funkcja, jaką miał sprawować Fernando Santos w PZPN, to jest dyrektor do spraw zamykania mord. Tak, tak. Ja, I i jaki jest jakiś zarzut? To słuchajcie, weźcie, to spytajcie mistrza Europy z Cristiano Ronaldo. On wam odpowie. Co, co, jakie afery? Spójrzcie, to jest Felipe Santos. I tak, tak zamykano mordy. I co więcej, ja byłem za tym. Ja, ja byłem tutaj, mogę, nie wiem, uderzyć się w pier, cokolwiek posypać głowę popiołem, przeprosić nawet mogę. Bo ja zwyczajnie w to wierzyłem, bo wydawało mi się, że takie CV, takiego hmm. rodzaju zestaw umiejętności, jakie Fernando Santos posiada, to jest zwyczajnie to, co na te nasze gwiazdy reprezentacji Polski jest odpowiednią sposobem. A okazało się, że nie do końca. Jeśli chodzi o dobre czasy Fernando Santosa, o to, co będziemy wspominać, Kuba rozrze z rozrzewnieniem. Tak jak pamiętasz, czasy Jerzego Engela, no mundial, no wszyscy z niesmakiem. Ale te eliminacje to spoko. I tak samo u ben Hakera, prawda? Ta, te eliminacje z Portugalią, z Belgią, e, z Serbią, super. No, później gorszy fragment. I u Fernando Santosa też jest ten podział. Lepsze czasy, gorsze czasy. Lepsze czasy miały miejsce do pierwszego meczu, a później te gorsze. Ale do pierwszego meczu Fernando Santos pod kocykiem w Płocku ogląda Dominika Furmana. Przygląda się tym zawodnikom. Później jedzie gdzieś. Tam jest jeszcze większy mróz. Pierwszy mecz, jaki obejrzał Fernando Santos w tym roku, Lechia widzę. Pewnie Kałuzińskiego chciał obejrzeć. Tak, tak, tak bym strzelał. Fernando Santos. Pamiętam te zdjęcia. Te zdjęcia, które krążyły. Fernando Santos przyleciał do Polski, pali szluga pod Orlenem. To było wydarzenie. Gdzie skiepuje? Czy daje pojarę? To jest Fernando Santos, którego chcę pamiętać. Fernando Santos opowiadający o swoich ulubionych winach. Papardelle, coś tam. Ty pamiętasz, takie wina lubił Fernando Santos? Bo... Nie pamiętam, ale tam był Cabernet, bo, bo my się z tego śmialiśmy. Camembert Bordeaux? Tak, nie. Bonjour Camembert. To jest bonjour, ulubione Camembert. wino Fernando Santosa. Wszyscy je bardzo lubimy. Ja pamiętam, jak Fernando Santos nawet nie rzucił cytatami Jana Pawła II, ale wyjął kalendarz i z pamięci wyrecytował całą encyklikę. Jana Pawła II. To było wspaniałe. Jak wybierał mieszkanie, jak można było z nim porozmawiać o tych wszystkich wyzwaniach, przed którymi stoją młode małżeństwa i single warszawscy szukający lokum. Długie, długie dyskusje z Fernando Santosem o pato deweloperce, bo szukał tego mieszkania w Warszawie. No i nie znalazł. Ktoś mówi wyjechał do Fatimy. On się modlił, żeby się znalazła kawalerka dla niego w Warszawie. Wielu takich jest, co po prostu już ma tego dosyć i się modlą. Dlaczego siedział w Portugalii? Bo taki jest rynek mieszkania w Warszawie, że sobie miejsca nawet nie możesz znaleźć. Nie ma jak. Mikroapartament mu zaproponowali w garażu. Za rowerem. No to mówi, no jak. A tam jest internet, żebym mógł te mecze oglądać. No i tak było właśnie. Te początki Ferrano Santosa były wspaniałe. Ja pierdykam. Kurczę, aż wspominam to z rozrzewnieniem. Chciałbym wrócić do tego mindsetu, że ale mamy selekcjonera. Kurde, jak, jak on żyje tutaj Polską. Ja pierdykam. Jaki jest Current Affairs yy, gościem. No ja nie, nie mogę. No ale potem się okazało, mm. że jednak nie do końca. Nie, to było wspaniałe. Jaki jest Twój ulubiony fragment tego dobrego okresu Fernando Santosa? Ja bardzo lubiłem, jak przyszedł na konferencję w kontuszu. <laughs> ale tak, jak ten pas tak tutaj, nie? Ale to długo, długo, długo na tym pracowali. Tak, tak. Nie, ja, ja powiem Ci, że mam jeden ulubiony fragment, ale nie, do, nie dotyczy wcale kontusza, nie dotyczy wybierania kawalerki w Warszawie i tak dalej. Mój ulubiony fragment to jest jak on zbudował struktury, <coughs> całe struktury dotyczące m.in. komunikacji. Pamiętajmy, że Fernando Santos był pierwszym od bardzo dawna, który o to zadbał kompleksowo. Miał Grzegorza Mielcarskiego do kontaktów, miał Radosława Michalskiego do kontaktów i sam też się kontaktował cały czas ze wszystkimi, i w efekcie powstała taka taki think tank, Taka machineria, która sama nakręcała narrację. Że bo jeszcze był Jakub Kwiatkowski, teraz już wspomniałem, więc Mielcarski, Michalski, Kwiatkowski, tam wszystko działało. Jak działał się jakiś kryzys od razu? spotkanie grupy roboczej, Fernando Santos rzuca wszystko, słuchajcie, dobra, musimy ten kryzys uciąć w zarodku, jakie propozycje, mówił po polsku, bo już go potrafił, mimo że był w Polsce od dwóch tygodni i wówczas ta burza mózgów, tu Michalski rzuca jakimś pomysłem, nie, Mielcarskiego ucisza, nie, Radek, słuchaj, inaczej to zrobimy, gdzieś Jakub Kwiatkowski się podłącza, niech Fernando Santos tutaj rozstrzygnie, on zarządza głosowanie i tak każdy kryzys wizerunkowy ten zespół wygaszał w zarodku Chyba, że w sumie to nie rozmawiali są. sobą. I ta szczelność informacji, prawda? Jak to zawsze przy reprezentacji Polski ten sztab ją zapewniał. Szymon przypomina wypowiedź Fernando Santosa. Od dzisiaj jestem Polakiem. Jestem jednym z Was. A on tego nie, nie anulował chyba, nie? nie? Nie anulował tej wypowiedzi. Także że, trzeba do niego zadzwonić, tak? Nie. No jak tam przed turniejem czterech skoczni? Co tam pan sądzi ciekawego? Ale największy sukces Fernando Santosa podczas jego kadencji myślę, że poprawienie Sebastiana Stoszewskiego w wywiadzie dla Interi, gdzie Sebastian Stoszewski. wiemy, że inspiruje się pan Janem Pawłem II. Świętym Janem Pawłem II! Wielkie, wielkie, wielkie sukcesy Fernando Santosa w Polsce. Towarzyski z Niemcami i poprawienie Sebastiana Staszewskiego w kwestii tego, jak powinno się mówić o, o Janie Pawle. Naprawdę, naprawdę dosyć dużo. Dużo jak na kadencję. Mhm. A tak serio to nie za wiele w sumie, patrząc na, na to, jak się ten rok rozegrał. Tak. Wiesz, co mnie dziwi? No. Że wszystkie te mecze były na przestrzeni właśnie 12 miesięcy. Bo kurde, ja te, teraz dopiero sobie zaczynam przypominać, że Fernando Santos jak był zatrudniany, mówi, no awans na Euro, to wiadomo, formalność. A chodzi jeszcze o to, żeby przebudować tę reprezentację Polski, żeby trochę wprowadzić świeżej krwi, trochę może niektóre te gwiazdorki na emeryturę odesłać, może kogoś wymyślić, jakiegoś nowego. I kurde bele, Fernando Santos, oczywiście potem jeszcze Michał Probierz poprawił, ale, ale Fernando Santos zawalił tę eliminację pod względem tego, że nie awansowaliśmy zwyczajnie. I wcale nie mamy jakichś przeogromnych szans na, na ten awans, bo baraże są bardzo ciężkie. Nie dał zadebiutować ani jednemu zawodnikowi, to jest dla mnie, mózg mi po prostu wybucha. A dodatkowo jeszcze te wszystkie pierdolety, które, które mówił o tym, jak on będzie pracował, to nic z tego nie zostało zrealizowane, tak. nic z tego się nie sprawdziło. Niebywałe, niebywałe. I na koniec. Wyraz rozpaczy, dobra, może jednak spróbujemy z tym Krychowiakiem. No kurde, no, no, nie, no nie, 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 nie teraz się, się z tym pogodzić. Kuba, wypowiedź o Pawle w szołku, że już nie potrzeba mu takich prawych obrońców. Moim zdaniem tutaj trafia w sedno Fernando Santos, pokazuje, że nie rzuca słów na wiatr. Jestem tak. Polakiem, czyli nie interesuję się piłką, bo większość Polaków jednak nie interesuje się na co dzień piłką. Taka jest prawda. Reprezentacją owszem, ale tak na co dzień, no nie żyją futbolem. I myślę, że tutaj dał temu dowód. No, przeciętny Polak nie jest pewny. Jeśli zna Wszołka, to raczej jest familiar. No. Ale kurde, jeszcze potem ten Wszołek wchodzący na, na, na wojsko. Ja, pierdy, ja pierdykam. No przecież to się nóż w kieszeni yy, otwiera, jak się to wszystko. Jak się to wszystko na spokojnie przypomni. I to wszystko na 12 miesiącach. No, naprawdę nieduży, nieduży okres. Mhm. Z Fernando Santosem. Tak, ja jeszcze tęsknię za jego ekspresją. Za ekspresją wiesz, w meczu z Mołdawią, za ekspresją. Fernando Santos kam? Uważam, że to mógłby <grym> tak zwany viral złapać Fernando Santosa przez pierwsze 180 sekund meczu z tym, z Czechami, tego wyjazdowego, który przegrywaliśmy 0-2, nim niektórzy nie zdążyli porządnie usiąść. I już przegrywaliśmy 0-2. To nie jest długi filmik. Z tego chyba da się nawet zrobić TikToka. Także no. prosiłbym o tych, którzy nagrywali na taki właśnie filmik, na ekspresję Fernando Santosa przez, przez czas, w który potrzebowaliśmy przegrywać 0-2 z Czechami. Eee, a jeszcze, jeszcze Mołdawia. Nie, to też, Ale tu masz rację, że generalnie jeśli chodzi o to, jak się prezentował Fernando Santos, to za tym tęsknię. Bo to zawsze było. Yy, wdzięczny do tego, żeby wrzucić na przykład na miniaturę w naszym filmie albo żeby jakiś mem, nie musiałeś pisać tych elaboratów o tym na szczytach rozpaczy właśnie, totalny monopol na cierpienie, nie musiałeś się silić na jakieś poetyckie porównania, po prostu wrzucałeś Fernando Santosa i każdy wiedział, o to trudny okres w jego życiu, o cierpi. Bo Fernando Santos zwyczajnie pokazywał całym swoim jestestwem, jak bardzo jest niezadowolony z tego miejsca, w którym jest. Chociaż nie wykluczam, że za jakiś czas anonimowy informator powie, że przeszkadzał mu zapach wody na korytarzach, ale na razie na razie obowiązująca wersja jest taka, że, że Fernando Santos po prostu postawił kukłę z fajką. Te... Anonimowy informator to jest osobowość roku w polskich mediach. Tak, bez wątpienia. Myślę, że powinien dostać też najlepszego rzecznika roku. Albo chcę jakieś jakąś nagrodę. Michał Rzodkiewicz przypomina, na liście sukcesów Santosa nie może zabraknąć wypromowania swojego następcy jako asystenta. PZP no to zadbał. Tak, rzeczywiście wziął tych młodych polskich szkoleniowców i dzięki nim no, myślę, że selekcjonerzy na lata będą obsadzani z asystentów Fernando Santosa. Dokładnie tak jak Pan Santos powiedział. A pamiętasz, że miał Fernando Santos być taką Takim rękojmie zmiany w ogóle w polskiej piłce, rewolucji, yy, zaglądać na treningi młodszych kadr. No skąd się wziął sukces u 17? Włodarski, a ja powiem w końcu to, <kluzny> to trzeba powiedzieć, Włodarski, Srodarski, to wszystko Santos zbudował. Tak o mecze, pokazywał jak kopać piłeczkę i się udało, tak jak mówił, teraz Santos nigdy słowa kłamstwa nie powiedział. A najlepsze jest to, że Wodarski, przepraszam, Santos poprowadził u 17 do tych bezprecedensowych sukcesów i kiedy się zepsuło, jak Santosa zabrakło. I Santos mówił Wodarskiemu: "Słuchaj, tylko pilnuj, żeby nie wykipiało". A Wodarski: "Co wykipi, strypi kipi". I na Bali, pach i młodzi poszli. No i tak i tak to właśnie wyglądało, póki Santos jakoś to trzymał za mordę, to u 17 to był nasz standardowy rocznik i jak pięknie grali i jak ładnie pokonywali silniejszych od siebie. No, a potem się nadpsuło, bo, bo zabrakło tej ojcowskiej opieki Fernando Santosa, który jak wiadomo, w wolnych chwilach, w chwilach wolnych odbycia Polakiem, a bycie Polakiem to bardzo absorbujące zajęcie. Zajmował się właśnie szkoleniem w centrali pzpn -u. Ja nie wiem, czy to nie była też inicjatywa Fernando Santosa, żeby zbudować polskie klerfon ten wokół pokoju schadzek w Otwocku. Bo jestem pewien, że Fernando Santos wiedział o pokoju schadzek w Wocku. Więc drogą cały czuwał, czas. Czuwał wszędzie. Fernando Santos był wszędzie dar bilokacji, specjalnie nauczył się bilokacji na potrzeby polskiego futbolu ale powiem Ci, że to jest jedna z tych rzeczy które, które zawsze pozostaną tajemnicą niestety i bardzo żałuję bo ja naprawdę chciałbym wiedzieć jak referowano Fernando Santosowi to co się dzieje w polskiej piłce, jak referowano tych Salomonów jak referowano te wszystkie afery wokół, wokół PZPN-u jak, jak mu streszczano aferę premiową no, bardzo chciałbym to usłyszeć. Być tam i zobaczyć mimikę Fernando Santosa, który słucha. Uhum, uhum, uhum. A z, z publicznych pieniędzy. A premier i prezes nie wiedział? A wie, wiedział, tylko mówi, że. A okej, okay, mówi, że nie wiedział. Dobra, dobra. No, to by było coś, no ale niestety no nie dowiemy się, nie dowiemy się. Mhm. Jak to wyglądało? Kuba, bardzo ciekawy komentarz yy, na naszym czacie. Jak oczywiście praktycznie wszystkie nasze komentarze na czacie, ale jest to historia, której nie znałem, którą nie <coughs> znałem pobieżnie i wydaje się niezwykle interesująca. Fekalia Nowak. Podolski dwa lata temu obiecał otwarcie kebaba na ulicy Wolności, na której nie ma nic poza kebabami. Ostatni update to artykuł z września Są już nowe drzwi. Podoba mi się ta historia. Podolski zapowiada budowę kebaba w miejscu, gdzie są tylko kebaby. Na razie są już nowe drzwi, ale to jest absolutnie Dygresja. Czyli co? Tyle o Fernando Santosie w tym momencie? Bo zaraz pewnie o reprezentacji, no bo to się wiąże ten temat, tak? Nie można zrzucać winy tylko na Fernando Santosa. Trzeba tych piłkarzy też poruszyć. No tak, niestety Fernando Santos, yy, wiadomo, że sam sporo nadpsuł. No ale kurde bele, to co się w ogóle działo wokół PZPN-u i reprezentacji Polski, to jest jakiś dramat. Mhm. Yy, no właśnie, nie wiem, najpierw reprezentacja, czy najpierw PZPN? Wiesz co, ja bym poszedł z reprezentacją, bo ona się bardziej wiąże z samym Santosem, ale najpierw szybka przekąska, ok? Dobrze. E, przekąska Jaroszewski kontra Krychowiak i ze szczególnym udziałem mistrza drugiego planu, czyli Tadeusza Pfeiffera, wcale nie słupa. Bardzo mi się podobało to od tej strony, takiej typowo ludzkiej, bo Tadeusz Pfeiffer powiedział, że no, kupiłem, porozmawiałem z żoną, sprzedałem. <noise> Za tyle, co kupiłem, a nie złotówki więcej. Eee, sytuacja o tyle niecodzienna, że pamiętajmy, że w międzyczasie Grzegorz Krychowiak powrócił do reprezentacji polskiej. To jest, to jest coś, co, co nadaje całej sprawie dodatkowego, dowcipnego wydźwięku. Bo dla tych, którzy tego nie siedzieli, Grzegorz Krychowiak wraz ze swoim bratem Krzysztofem oraz lekarzem reprezentacji Polski Jackiem Jaroszewskim i chyba jego asystentem również, Pawłem, ale nie pamiętam, Bombą? Nie, nie Bombą. No nie pamiętam. W każdym razie grupa osób z reprezentacji Polski dopinała interes. Interes polegający na założeniu kliniki, dużego szpitala. Potem doszło do szeregu nieporozumień pomiędzy współlasami. Jedni chcieli budować duży szpital, drudzy chcieli małą klinikę. Jedni chcieli robić to bardziej na własną rękę, drudzy chcieli, żeby to było bardziej finansowo przejrzyste. No i ostatecznie okazało się, że doktor Doki, Jacek Jaroszewski, chciał poniekąd uwolnić się od familii Krychowiaków i dalej działać na własny rachunek. I zdaje się, że jeśli chodzi o rację, to więcej było jej po stronie Jacka Jaroszewskiego. Natomiast jeśli chodzi o styl, no to tutaj są pewne wątpliwości, czy na pewno trzeba było udać się do tego Pfeiffera, po to, żeby on odkupił akcję, potem od razu sprzedał, ale nie będąc supem, tylko po prostu podejmując decyzje biznesowe pod wpływem impulsu, a potem po rozmowie z żoną te decyzje biznesowe anulowawszy. No to, jest, to są pytania, na które będzie trzeba udzielić na nie odpowiedzi prawdopodobnie w trakcie, kiedy będą rozstrzygać między sobą to Sami zainteresowani. Najpierw pan Jaroszewski w tajemnicy powołał <coughs> Krzysztofa Krychowiaka z zarządu spółki, a następnie powołał w jego miejsce swoją żonę oraz Pawła Bambra. Następnie, nowy, w tajemnicy w takim układzie wybrany zarząd, dokonał sprzedaży 100% udziału w spółce prowadzącej klinikę niejakiemu Tadeuszowi Pfeiferowi. Kwota transakcji wyniosła 5000 złotych, choć wartość spółki szacowana była na kilka milionów złotych. Pfeifer po jednym dniu no, no może był aż tak skutecznym właścicielem, że uznał, że moja misja jest skończona. Przez ten jeden dzień zrobiłem, co mogłem z tą kliniką. Słuchajcie, gotowy projekt, odsprzedaję wam go za tysięcy złotych, za tyle, za ile kupiłem go rano. Absolutnie nie wydaje się podejrzana ta transakcja. Myślę, że Tadeusz Fighter zawsze miał web do interesów i to dlatego. Niesamowite, po prostu. Niesamowite. Szymon nam przelał 6 euro. Załamaka z Mołdawią winni są Olki i Julek, bo uwierzyli po pierwszej powie i Leszek, bo go nie było na nowówce i chłopaków nie wyhamował. Tak było. Potwierdzamy, Szymon, przepraszamy za to po raz, po raz kolejny, ale faktycznie wtedy, wtedy uwierzyliśmy. I Rafał F nam przelał jeszcze 5 ziko z taką sympatyczną, żółtą jedynką. Michał Minikowski z kolei daje tutaj już do tej aktualnie omawianej aferki, eee, pewien background. Pan Pfeiffer po prostu wychodził do sklepu i żona powiedziała, kup mi coś dobrego. Okazało się, że nie miała na myśli kliniki Krychowiaka. No tak. A pan Pfeiffer wziął i klinikę, klinikę Krychowiaka eee, zarzucił. Piękne. Podobało mi się to. To co? Reprezentacja Polski, czyli tak zwany gniazdo żmi. Myślę, że to oficjalnie powinno też być przydomek reprezentacji Polski. Po prostu gniazdo żmi. Bo Fernando Santos, Fernando Santosem. Fernando, który nie interesował się polską piłką. Fernando, który okazał się no, po prostu bajerantem. Ale to co reprezentanci? Reprezentanci Polski z Mołdawią prowadząc 2-0 do. w ogóle z Mołdawią, powinni po prostu wygrać. Bez względu na to, kto jest trenerem, powinni wygrać. A oni zrobili jeden punkt na, na Mołdawii w tym dwumetrze. To co robili. Fernando Santos, jakby nie zawalił, jakby się nie interesował piłką, no to nie jest jego wina, że Polska przegrywała 0-2 po trzech minutach z Czechami. Kurde, nawet nie wiem, jak to ugryźć, bo generalnie to wyczerpałeś temat tym, że piłkarze, nawet gdyby trenował ich pies Blaża Kamera albo kosmiczny miniaturowy chomik od Mińska, to powinni to dopiąć. To była grupa śmiechu, to była grupa, w której naprawdę wydaje mi się, że niektóre kluby ekstraklasy by spokojnie sobie poradziły. Zwłaszcza, że w dodatku w tej żałosnej grupie, w tej grupie, gdzie Poza Albanią, każdy z zespołów zastanawiał się nad zmianą selekcjonera, każdy z zespołów miał głęboki kryzys. Wyniki ułożyły się tak, że wystarczyło naprawdę tą Mołdawię dwa razy oklepać. Że naprawdę tam nie było jakichś cudów do zrobienia. Tam naprawdę nie było takiej sytuacji, że trzeba było. O, Antek przyszedł też porozmawiać o Mołdawii. Myślisz, że powinniśmy wygrać z Mołdawią? Tak. No, powinniśmy wygrać z Mołdawią. A myślisz, że twoja drużyna powinna wygrać z Mołdawią? Każdy powinien wygrać z Mołdawią. No i, i niestety, i piłkarze wzięli. Nie wygrali. Nie wygrali z Mołdawią, a dwa mecze mieli, dwie próby. Wystarczyło 6 punktów na Mołdawii. No, no kurde. To jak, jak sobie teraz wspominam ten rok, jeśli chodzi o piłkę nożną, no to to jest dramat. Też chcesz o Mołdawii porozmawiać? Nie. Nie. Okay. A coś, co, o czym chciałeś porozmawiać? O niczym. O niczym chciałeś się po prostu pokazać, bo Antek się pokazał. Nie. A co się stało? Okej. Okay. Dobra. <laughs> już fani w Mołdawii nie tylko opuścili, opuścili streama. Eee, no, więc jak to, jak to wspominam, to tym bardziej, tym bardziej boli, bo gdyby jeszcze te wyniki się ułożyły, że faktycznie Czesi oklepali wszystkich, Albańczycy oklepali wszystkich i to z nimi bezpośrednio przegraliśmy ten awans, no to byłbym w stanie to przegryźć jakoś. Z trudem, ale byłbym w stanie to przegryźć. Ale Czesi się kompromitowali tak samo jak my. I nie ma po prostu jakiegokolwiek rozrzeszenia dla, dla piłkarzy reprezentacji polskiej. Dla mnie tak, to, że skreślamy Krychowiaka i musimy do niego wracać, to, że skreślamy Bednarka, jest to wręcz flagowe skreślenie dla nowej kadencji selekcjonera i później musimy do niego wracać. No i yy, co jeszcze jest takie tutaj klucz, A, tydzień z Piotrem Zielińskim. Piotr Zieliński jako kapitan i znowu popełniłem największy możliwy błąd. Uwierzyłem. Od miesięcy apelowałem dać Piotrkowi Zielińskiemu opaskę. Nawet w tych słabszych meczach widać, że Piotrek chce, ale nie może. Nie może. Robert macha łapami, Robert krzyczy, Robert się denerwuje. To nie ma na zgrupowaniu Lewandowskiego, jest to reprezentacja Petra Zielińskiego i też jest dupa zbita. No więc reprezentacja Polski, mistrzostwo świata w rozczarowywaniu. Przykro mi. Tak jak pan Fajdek powiedział, wydarzenie sportowe roku w Polsce wpija do Mołdawii. I to jest wina piłkarza, a nie Fernando Santosa czy PZPN-u. PZPN swoją drogą, Fernando Santos swoją drogą, piłkarze, to wy zgotowaliście polako ten los. I co gorsza, zrobili to nie tylko piłkarsko, ale jeszcze dodatkowo całym swoim jestestwem. Nie poprawiali sytuacji, bo nie było takiej, takiej możliwości, tak naprawdę, żeby się nad nimi litować, biorąc pod uwagę, co odstawiali na, na, na Murawie, ale potem wchodzili do tych stref mieszanych, potem udzielali tych wywiadów i tak naprawdę tylko potęgowali wkurwienie na nich, no bo trudno się nie denerwować w momencie, kiedy słyszysz tego typu przemowy jak te Grzegorza Krychowiaka. jak słyszysz tego typu przemowy jak te Roberta Lewandowskiego jak słuchasz sobie tego wszystkiego co oni mówią również w tych gorących tematach dotyczących ich wizerunku no bo bo afera promiowa w żaden sposób nie została przez nich wiarygodnie wyjaśniona i rozbebeszona No i myślisz sobie kurde nie tylko ból mi sprawia jakich oglądam jak grają ale ból mi też sprawia, jak ich oglądam, jak nie grają. I to jest, to jest duży problem, kiedy jesteś kibicem reprezentacji Polski, bo najchętniej to byś sobie zmienił reprezentację do kibicowania. Ale kurde, to jest futbol narodowy i nie ma takiej możliwości. I zostajesz z nimi i cierpisz, i cierpisz aż do samego końca roku, bo pamiętajmy, że końcówka też była bolesna dla wszystkich fanów reprezentacji Polski. Odszedł najwybitniejszy obok Roberta Lewandowskiego, członek tej mistrzowskiej. Nie bójmy się tego słowa, drużyny, która. Zaliczyła ćwierć Euro 2016 Jakub Kwiatkowski. Na zawsze w naszej pamięci te 120. Ponad 60 zwycięstw. Ponad 60 zwycięstw, tylko 33 porażki. Chyba nie najgorszy bilans. Tak Będzka Kuba. Trzeba powiedzieć, że jednym z najlepszych reprezentantów Polski w mijającym właśnie roku był Jakub Błaszczykowski. Solidny występ z Niemcami. Wszyscy żałowaliśmy, że nie gra dłużej. Jakub Błaszczykowski, posiadacz półkolana zdrowego. A Robert Lewandowski w wywiadzie dla Męczyków i Elevenu, no to się Ono z, z Kubą to się grało, a z tymi młodymi to się nie gra. I rzeczywiście taki obraz, twój reprezentacja Polski. Jednym z lepszych kadrowiczów w mijającym roku był zawodnik, który po trzech tygodniach, trzy tygodnie później zakończył karierę, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat zagrał jakieś 15 minut. Boże święty. Do czego my żeśmy doprowadzili, jeśli chodzi o reprezentację polski? Mhm. Nie bywały. Naprawdę, naprawdę. To są po powrót do czasów smudy. No, niestety, niestety. Eee, zwłaszcza, że kurczę, tak naprawdę, jak sobie patrzę na tamten czas, to nawet w pzp widać pewne punkty wspólne. I to jest chyba, to jest chyba coś, co, co musi martwić, że piłkarze grają źle, tak jak wtedy grali źle. Piłkarze kompromitują się swoimi wypowiedziami poza boiskiem, tak jak kompromitowali się wtedy swoimi wypowiedziami poza boiskiem. A dodatkowo otacza ich jeszcze PZP, który. No, jest jaki jest. Jaki jest, taki jest, ale jest. Nie wiem, czy to nie czas, żeby do nich zresztą przejść. Nie wiem, czy mamy. PZPN już, tak? No, no bo tak patrzę, czy mamy coś takiego jeszcze z małych tematów. No, mamy dużo, dużo małych tematów. To co byś tutaj zarzucił? Eee, to bym na przykład przypomniał. Może. Skoro reprezentacja, to Czesław Michniewicz Warabi. Arabii. Przygoda życia. Przekąska. <noise> Dzisiaj na, na poczet swojego tekstu, yy, który wkrótce pewnie się pokaże na stronie, to znaczy jak go wrzucę, a wrzucę go jak skończymy, a skończymy go nigdy, bo tyle będzie trwał, przygotowałem się z tego jak wygląda Abha Club, czyli miejsce, w którym pracował Czesław Michniewicz swego czasu w tym roku. W Abha Club pozostał Grzegorz Krychowiak. Ja mam dla Ciebie zagadkę. To będzie Uwa. nawet, nawet nietrudna, nietrudna zagadka. Ile meczów nie przegrał w ostatnich sześciu spotkaniach klub Abha Club? Żadnego. W jednym nie przegrał. Zremisował. Korciło mnie. Zremisował z Alhazem. Ostatnią drużyną w tabeli. I to był mecz na dnie. Przedostatnia z ostatnią. I był remis. I jak nawet go strzelił. Ale mam dla Ciebie drugą zagadkę, która jest trudniejsza. Tylko muszę najpierw... Albo nie. Najpierw ją zadam, a potem porachuję. Ile goli na przestrzeni tych sześciu spotkań stracił klub APHA Klub? Można się pomylić o 5. 18. Czekaj, teraz liczę. 14, 17, 18, 25. Aj, kurde! 25 goli. Porażki 0,6 za Lachli, 0,7 za Al-Hilal, 2 do 4 z Domaczem, 2 do 4 z Al-Itihad. To jest właśnie osierocony przez Czesława Michniewicza klub. To mi się podoba, bo Czesław Michniewicz został zwolniony, tak naprawdę, można by rzec w przededniu, Meczu z al itihad bo ten mecz z al itihad się zbliżał wielkimi, wielkimi krokami dla Abchy i niestety dla, dla naszego byłego już selekcjonera, no nie doczekał. Nie doczekał do tego spotkania nasz, nasz selekcjoner. To było zresztą wredne, że go zwolnili w takim, w takim momencie. <coughs> Ale jego następcy też nie radzili sobie najlepiej. I teraz, jak otworzyłem sobie ten mecz z Al-Hilal, przegrany 0 to w rubryczce trener jest puste miejsce na transfermarkcie. To jest tamty zeznałem... wakat. On łączy pracę w Górniku Zabrze z prowadzeniem Al-Hilal. To jest dla mnie dosyć specyficzna sytuacja, bo nie spodziewałem się, że w lidze, która kupiła wszystkie gwiazdy europejskiego futbolu, w lidze, która jest tak napompowana pieniędzmi, jest wakat jako trener. To dla mnie jest dosyć niecodzienna Sytuacja. No, ale tak to wygląda. Ja I... chciałem się odnieść do wyników Abcha Club. Dobra. Narracja pisze się jasna. Zależy, czy lubisz Michniewicza, czy nie. I jak spytasz kibiców Abcha, wszystkich trzech, wiemy, że tam jest fanatyczny, fanatyczny zespół ultrasów, widać to było na tych trybunach i stu kibiców chyba. Pod którym ja sprawdzałem tam frekwencję na Abcha Club, stu kibiców. Trochę podzielonych, jak to, jak to przy takich fanatycznych grupach ultras. Ale jeśli lubisz Michniewicza, to mówisz, no i co? Zwolnili tego Czesława, że przegrywał, a proszę odszedł, a nawet odeszedł. I co się stało z klubem? Traci 25 bramek na przestrzeni sześciu meczów. Ale możesz też powiedzieć, zobaczcie, zobaczcie jak Michniewicz zrujnował ten klub. To on tak go zarżnął. Fizycznie, latem. Na pewno to okres przygotowawczy. Tak. Na początku jeszcze mieli trochę siły, tu już nie mają. Wszystko wina Michniewicza. Po prostu spalił do gołej ziemi i po Michniewiczu już nic nie ma. Był zostawiony samograj i co? I dupa zbita. Tak. Po samograju, który zostawił poprzednik już nie ma ani śladu. Nie no, kurde, niesamowite to jest dla mnie. O, Absolutnie. ale przygoda warabi to też y, wspaniała praca grafika. Ja myślę, że z tego ją też zapamiętamy, przygodę czasowa Michniewicza, bo myślę, że czasach Michniewicz dawno nie widział się w takiej formie. Jeśli Od... zastanawiał... Jak mawia błądzie, wylaszczony, szczupły, energiczny, ten film powitalny z Mazurkiem Dąbrowskiego z, z polską flagą ze wszystkim, myślę, że to był najlepszy moment kadencji Czesława Michniewicza, pierwszy dzień Marcin Smyk i ten film powitalny z Mazurkiem Dąbrowskiego tak. no to było coś to było coś, muszę, muszę przyznać ja chciałem wykonać autosprostowanie, oczywiście nikt nie zauważył pewnie tej pomyłki, ale Czesława Michniewicza zwolniono przed meczem z Al Nasr z Al-Nasr, czyli z Ronaldo i z półką. I właśnie tam y, tam się rozpoczęły problemy, y, bo no, nie Michniewicz miał rozpracowany ten zespół, a Abcha nie. I o ile zremisowali jeszcze 2-2, to potem już było gorzej. Potem już było coraz, coraz gorzej. Ja się jeszcze zastanawiam, czy ten człowiek, który do zdjęcia prezentującego Czesława Miśniewicza w Abcha, czy ten człowiek, który użyczył tułowił do tego zdjęcia, czy w ten sposób zarabia na życie, że tak, jeśli chcesz elegancki tułów do zdjęć, to ja mogę go użyczyć, twarz sobie przykleić, a jakąś do fotomontażu, bo tak tak wykonano Tę grafikę prezentującą Czesława Michniewicza, choć chyba z twarzy też był taki jakiś wyszczuplony, tak, że to chyba sztuczna inteligencja generowała Czasowe Michniewicza. Yy, Ostatnią zagadkę dla Ciebie mam. No I to jest nawet zagadka sam ją znalazłem, ale czat też zadaję. Ile spotkań w charakterze trenera w Abha Club wytrzymał Józef Manaj, czyli następca Czesława Michniewicza. Możesz się pomylić o pół. Nie wiem. 10 spotkań. Józef, Józef Manaj. Zwolniony 18 grudnia. Nie. Średnia jeden punkt na mecz. Pilarz pisze dokładnie, że Abcha takie zwolnienie zastosowała po 10 meczach ze średnią jednego punkta na mecz. Michniewicza zwolni po 9 meczach ze średnią jednego punkta na mecz, więc Abcha stabilnie. To ja też komentarz z czatu. Roncero Miśniewicz odszedł i nagle najgorsze wyniki od lat. Hmm, chyba gdzieś to już widziałem. No właśnie. E, z tym Michniewiczem to daj, dajcie spokój. Ech, no dobrze, Kuba, czas chyba rozpakować ten największy <kuh> pod choinką. PZPN, PZPN się przydarzył. Co? PZP się przydarzył polskiej piłce. PZPN się przydarzył polskiej piłce, to jest w ogóle przepiękny tytuł. Eee. To, tak stopniujmy od rangi zdarzeń, które najbardziej nam się, najbardziej nas poruszyły w jakiś sposób może, co? Może tak. Dobrze. Chronologia osobista. Tylko zdradzę, że w research, który wykonajesz w pliku, zdradzę widzą, że jest tam różne takie hasła wypisane tam po jednej linijce czasem jakiś, Jak jest w Wrocław, to są w dwóch, trzech linikach. PZPN ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć linijek i jest to trochę jak seria Harry'ego Pottera. PZPN i PZPN i alkohol, PZPN i Stasiak, PZPN i prezes i tak dalej, i tak dalej. E, to może, może ty zacznij, co ciebie najbardziej poszło? Wiesz co? No chyba muszę zacząć od grubasa największego. Za Zuzi, Zuzi za... Ziza. Mm. Nie spodziewałem się, że po świątecznym odpoczynku powrócę do rzeczywistości w akompaniamencie tej legendarnej melodii z Nikodema Dyzmy. No, ale tak było. Tak było. PZPN wziął i zabrał na pokład Mirosława Stasiaka, czyli Autora historii drużyny Stasiak Opoczno i autora historii drużyny Stasiak Krzostrowy Świętopilski. Szkoda, I... że to nie jest Stasiak Reprezentacja Polski. Autora historii drużyny Stasiak Gomunica. Łączy te trzy kluby nazwa Stasiak, osoba Mirosława Stasiaka i Uczestnictwo w procederze korupcyjnym na blogu piłkarska.mafia.pl Trochę się... jak tak życiorys bałkańskiego pułkownika to zabrzmiało, Kuba. <noise> co łączy te trzy kluby poza nazwą są Mirosława Stasiaka i tu ty, 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 duże liczby ustawionych spotkań. Ale wiesz co, tu już futbolowi bogowie bawili się życiem, bawili się skojarzeniami, bo raz, że wyciągamy Mirosława Stasiaka z niebytu, człowieka skazanego na korupcję, którego wyrok wciąż obowiązuje. Oczywiście jest to osoba, która e, imprezuje przy czymś, z, jak wskazuje filmik z Cezarem Kuleszą, ale z akurat tym, tą melodią, prawda, to docenia najbardziej, że tą melodią, która stała się dzięki temu no, hymnem roku polskiej piłki jest za Zuz Zuza z kariery Nikodema Dyzmy. No to już jest takie, wiesz, takie nawiązania meta, takie sztos, Sztoz, Jeśli chodzi o pracę futbolowych bogów, to uważam, że wykorzystanie piosenki Zazuz i Zuza jest ich największym osiągnięciem roku. Jeśli chodzi o absurdy, nawiązania, skojarzenia, żarty. Ja pierdykam. Jak sobie myślę o tym, tym się normalnie odechciała rozmawiać, o tym PZP. ie kurczę, już zdążyłem nawet zapomnieć, że to jest tak obrzydliwe na poziomie czystoludzkim, żeby zatrudniać gość, znaczy zatrudniać, przepraszam, już za daleko zagropowałem. ale żeby brać do, na, taką, na takiego rodzaju imprezę, gdzie są ludzie, no, którzy nie są przypadkowi, tak bym to określił, jeśli chodzi o polski Związki Piłki Nożnej, człowieka, który takie rzeczy zrobił ceramikę opoczną. Za każdym razem, jak, jak to o tym wspominasz, o tym za za o tym, co, co Mirosław Stasiak w Kiszyniowie robił, o tym wywiadzie, którego udzielił e, portalowi Cioną po Oczach, e, bo pamiętajmy, że doszło do rozmowy Pawła Jeźwiaka, prezesa FN, Łukasza Ciony. Przyjaciół polskiej piłki z Łukaszem Cioną w Kiszyniowie. To jest materiał na YouTubie, który jest jednym z moich ulubionych. Zaraz obok sceny naprawienia Mustanga przez Sylwestra Stalona. To sobie przypominam tego trenera z Opoczna, z którym mieliśmy przyjemność porozmawiać, tak. który po prostu wyglądał, jakby miał zaraz wypluć serce, jak słyszał o tym, że Stasiak znów na salonach. Aha. Bo on doskonale pamiętał to wszystko, co Stasiak robił w Opocznie i to jak kradł marzenia de facto. I to nie tylko marzenia rywali, którym od których kupował mecz, ale też marzenia tych ludzi, którzy mu zaufali w Opocznie, a doprowadził do tego, do czego doprowadził. Łamał kluby, łamał życiorysy, nie miał jakiegokolwiek szacunku do, do podmiotów w polskiej piłce i teraz jest zapraszany jako gość na salony. No to było po prostu yy, nie ma takiego słowa. Jeszcze wiesz, jeszcze te zdjęcia jako przyjaciel polskiej piłki, to chyba też się no, ukazało, trzeba powiedzieć, no, nacioną po oczach, tak? Ten reportaż z Mołdawii. Tak. Gdzie są przyjaciele polskiej piłki, czyli pan Stasiak i później obok jest inny przyjaciel polskiej piłki, pan prezes Fenu, pan Jóźwiak. No to naprawdę, z takimi przyjaciółmi, to jak można zbłądzić? No, i tak sobie myślę, że wspominając tamtą całą eskapadę, to no kurde, trudno było przykryć wyczyny piłkarzy, ale jednak rozmawialiśmy głównie o tym, co się, co się, co się tam wydarzyło. Przypomina fan widoku z okna Michała Pola. Nie zapomnę, jak Paweł Jóźwiak sprawdzał migdałki swojej narzeczonej metodą leptyczną. Tak? To też się, też się wydarzyło. No i dalej jest, jest zachęta ze strony widzów do dalszej zabawy w Harry'ego Petera, Ziutek, PZPN i Więzień Kiszyniowa, Jetimen29, PZP i czara wylewnych oświadczeń. No, tak, tak, to, tak to wyglądało. Eee, niestety. Jeśli chodzi o PZPN w tamtym, w tamtym okresie, i gdybym ja miał w coś ten, coś wybrać, bo tak, PZPN i Stasia, PZPN i prezes Fen, chyba, chyba bym wybrał mimo wszystko to, w jaki sposób PZPN zarządzał kryzysami, które się wydarzyły. Bo de facto, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysami, to tutaj mieliśmy najpełniej pokazane, jak bardzo nieprofesjonalną organizacją stał się PZPN. O zarządzanie kryzysem związanym z tym, że jeden z dziennikarzy żartuje z alkoholu, przedsądowe wezwanie. Tak, trzeba żelaznego do ciupy, to przytnie mordę. Nie mamy już Fernando Santosa, który był dyrektorem do spraw zamykania MORD, więc teraz musimy zamykać mordy pozwami albo przedsądowymi wezwaniami do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Tak samo ze sponsorami. Jest afera. O, słuchajcie, wiecie co, to jeden ze sponsorów. Sponsorzy, co, 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 co? Ej, ej, nie rozpędziliście się? Zwalacie na nas winę? No, jeden ze sponsorów, ale nie Orlen, i nie STS, i nie Impost. I nie ten następny sponsor. No to który? Chodzi o firmę Inszury. Chodzi o firmę Inszury. Firma Inszury. Firma Inszury to ona jest wszystkiego. Ja, Cezary Klesza nie wiedziałem. Tak, nie wiedziałem o aferze Premowej i wszystkich innych rzeczach. Tak samo nie wiedziałem o tym, jak to wygląda. Ofiarowanie władzy w PZPN sponsorom. Tak, powołamy radę sponsorów, żeby rada sponsorów decydowała, czy może Mirosław Stasiak jak lecić, czy nie. No, odpowiedzi na kryzysy PZPN-u to było coś, coś niesamowitego. Jakbyś strzelił sobie w stopę, ojej, co mam zrobić? Może strzelę sobie w drugą, a potem w kolano. Tak. tak zarządzał kryzysem PZPN. No, no nie, da się, nie da się gorzej, Fernando przy PZPN za każdym razem miał tę umiejętność gaszenia pożaru, bo wiesz, to powiedzenie o gaszeniu pożaru benzyną jest o tyle uprawnione, że możesz pomylić ciecz. Takie że się zdarzają, jest wiadro, chcesz szybko czymś chlusnąć, a tam jest coś innego. Tymczasem PZPN gasił pożar petardami, gasił pożar, granatami albo nawet granatnikami, które wcześniej odbezpieczał w mało bezpieczny sposób. Tak, tak, tak na przykład wygląda sprawa Piotra Żelaznego. Nie było żadnej sprawy. Nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nie rozmawiał. Zero informacji, nikt nie miał, naprawdę, nie był to jakiś duży zasięg tweeta czy tej wypowiedzi gdzieś tam na playerze. No nie miało to żadnego znaczenia. Tymczasem no, PZPN sam sprawił, że to urosło do, do tak naprawdę ogólnopolskiego tematu. Wykraczającego poza środowisko. <Ky> Ta oba, yy, Coś wspaniałego. Kurde. Niesamowite. Yy, bo przecież podobnie było z, z, z gaszeniem pożaru tak naprawdę dotyczącego afery premiowej, dotyczącego filmu z yy, Antonim Fiarczykiem mhm. na wstępie. No kurde, zwalnianie jakiegoś gościa archiwisty, montażysty. No dramat. No, ja nie, nie rozumiem w ogóle dlaczego. Jak? Kryzys związany z Jakubem Kwiatkowskim. No kurczę, to może mu nie wypłaćmy całej odprawy, bo nas zdenerwował. A potem Cezary Kulesza w przeglądzie sportowym przekonujący, że już patera, już była grawerowana patera, ale żeśmy nie zdążyli wręczyć. No, zarządzanie kryzysem w wykonaniu PZPN-u to, to coś, co chyba jest takim najbardziej charakterystycznym motywem 2023 roku, jeśli chodzi o polską piłkę. Bo pozostałe kwestie tak jakoś się przewijały, wchodziły na scenę jak Fernando Santos, wchodziły na scenę, zostawiały na niej kukłę, schodziły, potem zabierały ze sobą nawet tę kukłę. Rzeczy, które się działy, nie wiem, w Lechu, w Śląsku, były tam jakieś takie sinusoidy, były jakieś wzloty, upadki, motor lubimy tak samo. Natomiast tutaj PZPN konsekwentnie od pierwszych dni 2023 roku do ostatnich dni 2023 roku cały czas miał kryzysy i gasił je w sposób, który tylko potęgował te kryzysy. Yy, I to jest coś, co chyba nie, nie, nie wymieniłbym miesiąca, kiedy PZPN nie był uwikłany w jakąś aferę, w którą sam jeszcze dodatkowo podkręcił, sam jeszcze dodatkowo ją yy, rozdmuchał, tak naprawdę de facto. Wiesz co trochę zapomniane, ale bardzo yy, chciałbym to docenić, to Ty zauważyłeś w jednym z tych odcinków naszych, jak yy, sponsorzy postanowili ratować polski futbol. No, no. in post. Widzicie, wszyscy chcą stworzyć radę, działać razem z PZPN-em, czyli generalnie są, chcą działać sami, wymyślić tą polską plikę, bo pzpn już nie jest żadnym partnerem do współpracy. Także to było piękny już poziom takiego no, rozczarowania PZPN-em. Jak już sponsorzy mówią, w sumie PZPN nie jest dla nas żadnym partnerem, ale możemy sobie sami siedzieć tam. Ja usiądę z prezesem Tarczyńskiego i my wymyślimy, jak tę te, jak te młodzież szkolić. I Wszyscy, to jest trochę populistyczne, oczywiście, że Rada Sponsorów teraz będzie coś tworzyć, ale w taki to trafiał wówczas moment, że to miało sens. Reklamy wokół reprezentacji, które szydzą z reprezentacji Polski, to jest obecny obraz kadry i PZPN-u. Wstyd jest trochę reklamować się przy kadrze i wstyd jest trochę współpracować z PZPN-em. Dlatego reklamy otwarcie z tego szydzą. Hmm. Nie, no to jest, to jest coś niebywałego, jak, jak bardzo wyrżnął głową od Noo PZPN, jeśli chodzi o, o wizerunek, a to, 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 o czym wspomniałeś, to też e, pułapka, którą sam Cezary Kulesza na siebie zastawił, bo, bo on w taki sposób gasił ten kryzys, powiedział, że teraz będzie się wsłuchiła w głos sponsorów i tak naprawdę chyba tylko zapracowaniu e, osób numer jeden w polskiej e, piłce, jeśli chodzi o sponsoring, e, tylko temu, że Rafał Brzoska i, i Mateusz Juroszek są zajętymi ludźmi e, i nie, nie, nie zawsze mają czas, to tylko temu PZPN zawdzięcza, że oni mu się nie wtrącają, wtrącają w bieżącą robotę, bo, bo mogliby, bo nawet sam Cezary Kulesza ich do tego zaprosił. Więc więc naprawdę to było, to było coś niesamowitego. Szytą w PZPNie za bardzo wzięli sobie do serca powiedzenie celebrytów, że nieważne co o nas mówią, ważne by mówili. PZPN na swojej głupocie wykręca niesamowite Liczby. No, da się to zestawić tylko z Radomiakiem, który, zwalniając trenera, zarobił niebotyczne pieniądze w ekwiwalencie RKM, bo wszyscy pisali o Radomiaku. Mhm. Szkoda, szkoda, że ten PZP tak wygląda, bo w momentach, kiedy się kiedy piłkarze grają tak, jak grają, wypowiadają się tak, jak wypowiadają, wygląda to wszystko tak, jak wygląda, to jakby chociaż PZP jakoś im trochę pomagał, rzucił pomocną dłoń, nagrał jakiś fajny film, nauczy nas piłka. To może by było inaczej, ale PZPN jest tak naprawdę jeszcze poziom niżej niż ci wszyscy, którzy kompromitują nas, kompromitują kibiców reprezentacji Polski. Ja chciałbym, żeby PZPN zrzucił na łączy nas piłka filmik z operacji Pustynna Butla. <grym> <grym> tak, to by było ocieplenie stosunków. To jest w ogóle taki piękny, kurcze, takie ukoronowanie. Tak, jakby piłkarcy futbolowi bogowie siedli, kurde. To był dobry rok. Naprawdę dużo daliśmy ciekawego do pieca. A pamiętacie futbolowi bogowym, jak Raczkowski tańczył nasypany zorbę na plaży w Atenach? Ale żeśmy moglibyśmy coś odwalić na sam koniec. Może sprawmy, by wyszło na jaw, jak szmuglowano wódę do Kataru. To jest temat, który możemy się zająć na finiszu roku. Najświeższy, szeroki, ale udowadniający, że nawet jeśli PZPN założymy, że to jest instytucja, która jest dość nieudaczna, nieudolna. To ma swoje wielkie momenty, kiedy trzeba przemycić wielkie ilości alkoholu, bo tak to określił Tomasz. Wielkie Kuba, mówmy jak było. Wielkie ilości upominków na dni polskie w Doha, z których nie ma zdjęć. Tak. Dni polskie w Doha to jest. Z których nie ma zdjęć. Chciałbym, żeby to było używane tak jak Jarosław przybył z Kluczborka. Polskie dni w Doha, z których nie ma zdjęć. Tak. Polskie Dni W Doha, z których nie ma zdjęć, to impreza cykliczna, odbywająca się zawsze, kiedy w Katarze są Mistrzostwa Świata i przyjeżdża PZPN. Mhm. E, czyli w sumie nie do końca cykliczna, ale jest. E, to, co mi się podoba, to że de facto. E, kurczę, trochę dzisiaj nadużywam tego słowa. To, że bazując na faktach, wszyscy potwierdzają, że taka sytuacja miała miejsce. PZPN potwierdza, tak, tak, współpracowaliśmy przy organizacji Polskich Dni W Doha, z których nie ma zdjęć. Ministerstwo? Tak, organizowaliśmy takie Polskie Dni W Doha, z których nie ma zdjęć. Były puminki VIP. Tak, były tam spożywcze też kwestie. Tak, był alkohol. Alkohol po prostu był. Była woda. gin, Brandy. Tonik. Inne. Whisky. Kurakao. Inne, inne tego, tego typu sprawy. Wszyscy to potwierdzają i tylko Tomaszewu Wodarczykowi z meczyków zawdzięczamy te barwne opisy, jak to wyglądało. Tak. Sezam. Kluczyk. Władca wody i piwa. I wina. Upominków na dni polskie w Doha, z których nie ma zdjęć. Żadnej wody nie było. Były upominki na polskie dni w Doha, z których nie ma zdjęć. Przepraszam Kuba, że musiałem poprawić, ale żeby nie było wątpliwości. Tak. Gargantyczne ilości upominków. Yy, ilości upominków, których się nie da przejeść, ani przepić. Upominki na polskie dni w Doha, z których nie ma zdjęć. Upominki rozlewane pod stołem. Pamiętajmy też o tym, że nie ma to jak wypromować się w Katarze w wodowi i wieprzowiną. <laughs> Bo to dobry pomysł. <laughs> nie, no ja widzę tych Katarczyków. O, i wieprzowina! No to idziemy. Helena, dawaj. Będzie woda i wieprzowina. Możemy za to tylko trafić do więzienia. Do piekła! Do piekła, to gorsze. A właśnie, możemy trafić do piekła albo co gorsza, do więzienia. Ej. Ja nie wiem po co w ogóle nazwa jakieś polskie dni w Doha czy tam Poland Taste Goods. Proste hasło tych dni. Woda i wieprzowina. Taki festyn. I te, taki wielki afisz. Słuchajcie, tutaj mamy dni wody i wieprzowiny, z których nie ma zdjęć. Zapraszamy, bo serwujemy tutaj owoce morza. Eee, żarcik, serwujemy wodę i wieprzowinę, bo to właśnie wszyscy lubią. Ja pierdykam. Niesamowite. O! <laughs> spierdół dotyczący PZPN-u. Mhm. Siedzenie bez niczego. No, no siedzenie bez niczego to już jest e, klasyk. Myślę, że też pan Tomasz Kozłowski, który miał dać nową jakość, przychodził jako ten e, gość, który ma to posprzątać i, i zmienić poziom komunikacji w PZPN-ie. Nie zmieniło się zupełnie nic. Pani Aleksandra Rosiak, jak zauważył Kuba Białek ostatnio, zaczyna wyglądać na osobę, która wykonywała całkiem niezłą robotę. Ściała cicho, no. Jak zabierasz głos i jesteś aktywny, no to, no to co? To to firmujesz, tak? Pani Rosiak wyszła z tego bardzo dobrze, uważam. Prawda. Zdecydowanie. Ech. Tyle o PZP nie? Chyba tak, chyba tak. I wydaje mi się, że jeszcze takie rozmaitości, jakbyśmy przejrzeli po prostu, co nam się no, nie zmieściło do programu. Tak mi się wydaje. Co myślisz Dobrze. Kuba? Czy to się szczegółujemy osobno? Jestem za. Natomiast drodzy widzowie, jeśli jesteście nieusatysfakcjonowani tym, jak mówiliśmy PZPN, to cały czas niezmiennie zachęcamy do ostatniego tak. odcinka programu Tetrycy. No bo siłą rzeczy musieliśmy dosyć sporo opowiedzieć o tym, co, mhm. się, co się w nie działo. Więc jeśli czujecie delikatny niedosyt, na przykład, no to operacja Pustyna Butla została przez nas odpisana. Z kronikarską dociekliwością, Tak bym to określił. Jestem naprawdę zadowolony z tego, w jaki sposób żeśmy do tego siedli, bo wszystko dokładnie zreferowaliśmy. To znaczy, przeczytaliśmy słowo w słowo, co napisał Tomasz Wodarczyk na meczykach.pl, a że to artykuł bardzo dobry, to mogę też, też to z całego serca polecić. Marcin Smyk przypomina, czy była czyjaś stara na kwadracie Ubilika? Ale to był rok, bo naprawdę takie rzeczy umykają. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w jakimś innym kraju to byłby taki skandal, który w podsumowaniu roku afer byłby gdzieś w czołówce, a u nas nie zmieścił się do pierwszej siedemdziesiątki ósemki. No właśnie widzę, że ten, że podrzuca jeszcze fan widoku z okna Michała Pola. Szymon Marciniak kontra nigdy więcej z gościnnym udziałem i Mencena. Ojejku. Tak, była, były, takie, były takie rzeczy, były takie rzeczy faktycznie. Natomiast z tych, które sobie wypisaliśmy... To ja bym chyba mógł ewentualnie poruszyć. O, Paris Platynów! Nie, nie, nie. Musimy jeszcze osobno jedno na pewno omówić. Legia Warszawa i wydarzenia Walkman. A, tak. To duża <coughs> sprawa, żeby nie... naprawdę, myślę, że byśmy skrzywdzili tutaj Legia Warszawa, gdybyśmy tego nie poruszyli. Tak, niestety to, to zdarzenie, które, które miało miejsce i które tak naprawdę trwa i które się przedłuży na 2024 rok. To, co mnie cieszy, to, że jest taki delikatny happy end, w postaci tego, że Alkmar zwyczajnie niech wrzeg w swoich krajowych rozgrywkach, bo z Ligi Konferencji tak. zostało wyeliminowane przez Legię Warszawa. W bezpośrednim starciu, w bezpośrednim meczu, z udowodnieniem prymatu Legii Warszawa, na meczu, na którym nikt nie bił nikogo z Alkmar. na meczu, na którym była super oprawa, na którym kibice gorąco dopingowali, na którym była super pirotechnika, tak. wszystko mi się bardzo podobało to była ostateczna e, ostateczne wbicie gwoździa w ten całą narrację Holendrów dotyczących tego co jest e, godne europejskich pucharów a co nie jest bo ile mecz Legii Warszawa z Alkmar w Warszawie był widowiskiem na miarę europejskich pucharów o tyle ten pierwszy zwyczajnie nie był bo był organizacyjnym skandalem absolutnie e, kara dla Alkmar w ogóle nie wiem czy to śledziłeś 40 tysięcy euro jeszcze się odwołali skandal nie skandal nie, bierają, nie? Arogancja, zero dostrzegania winy u siebie. A UEFA, jak to UEFA? Oczywiście zawierza tym, co są bardziej na zachód. Jestem w ogóle w stanie sobie to wyobrazić, że zbiera się ciało dyscyplinarne UEFA i tak, no dobra, słuchajcie, wprowadźcie nam tutaj wszystkie dowody, jakie posiadamy. No i tam takie opasłe teczki. Legia podrzuca te filmiki. Tu jakiś dysk twardy, gdzie jest nagrane 115 gigabajtów tego, jak była traktowana delegacja Legii Warszawa-Walkmar. I pan decydent, dobrze? okej, okay, słuchajcie, widzę te wszystkie dowody. To teraz jeszcze tutaj na tej mapie pokażcie mi, gdzie leży Alkmar. Tu. Gdzie leży Warszawa? Tu. Okej, okay, biorę teraz mój kompas i sprawdzam, co jest bardziej na zachód. Alkmar jest bardziej na zachód. Okej, okay, także Legi zamykamy stadion po wsze czasy, a Alkmar zabierzemy Batonika. I to są nasze decyzje. One są nieodwołalne. Zapraszam na następne zebranie naszego ciała dyscyplinarnego. Pięknie, bardzo się cieszę, że ujawniłeś istnienie tego kompasu. Patrzysz, który klub jest bardziej na zachód, i podejmujesz decyzję w jego kierunku. Proste. Po co tu się zastanawiać, analizować fakty, zdarzenia. Jeszcze jakieś monitoringi, kamery. Po co jaki jest Atlas? Tak. Słuchajcie, nie ma co rozkminiać. Alkmaar jest na zachodzie. Warszawa jest na wschodzie. Co, co, co tu jeszcze dodawać? Co tu jeszcze dodawać? Alkmar, symboliczna kara finansowa, a Legię to do piachu najlepiej. Pięć meczów bez kibiców. Oczywiście tutaj trochę hiperbolizuję, bo legioniści dostali karę, która wydaje się być bardzo wysoka, ale jest połączona z tym, co się wydarzyło w Birmingham. A łącząc te, dwie, te dwa wyjazdy i dodając do tego jeszcze pirotechnikę na meczach domowych, nic dziwnego, że kara jest dość surowa. Znaczy jest to kara oczywiście z mojej perspektywy, z, mojej, z mojego punktu widzenia zbyt sroga, zwłaszcza w porównaniu do kar, które otrzymują kluby z Europy Zachodniej. Natomiast mimo wszystko tutaj UEFA bardziej e, wiarygodnie może się wybronić, niż pytana o to, dlaczego 40 tysięcy za oklepanie prezesa zespołu przyjezdnego. Kuba, Lukben przypomina sprawę Kevina Komara. <laughs> no, no Kevin Komar też był. Ciekawe, kiedy powróci do... Do formy. Był, do był Kevin Komar i te różne wersje wydarzeń. ten reportaż, chyba Kamila Warzochy i Kuby Białka, tak? Tak mi się wydaje. Z, I z tym rks -m -m -hudo, że w sumie to Wisła Kraków. Tam był szalik RKS-u Wszedł do mainstreamu dzięki temu, do ważnych spraw, którymi żyła cała piłkarska Polska. Pamiętajmy, był nowy Wiśnicz, stary Wiśnicz, mhm. Wiśnicz mały, Wiśnicz niewielki, Wiśnicz, Wiśnicz dolny. Krakowy. Wyśnicz Górny, Wiśniczowo. To są wszystko miejscowości, w których Kevin Komar bił ludzi. Albo był bity. Było takie wydarzenie, i podobało mi się, jak to był tak naprawdę, wiesz, taka, e, taki esej o prawdzie, o docieraniu do niej. tak, Że ktoś miał jakąś swoją wersję wydarzeń, ktoś inną. Ten kolega głównego poszkodowanego z reportażu Kuby Białka, że. No, nie do końca dawałeś wiarę jego wytłumaczeniom, że tam tylko stał czy coś. Że... Podszedłem i zapytałem, o tak, co ci chodzi? Tak, na pewno tak zapytał, dokładnie tak. Z takich rzeczy, które jeszcze patrzę, e, które mieliśmy. E, A czekaj, bo e, jest na... jeden ważny aspekt. Trzeba tak? pamiętać, że ten rok był naprawdę długi. Pamiętajmy, tak. że dla Kevina Komara rok, który zakończył się kontuzją poprzez uszkodzenie kciuka w trakcie szamotaniny w jednym z wiśniczów, to ten rok, znaczy ten sezon tak naprawdę e, rozpoczął się od awansu do ekstraklasy za sprawą meczu, w którym zaliczył dwie asysty. Dokładnie tak. Barak Bez odbrokarza, puszczenie pomice. W starciu właśnie z Wisłą Kraków. To jest wszystko tak niesamowite, że gdyby to miała być historia książkowa, to byłaby zbyt tania, zbyt e, e, efektowne byłyby te zwroty akcji, które się w niej znalazły. Aha. Tutaj jest też e, przypomnienie... O korupcji w zachodniopomorskim. Jaś mi się wydaje, czy to na pewno jest ten rok? O kurde, korupcja w, w ZZP. Nie wiem, na pewno była, ale kiedy to nie ma co wnikać w takich rzeczy yy, ciekawych, no to gościnna policja na Legii i mać gwiazd w tychach, prawda? To też było coś wyjątkowego. No. A, nie, yeah. korupcja w zachodniopomorskim, listopad 22, z tego co widzę. A, widzisz, to tutaj jednak stare sprawy, ale. Mecz w Tychach, mecz gwiazd, mecz tej firmy, której już nie pamiętam jak się nazywa, ale jest zarejestrowana w jakimś domu, gdzie nic nie ma. Tak. Mnie strasznie generalnie boli, że jeśli chodzi o zachowanie wobec kibiców Lecha na stadionie Legii Warszawa, to że żadnych konsekwencji tutaj raczej nie będzie podejrzewam. I że w rundzie rewanżowej nadal będą takie traktowania kibiców na wyjazdach. I to jest, to jest dla mnie bolesne, ale cieszę się, że to odnotowaliście, znaczy, że ty to odnotowałeś że czat to odnotował, bo w podsumowaniu 2023, bez wątpienia, powinno się to znaleźć. Tak. Eee... Na pewno odejście Mateusza Drużdża, tudzież rozstanie z Mateuszem Drużdżem, spadek Wisły Płock, no to też było, było duże wydarzenie, prawda? Natomiast ono pęczniało przez dość długi czas. Tak. Widzę, że masz też jeszcze Galcze wynotowanego, no ale Galcze jest dopiero galca. co dosyć szczegółowo mówiliśmy w podsumowaniu eksterkasy. Tak. Co, e... Chciałem jedno jeszcze opowiedzieć, bo to na pewno umknęło, a uważam, że jest taką małą perełką. Andrzej Grajewski, który wychynął z niebytu i został zatchyła w programie, w jakimś magazynie Gold24. Gold24 postanowił zaprosić Andrzeja Grajewskiego, żeby porozmawiać z nim o piłce. Doświadczony działacz, który kiedyś słynął z kontaktów i miał naprawdę duże kontakty w latach 90., postanowił przypomnieć, że nikt nie ma takich kontaktów i insiderskich informacji jak on. Jan Krajewski powiedział, że Czesław Migniewicz to jest blisko objęcia reprezentacji Chile. I Czesław Migniewicz już się uczy, już się uczy języka chilejskiego i języka i tamtych e, wszystkich plemion, które zamieszkują. Niestety problem polega na tym, że te rzeczy, które się sprawdzały w latach 90., na przykład wymyślenie informacji. Dziś taka wymyślona informacja może zostać zweryfikowana, i polscy dziennikarze z, y, dodzwonili się do czylijskich dziennikarzy i oni powiedzieli: Co? Nie ma takiej opcji. Nie ma w ogóle żadnego tematu, żebyśmy zmieniali trenera. A co dopiero na jakiegoś Michniewicza? Dziękuję bardzo. Kto to wymyślił? Do widzenia. No, ale nie, 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 Andrzej w 2023 roku no, skończyła się średnio. Triumfalne wejście to było. Krótkie, ale triumfalne, jeśli chodzi o Andrzeja Grewskiego, Faktycznie z takich rzeczy, które, które są tego pokroju, to mnie się jeszcze, jeszcze podoba to, co też ty wynotowałeś. Gutkowski, jako mistrz oh. dyplomacji, który z płotu zarzuca na prezydenta przyśpiewki. Kurde, to miał swój klimat, to miał swój klimat. Naprawdę dobrze jest. poobrażać lokalnych polityków, będąc piłkarzem na płocie. Sam chciałbym być piłkarzem na płocie i poobrażać polityków. Mm -hmm. No i tak jak wcześniej mówiłeś, Parys Platynow, którego też przywitaliśmy w Uniwersum Polskiej Piłki, ponieważ Adam Majewski puścił swoim piłkarzom przed którymś meczem przemowę. Walimy ich na, Walimy ich do zera. Kozłowski, dwuja, siadaj. Yeah. I to puszczał Adam Majewski, piłkarzom Stalin. Serdecznie witamy Parysa Platynowa. Parys chyba do dziś ma na Twitterze. Nawiązanie do tego właśnie wpisu. Piękne to było. trener przygotowania mentalnego. Parys Platynow. A w ogóle z Parysa jeszcze teraz ostatnio to, co, to, co mega mi się podoba. Zresztą wrzucałem to, to na naszą grupę, ale, ale widzowie o tym nie wiedzą, więc, więc o tym powiem. Pewnie część kojarzy ten filmik. Eee, Parys Platynow, który mówi o zarabianiu szekli. Jedziemy zarobić talary! szekle, monety i Parysla, który w ten sposób zachęca, stał się trochę, trochę memem, widziałem na Instagramie, gdzie jakieś konto, które wrzuca memy z gastronomii, mówiło, że tak wygląda menedżer sali, zachęcający pracowników do wytrwałej pracy w sobotni weekend. Jedziemy zarobić szekle, talary. Wrzuciłem to na naszą grupę, że podobnie ja będę motywował, jak będziemy jechać, robić kolejny odcinek w drodze. I jedziemy zarobić szekle, talary, monety i bardzo ten, ten by mi się podobał. Jeśli nie widzieliście, to sobie wpiszcie parę z platynów. Jedziemy zarobić. Na pewno mhm. na pewno was to <śmiech> <śmiech> zachwyci, bo nie wierzę, żeby ktoś się nie zachwycił panem platynowym. Co Kuba? Chyba tyle. Mam wrażenie, że <laughs> omówiliśmy to bardziej z niż rok temu. Tak, bez wątpienia, chociaż wydaje mi się, że też mogło być trochę więcej tych afer yy, niż, niż rok temu. Mhm. Yy, na pewno yy, daliśmy trochę spokój tym najbardziej aktualnym, bo trzeba pamiętać, że jeszcze Górnik Zabrze się przydarzył i to wszystko, o. w górniku Zabrze... Górnik Zabrze jak najbardziej, tylko o Górniku ostatnio mówiliśmy tak dużo i często, że szkoda byłoby się powtarzać, ale tak, Górnik Zabrze, przypomnijmy, psy srają na boiskach Akademii. Boty komentują pozytywnie wpisy o górniku Zadrze i tym podobne rzeczy. Także tak wspominamy w podsumowaniu, ale tak ostatnio bardzo dużo o górniku, bo w programach. Podpowiada jeszcze Artur Kowalczyk o Jakubie Rzeźniczaku, ale tutaj no bez przesady. Zostańmy jednak przy piłce nożnej bardziej niż przy no obyczajowych kwestiach, tak najdelikatniej to ujmując. Zaniechaliśmy w pewnym momencie wystawiania tych not. A to był błąd, bo PZPN to jest na pewno 10 kuleszów w skali kuleszy. Tak. PZPN wygrywa 10 kuleszów. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na 10 kuleszów. Musimy być gotowi, bo jeśli nie PZPN w tym roku, to kto i kiedy? Kto hmm. i kiedy wykręci tak niespotykany wynik? Klasyfikacja. Wszok w Familiadzie zamyka klasyfikację. Dalej mamy Lechie Gdańsk. Potem Exequo. Śląsk, motor i wielki zwycięzca roku 2023. Ja mam, chyba w zeszłym roku żeśmy robili te tego wszołka i familiarne, co? Tak, też tak sobie pomyślałem, że to podsumowanie jest tak długie, że powinniśmy zrobić podsumowanie tego podsumowania. Jakieś takie krótkie, kilkugodzinne. No. Głowa bez jeźdźcy. Mam wrażenie, że omówiliście jeden miesiąc <laughs> Tak, dużo się działo w polskiej piłce. Ale to chyba tyle. Tak. Powoli zaczyna rzeczywistość nas atakować z każdej możliwej strony. Siema, młody. Więc będziemy zbliżać się do końca, zwłaszcza, że jeszcze muszę, kurde, wrzucić tekst dzisiejszy, środowy i zjeść śniadanie, bo jest już 12.12. .12. Więc zbliżamy się do pożegnania już? Chyba tak. Także dziękujemy Wam, wszystkim, którzy zajrzeli do nas choć na chwilę, a najbardziej oczywiście uchylamy kapelusza tym, którym się chciało spędzić cały przydługi środowy poranek Razem z nami dziękujemy partnerowi kanału, czyli firmie SuperBet. Promocja na dziś to jest super przewaga. Pamiętajcie, że hazard wiąże się z ryzykiem. Jest to promocja dla osób pełnoletnich. Kto chce, zapraszamy do subskrypcji kanału Golter. Potwierdzam to wszystko. <laughs> e, widzimy się w piątek o 10.00. Będzie program Tytrycy e, i na razie tyle, choć jeszcze nie wykluczone, że będziemy się raz widzieć w tym roku. Ale nie zapeszam, bo nigdy nie wiadomo, co ten zbrodniarz nam wywinie za numer. Chociaż tyle już razem mówiłem, że w grudniu się wyrobimy. A może się wyrobimy ale w grudniu? Właśnie nie wyrobimy, tak patrzę. Ach, kurde, ale w czwartek nagrywamy normalnie. Może się wyrobimy. A może się nie wyrobimy, no zobaczymy. Eee, w każdym razie dzięki wielkie za dzisiaj. Eee, kurde, 4 godziny prawie trwa live. No. Bardzo długo. Tak, dziękujemy Wam, że byliście z nami ten cały rok. Serdecznie nam miło. To jest Wasz program. My tak też jest. jest e, dziękuję nam. Mateuszowi, który też, też wytrzymał ten, ten cały czas. Dziękuję naszym rodzinom, e, że tak. wytrzymały z nami ten cały rok i ten czas i ten dzisiejszy live, który trwał 100 lat. I co? Do zobaczenia w piątek. E, trzymajcie się. Dzisiaj jeszcze tekst ode mnie. Zaraz pewnie go zacznę wrzucać. Więc będzie na 13. Coś jeszcze? Wszystko. To ja Tobie też jeszcze dziękuję, że 4 godziny słuchałeś mojego kaszlu i żyjesz. A. I się nie zaraziłeś. Również dzięki Kuba, bo kawa mi pomogła. Naprawdę. <kuh> Dobra, to dozo. Trzymajcie się, Siemano. Cześć.